Witajcie z tej strony, Michał Leszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Słuchacie specjalnej prezentacji trzech odcinków Spoiler Mastera poświęconych trylogii Ojca Chrzestnego w reżyserii Francisza Forda Copoli. Za chwilę usłyszycie odcinki Spoiler Mastera poświęcone Ojcu Chrzestnemu, Ojcu Chrzestnemu 2 i Ojcu Chrzestnemu 3. Te trzy odcinki zostały nagrane oddzielnie, ale ze względu na duże zainteresowanie całą trylogią. Odcinków i oczywiście trylogię Copoli, na prośbę kilkorga słuchaczy, postanowiłem połączyć je w jeden super plik. Treść odcinków nie została w żaden sposób przemontowana ani zmieniona. Ten odcinek to po prostu super montaż trzech odcinków Spoiler Mastera. Mam nadzieję, że dzięki temu połączeniu jeszcze więcej osób posłucha o trylogii Copoli i jeszcze więcej osób odkryje Spoiler Mastera. Dobrego słuchania! Witajcie. Z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego i serdecznie zapraszam was na kolejny odcinek podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeśli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości utrzymywanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Jeżeli chcecie wesprzeć misję Spoilermastera, którą jest popularyzacja wysokojakościowej wiedzy o kinie, serdecznie zapraszam na patronite.pl, łamane przez Spoilermaster. Tam dowiecie się więcej i o misji Spoilermastera, i o poszczególnych progach wsparcia, i o bonusach, które czekają na wspierających, takich jak obszerny, cotygodniowy newsletter, czy webinary na żywo. Szczególnie dziękuję moim patronkom i patronom imiennym. A zatem Festiwalowi Mediów Człowiek w Zagrożeniu w Łodzi, Łukaszowi Daleckiemu, Agnieszce Egeman, Sebastianowi Fierlikowi, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Juźwiak. Bartłomiejowi Kłosiewiczowi, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Iwonie Oleszczuk-Jaźwieckiej, Krystianowi Oleszczykowi, Władimirowi Panfiłowowi, Mateuszowi Stępniowi, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Jerzemu Zawadzkiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Make Movies, blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującemu analizy scenariuszowe i portalowi OutFilm, oferującemu szeroki wybór filmów o tematyce LGBT+. Spoiler Master jest ponadto oficjalnym partnerem spaceru oscarowego, będącego częścią szlaku łodzi miasta filmu UNESCO. W dzisiejszym odcinku Spoiler Master Classic opowiem o filmie bardzo wyjątkowym, o jednym z największych klasyków światowego kina, o ojcu Chrzestym w reżyserii Francisa Forda Copoli. 14 marca bieżącego, czyli 2022 roku, minęło dokładnie 50 lat od pierwszego premierowego pokazu nowojorskiego Ojca Chrzestnego. Od tego pokazu, który zapoczątkował triumfalny pochód tego filmu The Godfather, nie tylko w amerykańskim, a później światowym box-officie, ale przede wszystkim w globalnej popkulturze. Ojciec Chrzestny to jeden z najsłynniejszych filmów w historii kina. Jeden z najbardziej dochodowych. W momencie premiery zdetronizował nie byle kogo, bo przeminęło z wiatrem, które przez ponad 30 lat miało rekord jako najbardziej dochodowy film hollywoodzki. Ale przede wszystkim był to film, który przeorał wyobraźnię globalną, który zmienił życie wielu osób, które ten film obejrzały i który na trwałe wprowadził pewną mitologię włoskiej mafii połączonej z bardzo szczególną moralnością o której powiem dzisiaj trochę więcej w powszechną świadomość. Przed ojcem chrzestnym tematyka mafijna nie była bardzo silnie obecna w amerykańskim kinie, a kino gangsterskie jako takie miało trochę inny Charakter. Zazwyczaj pokazywało wzlot i upadek gangstera, a ostatnią sceną często była zasłużona śmierć Rzezimierzka. W Ojcu Chrzestnym Michael Corleone na naszych oczach przejmuje władzę w swojej rodzinie i film kończy się ucałowaniem jego sygnetu, co jest pokazane jako spełnienie jego ambicji, a być może przeznaczenia, jako że. Michael od początku do roli Ojca Chrzestnego się nie pchał, ale los jego rodziny i nagła potrzeba, imperatyw moralny w nim obudzony, sprawił, że postanowił objąć tę pozycję. Michael na końcu filmu triumfuje. Nawet jeśli nie moralnie, to na pewno dynastycznie. Jest nowym Ojcem Chrzestnym. Film Ojciec Chrzestny zakładam oczywiście, że jest Wam znany w momencie, kiedy słuchacie tego odcinka, zwłaszcza w ramach podcastu takiego, jakim jest Spoiler Master. A zatem nie będę dzisiaj szczegółowo streszczał akcji tego filmu. Przypomnę tylko, że dotyczy ona właśnie rodziny Corleone, rodziny amerykańsko-włoskiej, rodziny mafijnej, organizacji przestępczej o charakterze rodzinnym, w której następuje zmiana warty. Ojciec Vito Corleone w tej roli Marlon Brando powoli odchodzi z tego świata. Najpierw doświadcza zamachu na swoje życie, po tym jak nie chciał zbratać się z solotcą i stojącą za nim rodziną tataliów w czerpaniu zysków z branży narkotykowej, a następnie umiera już śmiercią naturalną w pomidorowym zagajniku w trakcie zabawy ze swoim wnukiem. Michael Corleone, najmłodszy syn rodziny, mimo że na początku mocno odcina się od jej praktyk, a także deklaruje, że nie będzie brał udziału w jej dynastycznej, mafijnej przyszłości, wiedziony nagłym imperatywem właśnie ochrony ojca, ochrony jego dziedzictwa przejmuje nie tylko imperium, ale przejmuje także rolę wykonawcy, kata i tego, kto rozdziela brutalną, często sprawiedliwość. Tematem filmu, jak napisał John Lewis w książce z cyklu BFI Film Classics, The Godfather, tematem filmu są tak naprawdę dwie rzeczy: sukcesja i asymilacja. Sukcesja, czyli dosłownie następstwo, relacja władzy pomiędzy pokoleniami, a asymilacja to relacja imigranta wobec kraju, do którego wyemigrował, wobec nowej ojczyzny. Relacja włoskich Amerykanów do. Ich ojczyzny i tego, jak bardzo ta ojczyzna ich zawodzi, przez co są zmuszeni do organizowania alternatywnych sposobów dystrybuowania sprawiedliwości i prestiżu, to drugi wielki temat Ojca Chrzestnego. Jest to film wielki, jest to film wielki swoją ambicją, jest to film, który uwodzi rozlewnością swojego opowiadania, trwa trzy godziny a oczywiście w wersji rozbudowanej jeżeli potraktujemy trzy filmy o ojcu chrzestnym, późniejszy sequel z roku 1974 i drugi sequel z roku 1990, no to dostaniemy już solidne niemalże 10 godzin projekcji. A wszystko przemawia za tym, że filmy te można traktować jako większą całość, szczególnie Film pierwszy i drugi. Ponieważ jest to temat tak duży, ponieważ jest to temat, który budzi także moją lekką tremę i budził, kiedy zaczynałem przygotowania do tego odcinka, od razu deklaruję, że po pierwsze oczywiście nie uda mi się powiedzieć o wszystkim, co związane z Ojcem Chrzestnym, ponieważ kult tego filmu przerasta spoiler mastera nie omówię każdego aspektu a nawet pewnie nie omówię wielu ważnych aspektów tego filmu, a zatem wybaczcie, że po pierwsze będzie to z konieczności audycja wybiórcza. Po drugie, zdradzam to teraz, oczywiście moje patronki i patroni wiedzieli to już wcześniej, jest to pierwszy z trzech odcinków. Postanowiłem opowiedzieć wam o wszystkich trzech częściach ojca Chrzestnego, a zatem już za tydzień pojawi się odcinek poświęcony ojcu Chrzestnemu części drugiej. A troszeczkę później, z pewną przerwą, ale w tym jeszcze roku bieżącym, 2022, pojawi się odcinek o Ojcu 63. 3. Mam nadzieję, że na przestrzeni tych trzech odcinków uda mi się opowiedzieć o najważniejszych aspektach całej trylogii, a zatem będę także wracał jeszcze do pierwszego filmu w kolejnych odcinkach i koniec końców, mam nadzieję, spleść taką podcastową całość, która po pierwsze przybliży wam okoliczności powstania tych filmów, ich często niełatwą drogę na ekran, która także rzuci trochę światła na tematy poruszane w tych filmach i oczywiście, co zawsze bardzo lubię, pokażę wam jak te filmy były przyjmowane swego czasu, jak o nich dyskutowano, co one znaczyły dla widzów w roku 1972 i co znaczą obecnie już pół wieku później postaram się wam także i to bardzo ważne przybliżyć postać Francisa Forda Coppoli, a za, ponieważ jest to jeden z najważniejszych twórców światowego kina, jeden z najbardziej nierównych, jeden z takich, który przeżył chyba największą amplitudę wzlotów i upadków. A zarazem twórca, który mam wrażenie wciąż nie jest wystarczająco u nas omówiony, który znany jest dosyć wybiórczo i tutaj zdradzę, że nie będą to jedyne odcinki te poświęcone ojcu chrzestnemu. Poświęcone Copoli, albowiem co najmniej jeszcze dwa jego filmy, nie zdradzę jeszcze które, chciałbym omówić w osobnych odcinkach Spoiler mastera Krótko o źródłach. Pełna lista źródeł, z których korzystałem przy przygotowywaniu tego odcinka, jest dosyć długa, tym razem nie będę w tym momencie wyczytywał tych wszystkich tytułów, pełna lista lektur do tego odcinka i materiałów uzupełniających wideo. Znajduje się w Spoilermaster Newsletterze. Więcej o tym, jak go otrzymywać, na stronie patronite.pl/łamane przez Spoilermaster. A ja powiem tutaj, że najważniejsze publikacje, z jakich korzystałem, to przede wszystkim książka Pitera Cowiego pod tytułem bardzo prostym "Kopola". powieść Mario Puzo, Ojciec Chrzestny tłumaczeniu Bronisława Zielińskiego. Książka Johna Louisa pod tytułem The Godfather z serii BFI Film Classics, a także książka Marka Seela. Książka wydana rok temu pod tytułem Leave the gun, take the cannoli. The epic story of the making of The Godfather. Ponadto jeszcze książka Georgiosa Antonopoulosa i Georgiosa Papa Nikolaou pod tytułem Organized Crime. Serii Very Short Introduction i wspomnienia Roberta Iwansa pod tytułem The Kid Stays in the Picture. Dodam, że ogromnie ważnym źródłem okazał się monumentalnie wydany Tom pod tytułem The Godfather Notebook Francisa Forda Coppoli. Opowiem o tym więcej w ostatniej części odcinka, ponieważ pomoże mi ta książka w omówieniu pewnych konkretnych scen. I na koniec tej wyliczanki konieczne Podanie najważniejszego chyba polskiego wydawnictwa poświęconego Kopoli. Mianowicie, chodzi mi o numer filmu na świecie oczywiście archiwalny sprzed lat numer no, y, sygnowany 2 przez 387. To jest film na świecie poświęcony w całości Francisowi Fordowi Kopoli. Jest to jednocześnie tak naprawdę no, niewielka książka, licząca sobie prawie 100 stron. Kompilacja przekładów tekstów anglojęzycznych i francuskojęzycznych i także wywiadów z kopolą Tutaj młodszym czytelnikom i młodszym widzom i młodszym słuchaczom można przypomnieć, dopowiedzieć, że film na świecie to było takie niezwykłe wydawnictwo dyskusyjnych klubów filmowych, już to pismo nie wychodzi, ale naprawdę było niezwykłe. Dzisiaj nie mamy czegoś takiego, mianowicie były to zeszyty, tomy. Złożone z przekładów z prasy światowej, bardzo właśnie dotyczący jakiegoś tematu. I tutaj ten obszerny numer, który nawet mam przed sobą, kiedy mówię o nim, Francis Ford Coppola. Otóż ten numer pamiętam bardzo, bardzo dobrze, bo był on malutkim ziarenkiem, z którego wykiełkowała cała moja filmowa pasja. Mogłem o tym kiedyś wspominać, ale w tym odcinku muszę to wspomnieć koniecznie ponownie: że dokładnie ten numer, wytarty obecnie już na wszystkie możliwe sposoby, spoczywał w takim plecionym koszyku, który leżał obok telewizora w moim rodzinnym domu, w Tanowskich Górach. Moja mama musiała kupić dwa czy trzy numery filmu na świecie, do teraz nie wiem, gdzie dokładnie je kupiła. I po prostu te pisma sobie tam leżały. I pamiętam, właśnie, zwłaszcza tę okładkę z Kopolą. I ona mnie zainteresowała, zacząłem przeglądać. No i w tym samym czasie był też przegląd stu filmów na stulecie kina w telewizji polskiej, 100 na 100. No i w zasadzie te dwie rzeczy się połączyły ze sobą. I to tak naprawdę była pierwsza filmowa publikacja, jaką miałem w ręku. I przeglądałem właśnie tę filmografię Kopoli, czytałem te teksty. To był początek, początek pasji. I swoją drogą, gdyby ktoś mnie wtedy zapytał, kiedy miałem naprawdę mało lat, kto jest moim ulubionym reżyserem, od razu bym powiedział, że Francis Ford Coppola. To, była, to, to było takie moje absolutne przekonanie, że to jest najwybitniejszy reżyser świata. Przy czym no, poznawałem oczywiście jego filmy w dosyć pomieszanej kolejności, w takiej kolejności, na jaką pozwalał wtedy telewizyjny repertuar. Dodam jeszcze, że jeżeli interesuje Was historia powstania wszystkich trzech filmów, to jest tylko chyba jedna książka, która zbiera podstawowe informacje w całość. To jest książka Harlana Lebo. Pod tytułem The Godfather Legacy. Także to te książki bym zdecydowanie polecił, a do tego oczywiście będą jeszcze odniesienia do tekstów prasowych. No i tak jak powiedziałem, pełną bibliografię możecie znaleźć w odcinku. Odcinek dzisiejszy będzie podzielony na rozdziały, ale nie będę już teraz zanudzał ich kolejnym wymienianiem, tylko po prostu przejdę do opowieści. A zatem pozwólcie, że opowiem Wam o Ojcu Chrzestnym. No rozdział pierwszy. Mafia. No właśnie, czym jest mafia? Historia mafii to oddzielny rozdział, w który moglibyśmy się zagłębić, ale tego nie zrobimy, ponieważ ugrzęźlibyśmy w tych ścieżkach. Więc pomyślałem, że wszyscy oczywiście wiemy intuicyjnie mafia, zorganizowana przestępczość. Wiemy, jeżeli widzieliśmy Ojca Chrzestnego, że mamy do czynienia w tym filmie z mafią sycylijską. Ale pozwólcie, że sięgnę do krótkiego tomiku z serii Very Short Introduction. To jest taka słynna seria, która ma już ponad 700 tytułów, wydaje ją Uniwersytet Oksfordzki, a zatem chyba miejsce godne zaufania. I właśnie w tej książeczce Georgios Antonopoulos i Georgios Papanikolaou taką oto definicję podają. Przeczytam ją w moim tłumaczeniu. Powstanie sycylijskiej mafii łączy się historycznie z zakładaniem tajnych stowarzyszeń prowadzących walkę przeciwko rozmaitym grupom napadającym i okupującym wyspę Sycylię, takim jak Grecy, Wandalowie, Arabowie, Burboni. Mafia ma także korzenie w tzw. gabelotti, czyli w jednostkach działających jako mediatorzy pomiędzy posiadaczami ziemskimi zamieszkałymi w miastach, a chłopami z terenów wiejskich. Przy czym owi mediatorzy często potrafili pobierać haracze od obydwu stron. W XIX wieku, szczególnie po zjednoczeniu Włoch i po przejściu w nowocześniejszy model ekonomiczny, nowo powstałe państwo włoskie nie było w stanie uzyskać pełni władzy nad własnością prywatną i ustanowić monopolu za pomocą aparatu legalnej przemocy. Obok gabelottych wyrosły rozmaite inne grupy, spośród których wiele to były po prostu konkretne uzbrojone sycylijskie rodziny, wypełniające lukę w tym miejscu, w którym zawodziła władza oficjalna. Mafia sycylijska jest zorganizowana w strukturę hierarchiczną zwaną koska grupa kosze w liczbie mnogiej, i obecnie jest konfederacją około 150 grup. Mówi się zazwyczaj, że to właśnie mafia sycylijska dostarczyła wzorca organizacyjnego dla mafii włosko-amerykańskiej. Następnie autorzy wyliczają inne odłamy włoskiej zorganizowanej przestępczości. Dragetta z Kalabrii, Camorra z Neapolu i kampanii Apulian z rejonu Pulli. Ale oczywiście nas interesuje to, jak to się stało, że sycylijska mafia Przedostała się do Stanów Zjednoczonych. W XIX wieku mamy do czynienia z potężną imigracją, m.in. z Włoch, właśnie do Stanów Zjednoczonych. No i w tych Stanach, czego dotyka zwłaszcza druga część ojca zaczęły się rodzić organizacje mafijne. Przy czym pa, trzeba pamiętać, że w Stanach Zjednoczonych takim wielkim impulsem do rozwoju mafii było no, z jednej strony protekcjonalne, wrogie, często otwarcie rasistowskie traktowanie Włochów, utożsamianych. Nie tylko, jakby. Znaczy w oczach protestanckiej Ameryki utożsamianych nie tylko z katolicyzmem, który sam w sobie był dla Protestantów podejrzany, no bo katolicyzm to znaczy, że twoim prawdziwym szefem jest papież w Watykanie, a nie Twój prezydent, ale także utożsamianych z dzikością i brudem, jak to było widziane kultury śródziemnomorskiej. Ona była postrzegana jako taka wylęgarnia lubieżności, dzikości, jakichś wstecznych, animalistycznych instynktów. I żeby zrozumieć, jak bardzo źle i pogardliwie Włosi przyjeżdżający właśnie do Stanów, najczęściej Włosi właśnie o korzeniach chłopskich, często Włosi z Sycylii, jak oni byli stygmatyzowani wtedy, jakby w jaki sposób na nich patrzono, to wystarczy spojrzeć do takiego klasycznego albumu fotograficznego, bardzo wczesnego, zresztą bardzo szacownego twórcy Jacoba Risa, który w 1890 roku wydał właśnie album pod tytułem jak żyje druga połowa? How the other half lives. I dosłownie ta druga połowa to były slamsy Nowego Jorku. Chodziło o to, żeby obudzić sumienia tych zamożnych Nowojorczyków i żeby zrozumieli, jak na przykład na Lower East Side, chociażby w okolicach ulic takich jak Mott Street, Melbury Street, Grand Street, jak w kamienicach czynszowych tanich żyją między innymi włoscy imigranci. I to jest taka interesująca książka, bo z jednej strony ona ma właśnie wzbudzić sumienia tych bardziej zamożnych, często właśnie protestanckich czytelników i są naprawdę wstrząsające zdjęcia robione za pomocą no, wczesnego sprzętu fotograficznego, oświetlane lampą magnezjową, które pokazują straszne życie w tych, w tych slumsach. Natomiast tym zdjęciom towarzyszy także pisany komentarz który ujawnia wiele uprzedzeń, jakie Jacob Rees miał wobec fotografowanej biedoty. I między innymi właśnie o Włochach, o włoskiej rodzinie, pod, pod zdjęciem, które pokazuje włoską rodzinę, możemy przeczytać taki oto opis Włochów. Jako, podkreślam, grupy etnicznej, nie tych konkretnych Włochów ze zdjęcia, tylko tam jest pisane po prostu Italian, The Italian, czyli Włoch jako taki. No i jak o tym Włochu myślał Jacob Rees, no i jak trochę myślał o tym Włochu, co ważniejsze, czytelnik Jacob Arisa którego było stać na zakup takiego albumu. Otóż czytamy: W slamsach Włoch jest szczęśliwy, kiedy może żyć w chlewie i poddaje się rabunkowym stawkom, rabunkowym czynszom bez żadnego szemrania. Jeśli tylko traktować go inteligentnie i twardą ręką, będzie bardzo dobrym lokatorem. Później troszkę w tym Opisie czytamy m.in., że Włosi słyną zgromadzenia śmieci w swoich dziuplach, tych właśnie mieszkaniach, i że poruszają się na najniższych stopniach ludzkiej degradacji, które potrafią przekształcić we własny zysk. Jest w tym trochę protekcjonalności, bardzo dużo uogólnień, także pewne takie, no, można powiedzieć, wręcz rasistowskie założenia na temat tego, właśnie jak, jaki Włoch. Jest I, i trzeba pamiętać, że rzeczywiście ten resentyment wokół, wobec Włochów był tak duży, że nawet przedostawał się do takiej publikacji, która, bo, no jakby na, na powierzchni, przynajmniej miała przede wszystkim pomagać tym, tym różnym biedakom z różnych nowojorskich dzielnic. I tutaj dodam tylko, że za zwrócenie mojej uwagi na te fragmenty z tego legendarnego albumu Risa bardzo dziękuję doktor Magdalenie Wróblewskiej, z którą mam przyjemność wspólnie wykładać i pracować na Wydziale Artys Liberale Uniwersytetu Warszawskiego. Gdzie już od ponad pięciu lat ja uczę historii filmu, ale czasami też mamy okazję prowadzić wspólne zajęcia, i, i, i raz właśnie ona mi pokazała te opisy z Jacoba Risa, a nawet ten, ten konkretny. Innymi słowy, te warunki, w których przecież. Wyrastał także Vito Corleone, chociaż on troszeczkę później trafia, bo na początku XX wieku na Ellis Island i potem do Nowego Jorku. No, te warunki prezentują się dosyć niewesoło. I zwróćcie uwagę, że tutaj, jeżeli mówimy o tym styku, Włochy, Stany Zjednoczone, no to mamy z jednej strony Włochy, które są dopiero co zjednoczone jako, jako jedno państwo, i tutaj wyraźnie autorzy piszą, prawda, o tym, że to jest państwo słabe, że to jest państwo, które nie potrafi zaprowadzić porządku równomiernie na całym. Półwyspie i innymi słowy, no, stan jest dużo takich okazji, w których ta samoorganizacja małych rodzin, czy klanów, czy właśnie tych grup jest w pewnym sensie no, konieczna, a przynajmniej y jakoś y łatwiej na takim gruncie wyrastają tego typu organizacje, które mają zaprowadzić porządek tam, gdzie państwo tego nie potrafi zrobić. A z drugiej strony mamy przecież. No, właśnie Stany Zjednoczone, które też nie tak dawno tak się zjednoczyły, oczywiście wcześniej, ale jest to nadal państwo młode, więc w pewnym sensie na tę imigrację Włochów do Stanów Zjednoczonych można spojrzeć jako na imigrację ludzi, którzy żyli w bardzo starych, zastanych, klanowych, często feudalnych warunkach, ale którzy imigrowali z jednego młodego kraju do drugiego młodego kraju, z jednego młodego państwa do drugiego młodego państwa. I to nie była imigracja pomiędzy państwami, które już właśnie miały takie wyraziście ustalone struktury władzy i porządku, tylko no, w obydwu tych miejscach było sporo takich szarych stref. I teraz jeżeli nałożymy sobie te szare strefy, które można widzieć albo w bardziej mrocznych barwach, jako właśnie przestrzeń występku, Albo w troszkę jaśniejszych, jako taką przestrzeń, w której grupy etniczne mogą się, mogą się samostanowić, mogą właśnie tworzyć alternatywne jakieś porządki zapewniające bezpieczeństwo i tak dalej. Oczywiście, także łączone z przemocą, no to robi się bardzo ciekawie, bo wychodzi na to, że właśnie Włosi byli w, do, w takiej szczególnej, w szczególnej pozycji. Z jednej strony wygnani przez nędzę, z drugiej strony opuszczający państwo, które nie było dobrze zintegrowane, no i lądujący w państwie, które wciąż jeszcze było w takim tumulcie rozwoju, które wciąż tworzyło pewne, pewne struktury i było tam dużo, dużo miejsca na wrośnięcie w tę glebę silnych korzeni klanowych, na przykład. No, i jednym z takich klanów, oczywiście, jest rodzina Corleone. Przy czym to, to czym, co ważne, i tutaj już przechodzimy do samego Ojca Chrzestnego, to nie jest tak, że w roku 72, kiedy ten film powstawał, to Amerykanie mogli przebierać w filmach o, o mafii. No, no, nie było tak. Samo słowo nie było. Jeszcze aż tak bardzo znane. Właściwie książka Mario Puzo sprawiła, że ono stało się bardziej znane, ale zanim przejdziemy dalej, uświadommy sobie krótką historię świadomości amerykańskiej, jeśli chodzi właśnie o obecność mafii włoskiej w Stanach. Ta świadomość zaczyna się dopiero na początku lat 50. Taka świadomość masowa, taka, w którą nagłaśniają media, bo to w roku 1950-51 odbywają się przesłuchania komisji senackiej prowadzonej przez senatora Estesa Kefauera. no Takiej komisji, która właśnie miała nadgryźć tą już całkiem prężnie funkcjonującą strukturę mafii włoskiej w Stanach Zjednoczonych. Strukturę, którą pobudziły, pobudziła też. Wzmocniła także bardzo mocno prohibicja w latach, w latach 20., kiedy to alkohol był zakazany, no i to był wymarzony też wymarzone pole działanie dla, dla mafiozów. Naczywam do historii Ala Capone. I te przesłuchania, które były takim pierwszym wgryzieniem się mocnym wymiaru sprawiedliwości i władzy oficjalnej w to podziemne drzewo mafii, te przesłuchania były częściowo transmitowane w amerykańskiej. Telewizji. Jednym z osób, które tam zeznawały, był niejaki Frank Costello, który był przywódcą rodziny Luciano. Nie współpracował, unikał pytań komisji, ale miał bardzo charakterystyczny głos taki zachrypnięty, suchy, jakby szeptał. Telewizja pokazywała tylko jego ręce. Więc New York Times wtedy napisał, że Costello jest pierwszą gwiazdą telewizji bez głowy, dlatego że widać było na ekranie tylko jego ręce. No i cała Ameryka, wsłuchana oczywiście, bardzo zafascynowana tymi przesłuchaniami, no bo oto tutaj obok struktur oficjalnych jest jakaś cała rozgałęziona sieć przestępcza. A Ameryka wsłuchała się w głos Costello, w głos Franka Costello. No i słuchała jego oczywiście wymijających odpowiedzi na pytania. Senatora KVR, ale ten głos zachrypnięty zapadł bardzo mocno w pamięć nie tylko Ameryki, ale także konkretnego aktora, to znaczy Marlona Brando, który kiedy po latach będzie tworzył swoją postać Wita Corleone, obdarzy go właśnie głosem Franka Costello. A zatem można powiedzieć, że ten pierwszy głos, kiedy po raz pierwszy Ameryka usłyszała dosłownie głos mafioza z tej wyższej półki hierarchii, ten głos. Zapadł tak mocno w narodową podświadomość, że później wypłynie w mistrzowskiej roli, yy, yy, roli Brando. Drugim bardzo ważnym momentem, drugą datą, którą wa warto pamiętać, to jest dekada przed Ojcem Chrzestnym, czyli 1963 rok, yy, mianowicie zeznania Josefa Walaciego. To był żołnierz rodziny Genoveze. Która, który przed podkomisją senacką senatora McClellana ujawnił istnienie koza nostry. To wtedy Amerykanie po raz pierwszy usłyszeli te słowa, a w roku 1968 roku powstała książka Petera Massa pod tytułem The Valachi Papers, czyli dosłownie archiwum Valachiego. I to było jedno z głównych, świeżych źródeł, po które sięgnął niejaki Mario Puzo, o nim za chwilę, kiedy pisał swoją książkę. Zresztą mało kto pamięta, że w roku 1972 pojawił się także film w reżyserii Terensa Yanga z Charlesem Bronsonem, troszkę naszym rodakiem, jako Valachi właśnie. I to właśnie Valachi w tym 1963 roku ujawnił w swoich zeznaniach historię tzw. wojny Castella Mareze z początku lat 30. Która nie tylko pochłonęła wtedy 60 ofiar, ale także pomogła w podziale nowojorskiego tortu pomiędzy rodziny Bonanno, Colombo, Genovese, Gambino i Lukeze. Do tej wojny gangów nawiąże oczywiście fabuła Ojca Chrzestnego, przesuwając ją w czasie, ale tak, ta, ta wojna o wpływy ujawniona przez Walaciego, to jest też duże źródło później dla. Mario Puzo. Wtedy też wyszła na jaw współpraca włoskiej mafii z takimi żydowskimi mafiozami, jak na przykład Bugsy Siegel, czy Mickey Cohen, co zainspiruje obydwie postaci, to znaczy Moe Greena w pierwszej części Ojca Chrzestnego i Hymana Rota w części drugiej. Włoska mafia była bardzo często uwikłana w hazard i w związki zawodowe, w relacje ze związkami zawodowymi, przy czym w obydwie strony, raz jako prowokatorzy strajków, a raz jako kołami strajki, o czym także jeszcze powiemy, ale właśnie przede wszystkim te dwa pola działania, czyli hazard i różne deale ze związkami zawodowymi w Stanach bardzo potężnymi organizacjami, odsyłam do Irlandczyka chociażby, to jest także działanie, działanie włoskiej mafii. Innymi słowy, Ameryka. Dowiaduje się o tym wszystkim w latach 50., w latach 60. wgryza swoją uwagę, bo to był bestseller. Książka Masa była bestsellerem, no i jest to niesłychanie ekscytujący temat. Tak? Taki, który oczywiście już w latach 30. ujawniło się, jak ważni są gangsterzy dla amerykańskiego kina, ale kiedy spojrzycie na wczesne kino gangsterskie, to znaczy przede wszystkim na tą trójcę świętą czy nieświętą. Filmów, to znaczy Wroga Publicznego z Jimem Cagneyem, Małego Cezara z Edward, Edgarem G. Robinsonem, i człowieka z blizną z Polem Muni, to zobaczycie, że tam same kwestie organizacji mafii są o wiele mniej ważne niż ważna jest postać tego pojedynczego gangstera, który niemalże własną, niczańską siłą woli sięga gwiazd, po to tylko, żeby skrzydła mu się stopiły, jak i karowi no żeby, żeby spadł. Nie ma tam tego smakowania owej całej hierarchii, tej sieci, tej powiedzielibyśmy już po ojcu chrzestnym, korporacyjności. Rodziny mafijnej. Tymczasem właśnie to, jak zarządzać wielką korporacją, jak organizować przejęcia, których biznesów nie dotykać, a które jak najbardziej połknąć tych kwestii dotyczy Ojciec Chrzestny. No i między innymi dlatego stał się także dla wielu swoistą Biblią różnych biznesowych mądrości. Bohater Toma Hanksa w filmie Masz wiadomość, który ma taką dużą, dosyć bezlitosną korporacyjną właśnie księgarnię, która zagraża malutkiej księgarce Meg w pewnym momencie na czacie, to jest bardzo retro film. Mówi jej, że dla niego ojciec chrzestny to jest jak I Ching, że tam po prostu jest cała mądrość biznesu, życia, świata właśnie zapisana w tych dialogach. A zatem to jest pierwszy rozdział mojej dzisiejszej opowieści dla Was. Po pierwsze, sycylijska mafia, po drugie, spotkanie na linii Włochy-Ameryka, tych dwóch państw, które jeszcze nie zastygły, można powiedzieć, i pozostawiały dużo ścieżek do rozmaitych działań pozaprawnych, pozarządowych, byśmy powiedzieli. A po drugie, to powolne i bardzo, bardzo rozbudzające apetyt amerykańskiej publiczności. Wgryzanie się w temat mafijny, gdzieś od tych pierwszych przesłuchań Komisji Senackiej Kefauera, poprzez właśnie zeznania Walaciego, no aż po, no właśnie, po Mario Puza i jego bestseller z roku 1969. Więc już chciałbym Wam o Puzo opowiedzieć, ale jeszcze pozwólcie, że zrobię małe interludium. I przedstawię kilku innych graczy, bo to właśnie fakt, że to w ich ręce trafi powieść Puzo, zadecyduje o tym, że powstanie Ojciec Chrzestny. A zatem, zanim dowiemy się więcej o Ojcu Ojca Chrzestnego, pozwólcie, że otworzę rozdział drugi. Nazwę go gracze Bludorn Evans Coppola. Zacznijmy od pierwszego ogniwa. Bludorn. Charles George Bludorn, urodzony jako Karl. Georg Bluthorn, urodził się w wrześniu roku 1926 w Wiedniu. Był wiedeńskim Żydem, który wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i tam przeszedł całą drogę od pucybuta do milionera. Był przede wszystkim geniuszem biznesowym. Zaczynał pracę w roku 1946, a zatem w tym czasie, kiedy dzieje się akcja Ojca Chrzestnego, Pracował w handlu bawełną. Zaczął od tego, że zarabiał 15 dolarów tygodniowo, ale był takim geniuszem handlu, że bardzo szybko zaczął się rozwijać. W latach 50. wykupił podupudającą firmę produkującą zderzaki gdzieś w Michigan i uczynił ją sukcesem. To był jego wielki talent, wykupywanie firm, które, były, które dachowały, po czym on stawiał je na nogi. Zaangażował się w coraz to więcej różnych. Branż koniec końców stworzył giganta, giganta, którego nazwał Go, Gulf and Western od Zatoki Meksykańskiej i zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Otóż miała być to taka korporacja, która dosłownie, no można by powiedzieć, zjednoczy obydwie Ameryki i swoje wpływy będzie rozpościerać pomiędzy dwiema Amerykami. Gulf and Western było jedną z największych korporacji świata, między innymi Została sparodiowana w niemym kinie Mela Brooksa, jako właśnie ta korporacja, której pierwszy człon został zmieniony na Engulf, czyli dosłownie pochłaniać, za zagarniać, która wykupuje coraz to kolejne firmy i między innymi ma wykupić pewne studio filmowe. Koniec końców, w rękach Blue Dorna i w rękach Gulf and Western były bardzo różne interesy od przemysłu odzieżowego, cukrowniczego w Stanach, w Ameryce Południowej. A także, na przykład, kopalnie cynku w stanie New Jersey. To była po prostu o wielka, wielka, wielka całość, pewien swoisty behemot, którego siedziba główna stała przy Columbus Circle w, stan, w Nowym Jorku. Co ciekawe, Kolumb to najbardziej czczony przez Włochów amerykańskich, ich przodek, no i będzie to też miało pewne znaczenie w późniejszej naszej opowieści. Charlie Bloodhorn, poza tym, że był geniuszem biznesu, był także ogromnym wizjonerem. Jego marzeniem było m.in. takie podniesienie statusu Dominikany, co zresztą mu się udało, stworzył tam właściwie od podstaw całą turystykę i wypromował Dominikany jako modne miejsce turystyczne, między innymi sceny kubańskie w ojcu 62 będą kręcone właśnie na Dominikanie. Ale w pewnym momencie Bluedorn chciał także tym swoim złotym, midasowym dotykiem no, dotknąć także branży filmowej. Zwrócił uwagę na studio Paramount, które wówczas podupadało, zakupił je, przejął i od roku, 1900, i od roku 1966 Paramount było już Firmą należącą do korporacji Gulf and Western. Możecie zobaczyć wiele początków filmowych, w których macie właśnie logo Paramountu z napisem A Gulf plus Western Company. Paramount, oczywiście założony o wiele wiele wcześniej, była to jedna z tych kluczowych, źródłowych wytwórni w hollywoodzkich, tak jak wszystkie wytwórnie od lat 50. Zwyż, także i Paramount miał duże kłopoty finansowe, wyprzedawał swoje. Posiadłości, swoje studia, swoje hale zdjęciowe, no, był w strasznym stanie finansowym. Co więcej, Paramount był w stanie najgorszym. Był absolutnie tą wytwórnią, która właściwie której już wróżono bankructwo. No ale tak jak kiedyś uczynił z fabryką zderzaków w Michigan, tak, teraz postanowił uczynić z Paramountem, z wytwórnią filmową i zatrudnił jako szefa produkcji, i tutaj właśnie nasz drugi gracz. Roberta Iwansa. Roberta Iwansa, który miał inną historię życia, bo urodził się w bardzo raczej uprzywilejowanej żydowskiej rodzinie w Nowym Jorku w roku 1930 i był takim złotym dzieckiem. Był bardzo przystojny, bardzo zdolny, pracował razem ze swoim bratem w branży odzieżowej, a w pewnym momencie wypatrzony przez aktorkę Normę Scherer. Byłą żonę już wówczas nieżyjącego Irvinga Talberga, legendarnego producenta, został wypatrzony nie tylko jako zdolny, obiecujący, przystojny młody aktor, ale także jako ktoś, kto jest bardzo podobny do jej zmarłego męża, właśnie Irvinga Talberga, który mógłby go zagrać. I rzeczywiście w wieku 26 lat Evans wystąpił na ekranie w filmie pod tytułem Człowiek o tysiącu twarzy. To była biografia Lona Chaneya, aktora słynącego ze swoich Transformacji różnych masek i charakteryzacji, i on wystąpił jako Talberg. Było to prorocze, ponieważ no, Evans został producentem równie ważnym, może w historii kina, jak właśnie Irving Talberg. Krótka kariera aktorska się zakończyła, a Charlie Bludorn zatrudnił go jako szefa produkcji w Paramount. Evans rzeczywiście miał talent do, no, do tego, co producenci powinni potrafić. To znaczy do po pierwsze wyczuwania, która inwestycja w treść, w książkę, w temat, w sztukę teatralną może się zwrócić, czyli co jest takim potencjalnie dobrym tematem na film, a po drugie, oczywiście do montowania zespołów ludzkich, które te, te kolejne paczki w postaci filmów będą następnie dowozili, to znaczy tworzyli już zespołowo filmy, które po prostu odniosą sukces. No i rzeczywiście w przypadku Ewansa to, to była cała seria tytułów, bo Paramount, który już dosłownie dachował, zaczął odniosić sukcesy pod ręką Iwansa, między innymi filmy takie jak Romeo i Julia, Franco Zafirellego czy Dziecko Rosemary Romana Polańskiego, któremu, który właśnie Evansowi zawdzięczył swoją pracę przy tym filmie, czy prawdziwe męstwo z Johnem Wayne'em w oscarowej roli, czy, i tutaj bardzo ważne, w roku 1970 Love Story Artura Hillera, które okazało się gigantycznym hitem kasowym, a później, już później po Ojcu Chrzestnym Chinatown, to były filmy, które naprawdę no, oznaczały geniusz producencki Roberta Evansa. Jego wspomnienia można sobie poczytać w książce, którą napisał The Kid Stays in the Picture, książce, która dotyka i tych najlepszych jego lat, i tych niesłychanie trudnych, kiedy w latach 80. był już uwikłany mocno i w nauk kokainowy, i w kryminalną sprawę z morderstwem w tle, i który został aresztowany zresztą za handel kokainą i kiedy filmy już mu nie wychodziły. W późnym okresie nakręcił katastrofy w postaci Cotton Clubu, niejakiego kopoli i filmu dwóch Jake'ów, ale to może opowieść na inny raz. Natomiast Robert Evans w momencie, w którym zatrudnił go Charlie Bludorn, okazał się wyborem znakomitym. Rzeczywiście Evans miał talent do budowania takich zespołów, do wy wykrywania, wyławiania z rynków, z rynku takich. Książek i treści, które koniec końców tworzyły interesujące filmy. No bo żeby zwrócić uwagę na taką książkę, jak Irie Lewina, dziecko Rosemary, i połączyć ją z zdolnym twórcą z Polski, takim jak polański, trzeba było pewnej intuicji. No właśnie Ewans tę intuicję zdecydowanie miał. Książka The Kid Stays in the Picture została też przerobiona na film dokumentalny, pod tym samym tytułem, tam można więcej o Ewansie się dowiedzieć. Ponadto był on konesorem dobrych drinków, koneserem przepięknych kobiet, miał chyba siedem żon, oczywiście były te też związki naznaczone rozmaitymi ekscesami, zdradami i tak dalej. Upadek Evansa był później także dosyć bolesny. Natomiast to właśnie Evans będzie producentem, któremu koniec końców będziemy zawdzięczać powstanie Ojca Chrzestnego. Co więcej, i o tym pamiętajmy, Wszystkie te sukcesy, o których wspomniałem, były duże, ale jeszcze nie takie, żeby uratować Paramount w pełni i żeby rzeczywiście sprawić, że ta wytwórnia będzie ponownie na hollywoodzkim szczycie. To właśnie Ojciec Chrzestny sprawi, że i Robert Evans, i dzięki niemu także cała firma, i także jego szef w Gulf and Western, Charlie Bludorn, będą na absolutnym szczycie świata szczycie, który metaforycznie Przedstawia góra w logo Paramountu, ale także na tym szczycie, o którym zawsze marzą gangsterzy, przecież, jak chociażby bohater Pola Muniego w Człowieku z blizno. To jest Robert Evans. Trzecim graczem jest Francis Ford Coppola. Francis Ford Coppola, najmłodszy z tej trójki, albowiem urodzony w roku 1939, dokładnie 7 kwietnia, urodzony w Detroit, w stanie Michigan, to oczywiście ta osoba, która, bez której sukces Ojca Chrzestnego będzie niemożliwy. Reżyser tego filmu, który wszakże zaczynał troszkę inaczej. Mały Francis przez całą młodość marzył przede wszystkim o tym, żeby być inżynierem. Zresztą jego skłonność do rozkładania rzeczy na czynniki pierwsze, do przyglądania się różnym procesom naukowym, mechanicznym, technicznym znajdzie później odzwierciedlenie w jego filmach. Spójrzcie chociażby na pasję, z jaką posługuje się swoimi skomplikowanymi sprzętami Harry Cole w filmie Rozmowa. Francis dorastał jako dziecko bardzo ciekawe świata. Dorastał w rodzinie włosko-amerykańskiej. Urodził się co prawda w Michigan, ale szybko rodzina wyemigrowała do Nowego Jorku. A dlaczego wyemigrowała na nowojorski Queens? No, ponieważ ojciec Copoli Carmine Coppola, Flecista, I to bardzo dobry flecista, dostał pracę w orkiestrze NBC. A zatem Carmine Coppola był takim łącznikiem rodziny ze światem show biznesu. Co prawda, łącznikiem bardzo nieszczęśliwym, przekonanym o własnej porażce, ciągle czekającym na ten moment, kiedy będzie mógł wykazać się jako kompozytor, no, ten moment przyjdzie dopiero przy ojcu chrzestnym. Ale jednak jako ktoś, kto rozumiał aspiracje artystyczne syna, i mimo, że Francis na początku deklarował, że przede wszystkim chciałby być inżynierem, no to te artystyczne zainteresowania jednak okazały się bardzo silne. Co ważne, w wieku lat dziewięciu Francis Ford Coppola, Ford między innymi dlatego, że ojciec grał w programie radiowym sponsorowanym przez Forda, a zatem przez fabrykę Forda, a zatem Francis Ford Coppola ma wpisane, jakby gigantyczną korporację amerykańską, w swoje nazwisko. Później zrobi film Tucker, także o przemyśle samochodowym. Otóż Francis Ford Coppola w wieku 9 lat zapadł na polio. Chorobę, która wówczas była bardzo powszechna, która zmusiła go do ponadrocznej izolacji od rówieśników, która go właściwie unieruchomiła, i jak sam Coppola potem mówił, to właśnie w trakcie tego chorowania na polio stał się reżyserem. W jaki sposób? Przede wszystkim urządzał sobie w pokoju właśnie w tej samotności kukiełkowe przedstawienia. I te kukiełkowe przedstawienia, dodam, że chociażby w trzecim ojcu chrzestnym kukiełki spełnią bardzo ważną rolę, ale już w drugim także się pojawiają w trakcie ulicznego święta. Otóż te kukiełkowe przedstawienia to były takie pierwociny wysiłków reżyserskich Kopoli. Później trafił on do szkoły wyższej Hofstra, właściwie takie liceum artystyczne, w którym bardzo się wykazał jako reżyser i jako scenizator właśnie szkolnych przedstawień. To były już lata 50. Po czym Francis Ford Coppola wybrał szkołę filmową. I to jest dosyć istotne, bo Francis Ford Coppola jest jednym z pierwszych w ogóle reżyserów, którzy odnoszą w kinie amerykańskich sukces po tym, jak byli w szkole filmowej. Ani Howard Hawks, ani William Wellman, ani Mervyn Leroy, by wymienić tylko trójkę reżyserów odpowiedzialnych za filmy gangsterskie, które dzisiaj wymieniłem, no oczywiście nie chodzili do żadnej szkoły filmowej. Pochodzili z różnych zakątków rzeczywistości bardziej lub mniej artystycznej. Natomiast, no, Francis Ford Coppola chodził już do szkoły filmowej UCLA, tam poznał innych filmowców, był także rozczarowany trochę tą szkołą i już wtedy wiedział, że chce przede wszystkim. Pracować na planie, to po pierwsze, a po drugie, miał takie ogromne marzenie, żeby stworzyć własne studio filmowe. Takie studio, które będzie trochę na kształt dawnych studiów, tych, które się już właściwie rozpadły w latach 60. na przykład takiego MGM, oczywiście na najmniejszą skalę, ale któremu zapewni niezależność, niezależność od Hollywoodu, także geograficzną, ponieważ Francis Ford Coppola postanowił, że to studio umieści w San Francisco. San Francisco było bardzo ważnym dla niego miastem. Tam będzie się rozgrywała akcja rozmowy Francisza Forda Coppoli także. Natomiast American Zoetrope, czyli dosłownie amerykański, no właśnie, zoetrop, czyli takie prymitywne, wczesne urządzenie do prezentacji ruchomych obrazków. Otóż American Zoetrope to było Kopolowskie marzenie. Stworzył tę wytwórnię, wyposażył ją w sprzęt, zresztą dostał dofinansowanie z Hollywood właśnie na ten cel. Zawarł umowę, na podstawie której miał dostarczyć kilka filmów. Jednym z tych projektów było późniejsze American Graffiti i THX 1138, czyli filmy jego przyjaciela Georgia Lucasa. Natomiast marzeniem Kopoli w tamtym czasie było kręcenie filmów niewielkich. Douczał się na planach filmowych u. Rogera Cormana, czyli u króla filmów klasy B. U króla filmów klasy B, który jednak bardzo chętnie zatrudniał absolwentów szkół filmowych po to, żeby za małe pieniądze mieć siłą, siłę roboczą. Coppola dla Cormana najpierw udźwiękawiał po angielsku radzieckie science fiction, później w Irlandii za kilkadziesiąt tysięcy dolarów w 1963 roku nakręcił taniutki horror, znany w Polsce jako obłęd. A po angielsku znany jako Dementia 13, czyli Demencja 13, całkiem udany i ładnie nakręcony, horror, a właściwie taki thriller psychologiczny o pewnym morderstwie sprzed lat, morderstwie swoją drogą pomiędzy rodzeństwem, co ciekawie się odbędzie, odbije w drugiej części ojca Chrzestnego. No i film, można powiedzieć, wyraźnie nakręcony pod wpływem różnych tematów Hitchcockowskich, a zwłaszcza pod wpływem najbardziej wtedy szokującego, świeżego filmu Hitchcocka, jakim była Psychoza. W tym samym czasie, i to jest też bardzo istotne, to bardzo chcę podkreślić, Coppola wyrabia sobie nazwisko jako scenarzysta. Coppola bardzo wcześnie ujawnił swój talent scenariopisarski i dosyć szybko też dostał pracę wytwórni Seven Arts, właśnie jako etatowy scenarzysta. I stworzył kilka scenariuszy na czele z później nagrodzonym Oscarem Pattonem. Tekst jego powstał dosyć wcześnie, w latach 60., ale film został zrealizowany dopiero w roku 70. Otóż Coppola naprawdę był ceniony w tym biznesie jako świetny scenarzysta. Stworzył kilka scenariuszy, które nigdy nie zostały zrealizowane, między innymi adaptację powieści Carson McCullers Odbicia Złotego Oka, które później John Huston zrealizuje wedle cudzego, innego scenariusza, ale ten taki fach scenariopisarski, storytellingowy był w oczywisty sposób obecny w tym, co Coppola wtedy robił. Poza tym on te scenariusze pisać lubił. I po tym już jak dokonał tego flirtu z kinem klasy B, wyreżyserował średniometrażowy film, taki erotyczny, czy trochę erotyczny, widziałem go, nazywa się Tonight for Sure, no jest to powiedzmy, takie bardzo, 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 bardzo soft erotika. To jest rok 62, później właśnie ten film Obłęd. No ale przede wszystkim udało mu się ukończyć w roku 67 film pod tytułem Jesteś już mężczyzną, You Are a Big Boy Now. To był film nakręcony w rozwiszonym, trochę rock'n'rollowym stylu, kojarzonym wtedy z Richardem Lesterem, twórcą takich filmów jak Help, czy The Beatles o młodym chłopaku, który w Nowym Jorku wchodzi w świat doświadczeń erotycznych w takiej powiedzmy trochę groteskowo-komediowej konwencji. Jeździ na wrotkach w New York Public Library, jest rozdarty pomiędzy młodą, seksowną dziewczyną, a starszą, spragnioną seksu kobietą. Spotyka go, spotyka go wiele różnych przygód, ale co ciekawe, film dostał nominację do Oscara w kategorii aktorki drugoplanowej a także nominację do Złotej Palmy był w konkursie kaneńskim roku 1967, co dodało bardzo dużo pewności siebie Kopoli, no bo już miał film na koncie, a Rex Reed, słynny, trudny i zjadliwy krytyk w New York Timesie, zrobił wtedy o nim osobny materiał, nazywając go Orsonem Wellesem przyszłości. Kopola był wtedy duży, zresztą zawsze był sporych rozmiarów brodaty. Uwielbiał kolorowe koszule. Było w nim troszkę hipisa, troszkę cygana z takiej cyganerii, bohemy, troszkę wariata, a troszkę włoskiego reżysera operowego, a troszkę takiego właśnie ojca chrzestnego, który chciał wokół siebie gromadzić innych reżyserów, którzy podobnie jak on marzyli o tworzeniu. I teraz uwaga. Małych filmów, ponieważ największym marzeniem Copoli wtedy było tworzenie małych, intymnych, tanich filmów, które działyby się gdzieś na opłotkach amerykańskiej rzeczywistości i byłyby troszeczkę jak filmy europejskie. No My, którzy mamy przed oczami sceny z Ojca Chrzestnego, a przede wszystkim słynny pochód helikopterów w rytm Wagnera w czasie apokalipsy możemy się tylko uśmiechnąć, kiedy czytamy wczesne wywiady z Kopolą, który mówi, że nie interesują go wielkie widowiska, on chce kręcić małe filmy intymne. I oczywiście to będzie także prawda, wiele filmów w karierze Kopoli spełni te definicje, jak chociażby późniejsze Kamienne Ogrody, ale nie tylko. W każdym razie Kopola po filmie Jesteś już mężczyzną, postanowił, że wszystko zainwestuje w film, w który nikt nie wierzył, to znaczy w film Deszczowi ludzie z Shirley Knight. Marzyło mu się absolutnie, że nawiąże z nią taką samą relację, jaką Antonioni miał z Moniką Vitti I ten film o gospodyni domowej, która rzuca wszystko, rzuca swoją rodzinę i rusza w nieznane, żeby odnaleźć siebie, miał być takim filmem, no troszeczkę na wzór być może Czerwonej pustyni takiego właśnie filmu o alienacji współczesnej w Stanach. On ten film nakręcił. Film był raczej. Mm, powstawał w dużym napięciu. Nie dogadywał się jednak z aktorką, tak jak wydawało mu się, że będzie. Ale w filmie zagrali James Cann, Robert Niro, Później pojawią się W Ojcu Chrzestnym I był to film, w którym Coppola bardzo dużo pracy i wiary włożył. Ale film nie był sukcesem, co sprawiło, że akcje, można powiedzieć, Coppoli spadły. Tym bardziej, że tuż przed tym filmem. Postanowił zarobić troszkę i zgodził się na nakręcenie du dla dużej wytwórni Warner Seven Arts muzykalu wedle scenicznego hitu z lat 40. pod tytułem Ten Finiana. To był muzykal z Fredem Axterem, mieszający wątki irlandzkiego folkloru z folklorem afroamerykańskim. No, y mamy tam garnek złota zakopany w wymyślonym stanie. Wszystko to było napisane przez jednego z twórców czarnoksiężnika z krainy Oz, wierzącego komunistę, który chciał zrobić satyrę na Fort Knox i na, na cały system bankowy w Stanach Zjednoczonych. No, bardzo dużo różnych sprzecznych, sprzecznych elementów, a do tego dużo irlandzkiego kiczu. To yy, sfilmował Coppola jako wystawny musical Tęcza Finiana jeszcze przed deszczowymi ludźmi, ale wspominam o tych filmach obydwu i kończąc już ten rozdział, bo one świetnie pokazują rozdarcie kopoli pod koniec lat 60. Jeśli spojrzycie na te daty 68, 69, 70, to macie takie trzy wektory, w których potencjalnie kopola mógłby się spełnić, ale nigdzie do końca się nie spełnił. Otóż macie 68 rok Ten Finiana, czyli duży wystawny, staromodny, jednak musical, już z takim Wtedy za mało radykalnym przesłaniem antyrasistowskim, za mało radykalnym na, jak na rok 68. No i film, który odnosi, ponosi klapę. Macie malutki film, czyli właśnie ten osobisty film, deszczowych ludzi, który też podnosi klapę, mimo że Kopola w niego tak bardzo wierzył. No i macie Patona, to jest rok 70, film, który co prawda nie był w jego reżyserii, ale jednak film, który dostaje Oscara za scenariusz, więc Kopola jest ozłocony to jest jego pierwszy Oscar. Ale to nie jest do końca film, który on sobie wyśnił, ponieważ ten scenariusz napisany jeszcze w latach 60., potem był przepisywany przez innych. Coppola był tylko jednym ze scenarzystów, który otrzymał tego Oscara, więc on do końca nie czuł, że to jest jego film. Chociaż najlepsza scena w filmie, czyli słynne przemówienie Patona na samym początku, wygłoszone wprost do widowni na tle wielkiej amerykańskiej flagi, to jest scena napisana przez Coppolę i stanowi ona świetne przetworzenie różnych fragmentów prawdziwych przemów Patona. Zresztą jak pomyślicie sobie o pierwszym zdaniu Ojca Chrzestnego, czyli I believe in America, ono jest równie deklaratywne jak ta pierwsza minuta, czy pierwszych parę minut filmu, filmu Paton. No ale co ma począć Coppola, który jest rozerwany pomiędzy marzeniem o własnej małej wytwórni w San Francisco, o tworzeniu filmów europejskich w Stanach, z drugiej strony ciągnie go, przyzywa do Hollywood z projektami takimi jak tęcza Finiana, no, a z trzeciej strony jest scenarzystą. I co? Ten Oscar za scenariusz oznacza, że być może po prostu powinien zostać scenarzystą? Może nie powinien aż tak bardzo garnąć się do reżyserii? Francis Ford-Coppola jest w kropce, i wtedy pojawia się książka Mario Puzo. Rozdział trzeci: Mario Puzo i Ojciec chrzestny. Mario Puzo urodził się w roku 1920. Był synem włoskich imigrantów. Zwróćcie uwagę, że jest najstarszy z tej całej litanii osób, które do tej pory wymieniłem. Blue Dorn 26, Evans 30, Coppola 39. No, można powiedzieć, że wszyscy oni byli jeszcze głodni sukcesu, ale byli około 30., 40., kiedy pojawił się na ich, na ich horyzoncie Ojciec Chrzestny. Natomiast Mario Puzo miał 49 lat w momencie, kiedy wydał Ojca Chrzestnego. Innymi słowy, miał za sobą już prawie pół wieku życia. Mario Puzo dorastał w Hell's Kitchen Nowojorskim, czyli w takiej dzielnicy znanej dosłownie jako Kuchnia Piekieł. I był dzieckiem, które obserwowało z bliska różne mafijne działania w tej dzielnicy, przy czym on sam nie należał do żadnej rodziny mafijnej i co zawsze podkreślał. Osobiście nie znał żadnych mafiozów, ale kiedy dorastał, między innymi w jego mieszkaniu, nagle, ni, stąd, ni zowąd, jeden mafiozo zostawił na przechowanie w wannie trochę broni palnej, co potem trafi jako epizod do ojca 62, i to był jedno z takich spotkań. Osobą, która najbardziej wpłynęła na Mario Puzo była jego matka twarda, bezwzględna, Traktująca Kościół Katolicki z bardzo dużym dystansem, co nie było no, typowe dla włoskiej mamy tamtego czasu, ale taka niesłychanie niezależna kobieta, która w momencie, kiedy do jej mieszkania przyszedł policjant goniący złodzieja kurczaków, powiedziała, nakrzyczała na tego policjanta i powiedziała, że nie tylko ten złodziej ma prawo kraść te kurczaki, ale ma prawo jej sprzedawać te kurczaki za niższą cenę. To była taka, taka kobieta, która po prostu nikomu absolutnie nie pozwalała przejmować władzy. Była absolutnie niezależna, władcza, taka silna włoska man, mama, która nawet przeciwko, przeciwko autorytetowi kościoła była się w stanie zbuntować, mimo że zachowywała takie podstawowe rytuały i trzymała się tej formalnej strony kościoła katolickiego. No ale ta matka była bardzo dominująca w życiu Maria Puzo, który nie do końca się potrafił odnaleźć. Był w wojsku, zresztą w Niemczech powstał, poznał swoją przyszłą żonę, ale on jakoś nie pracował w rozmaitych biurach, natomiast nie potrafił odnaleźć swojego miejsca. Jedyne co uwielbiał to czytanie i hazard. To były dwie rzeczy, które Mario Puzo bardzo bardzo lubił. No żadna z tych rzeczy nie przynosiła za wiele pieniędzy, zwłaszcza że za Czytanie nikt nie płaci, hazard zazwyczaj kończy się raczej utratą kasy, no i w pewnym momencie pojawiła się kolejna pasja, czyli pisanie. I Mario Puzo zaczął pisać zaczął pisać przede wszystkim groszowe opowiadania do pism takich jak polski, moglibyśmy powiedzieć detektyw, czyli do pism groszowych wydawanych na, tanym, na tanim papierze, w których liczyła się przede wszystkim błyskawiczność, sensacyjność, brutalność, ale także, co ważne, seksualność. Proza, zwłaszcza proza groszowa, pulp fiction, była w tamtym czasie tą przestrzenią, w której cenzura działała stosunkowo słabo, w przeciwieństwie do kina, gdzie była bardzo silna i gdzie opisy chociażby aktów seksualnych mogły być dosyć rozbudowane, mocne, zawierające elementy quasi pornograficzne i w tym także Mario Puzo się bardzo wtedy wyspecjalizował. Przeczytajcie sobie opisy seksu w Ojcu Chrzestnym w książce te to, to nie jest język, którym pisze się wielką literaturę. Jakkolwiek ta książka ma, ma swoją dużą wartość literacką, to ilekroć przechodzimy w rejon opisywania seksualności, znajdujemy się naprawdę w dosyć podłych rejestrach literatury. Te wszystkie opowieści o za dużych waginach, za dużych penisach. Spermie ściekającej po udach, i tak To wszystko jest język raczej pornograficznej, właśnie takiej taniej powieści. Zresztą, kiedy przeczytał książkę Coppola, powiedział, że absolutnie to jest jakaś taniocha, on nie chce robić takiego filmu. Dopiero kiedy zrozumiał, że z tego może wydestylować coś lepszego, przeszedł na tym do porządku dziennego. Ale Puzo tułał się. W pewnym momencie był, miał coraz to więcej dzieci, coraz to więcej odpowiedzialności, pieniędzy było mało. Przegrywał często w karty, przede wszystkim w ruletkę i w inne, w inne gry hazardowe. Któregoś dnia wręcz potknął się i wylądował dosłownie w rynsztoku. Podobno zresztą w tym rynsztoku poprzysiągł sobie, że no właśnie, napisze bestseller. I Mario Puzo miał jedną wielką literacką miłość, to był Dostojewski, ponieważ uważał, że nikt nie opisał tak dobrze mechanizmu hazardu jak właśnie Dostojewski w graczu. A drugą jego miłością były pieniądze, i on marzył o tym, że kiedyś napisze bestseller, że kiedyś napisze książkę, która naprawdę świetnie się sprzeda. Postanowił połączyć te dwie rzeczy. Postanowił napisać bestseller na modny temat. Nawet jeżeli nie jest to temat bliski jego sercu, to on wybierze coś, o czym w tym momencie mówi cała Ameryka. A ponieważ właśnie w tym czasie wychodziła książka Petera Massa, The Valachi Papers, o. Owym walaczym, który sypał mafię i było to, było to komentowane przez wszystkich, pomyślał, hmm, może właśnie mafia. Co prawda nie znam żadnych mafiosów osobiście, ale dowiem się. Pojeżdżę do Las Vegas, porozmawiam z krupierami, dowiem się, jak ten światek działa, przeczytam wszystkie możliwe książki i materiały na ten temat i po prostu sfabrykuję bestseller, który podłączy się pod to, co Amerykę interesuje w tym momencie najbardziej. A z drugiej strony oczywiście nasączę tę książkę Dostojewskim. Dlaczego nie sprawić, że czterech braci korleone będzie trochę jak bracia Karamazow? Jak przyjrzycie się braciom Karamazow i właśnie ojcu chrzestnemu, to możecie być zaszokowani, ponieważ podstawowa struktura czterech braci jest dokładnie wzięta z braci Karamazow. Nawet jeśli nie metrykalnie, to na pewno charakterologicznie możemy mówić o następujących parach: rozsądny Iwan to Michael, porywczy, gwałtowny Dimitr to porywczy i gwałtowny Sony, Santino. Delikatny, niepasujący do tego świata, odklejony troszkę Alosza, zmienia się w delikatnego, niepasującego do świata mafijnego Freda, a syn adoptowany, to znaczy Smierdekow, to Tom Hagen, adoptowany syn o irlandzko-niemieckich korzeniach. Tę czwórkę, dynamikę między nimi, zaczerpnął Puzo właśnie z braci Karamazow. I z tego porzenienia powieści groszowej, tego, że już na tych dziesiątkach opowiadań Puzo wy wykuł swój własny groszowy styl, potoczysty, szybki, sam chwalił się tym, że wie, jak sprawić, żeby czytelnik chciał przewrócić kartkę i czytać dalej, łącząc to no, właśnie z tymi braćmi Karamazow, z tym, kogo najbardziej podziwiał w literaturze i co ważne, umieszczając w powieści najsilniejszą osobowość swojego życia, oddając głos tej jednej osobie, którą uważał za najbardziej potężną, którą jednocześnie się najbardziej bał, a którą jednocześnie najbardziej kochał, to znaczy umieszczając w tej powieści wierny portret swojej matki, przebranej za Dona Corleone, Ponieważ Puzo zawsze mówił, Don Corleone jest moją matką. To jest dokładny portret tego, jak ona mówiła, w jaki sposób zarządzała władzą, w jaki sposób trzymała centralną pozycję w rodzinie. Otóż z tego połączenia dostojewskiego, mammy Puzo i groszowej amerykańskiej powieści, wyszedł Ojciec Chrzestny. W 1997 roku, a zatem już długo po Ojcu Chrzesnym, dom Puzo w Bay Shore w stanie Nowy Jork odwiedziła sama Kamil Palia, autorka słynnego Sexual Personae*, miłośniczka prozy Puzo i także Włoszka z pochodzenia. Zresztą Puzo zaskoczył ją w rozmowie dokładną wiedzą na temat tego, z której części Włoch pochodziła jej rodzina. Palia opublikowała ten wywiad jako It All Comes Back to the Family na łamach New York Timesa. 8 maja 1997 roku i ona tam opisała Puzo no, jako takiego już pączka w maśle, który mieszkał w tym domu, właściwie cała rodzina była na jego usługach, bo obsługiwali biznes, jak, jak, jakim były wówczas książki Mario Puzo i ona patrząc na niego, no, on zawsze lubił ubierać się więcej niż casualowo, koszule, krótkie spodnie, klapki, tak często paradował po rozmaitych kasynach Las Vegas, wielkie okulary, i, I taka też bardzo specyficzna uroda, takiej powiedziałbym lekko uśmiechniętej, i mówię to z całą sympatią dla Ropuch, ponieważ uwielbiam Ropuchy, ale jednak właśnie Ropuchy. Tak wyglądał Puzo. Ona go opisuje, że on leży na kanapie i mówi, myślę o sobie jako o włoskim chłopie żyjącym na swej niewielkiej, wygodnej roli. Innymi słowy, jest właśnie taką, powiedzmy, patriarchalną figurą. On zarobił te miliony na ojcu chrzestnym, no to teraz będzie sobie żył jak taki włoski, e, włoski chłop. On tam mówi, zresztą w tym wywiadzie mówi o tym, że jego matka była scepty sceptyczna wobec katolicyzmu e, i w tym momencie wtrąca się żona puza i mówi, e, jego religią jest hazard. E, kiedy jest przy stole do gry w Las Vegas albo kiedy pisze, to jest jego stan, e, stan zen. E, I to też jest interesujące, ponieważ... E, Palia wspomina o tym, jak wygląda dzień puza. Mianowicie 16 z 24 godzin przeznaczał na leżenie na kanapie i czytanie. On czytał wszystko i przez większość czyta życia czytał co najmniej 6 godzin dziennie, więc on naprawdę wchłonął ogromne ilości, setki tysięcy stron. Bardzo cenił, jego ulubionym pisarzem był John le Carré swoją drogą i no przez to też stał się bardzo, bardzo sprawnym piszącym. Norman Mailer Słynny autor, chociażby Nagich i Martwych, powiedział o nim z przekąsem, a może z zazdrością. Ależ ja chciałbym pisać tak źle, jak on to potrafi. Bo to jest trochę tajemnica stylu Puza, że w postaci Ojca Chrzestnego napisał najlepszą powieść groszową wszechczasów. Książka, która chwilami jest naprawdę rażąco tania w swoich wchytach, w swoim języku, zwłaszcza w tych seksualizmach, a z drugiej strony rzucam wyzwanie odłóżcie ojca chrzestnego w którymś momencie no nie da się to jest bardzo wciągająca bardzo wciągająca książka. I teraz dwie cyfry, aby zakończyć krótki rozdział o Puzo. Po pierwsze już pisząc książkę Puzo wierzył w to, że to będzie sukces, ale nikt inny w to nie wierzył. Puzo był w tak dużych długach karcianych, że Ponieważ udało mu się spotkać właśnie z Robertem Iwansem, tutaj się łączą te kropki, Iwans na podstawie pewnego konspektu tej powieści zaoferował mu spłacenie tych długów i wypłacenie pewnej niewielkiej kwoty na dalszą pracę, oczywiście za prawa, tak prawa do przyszłej książki, to po pierwsze do ekranizacji przyszłej książki. Więc to była już nawet zanim książka powstała już w zasadzie paramount finansował jej powstawanie. To istotne, ponieważ podobnie, właściwie troszkę podobnie zrobił Evans z Love Story. Książka jeszcze nie była opublikowana, a już prawa do jej ekranizacji były kupione, to później się stanie często normą, ale to były pionierskie, pionierskie działania. Natomiast najważniejsze jest to, że książka została rozpoznana przez wydawcę, firmę Patnam, jako potencjalny bestseller i ten naprawdę poobijany przez życie hazardista, cukrzyk, człowiek, który był przekonany, że jest absolutną porażką, Usłyszał kwotę, którą wydawnictwo było gotowe zapłacić za wydanie tej książki: 375 tysięcy dolarów. To była kwota, której naprawdę trudno, trudno było mu w to w ogóle uwierzyć. Później ta kwota pod, została podniesiona do 400 tysięcy dolarów, i to był absolutny rekord. Ponieważ tyle wtedy wynosił rekord za prawa do książki. Przy czym wydawnictwo jeszcze to przebiło, zapłaciło mu w końcu 410 tysięcy dolarów, co było rekordem wtedy światowym. Obecnie byłyby to 3 miliony dolarów za prawa do wydania książki. Więc z takimi pieniędzmi, które swoją drogą. Puza potem dosyć koncertowo stracił, to znaczy po prostu grając, podróżując i tak dalej, ale film na szczęście przyszedł mu z ratunkiem. To były ogromne pieniądze. Więc Mario Puza w końcu dzięki pożenieniu niezłomnej wiary w to, że kiedyś mu się uda, dzięki pożenieniu swojej własnej matki z Dostojewskim i Groszową powieścią zrealizował swoje. Swoje marzenie. I to dla mnie jest też swoją drogą interesujące, że dwóch autorów bestsellerów z tamtego czasu, czyli właśnie Puzo i William Peter Blatty, który napisał Egzorcystę, który swoją drogą jest bardzo podobną książką, jeżeli chodzi o pewien styl i taką sensacyjność. Obydwaj mówili często, że zawarli w tych książkach portrety swoich matek albo że byli strasznie pod wpływem swoich matek, więc kto wie, czy też nie można tego tak czytać, bo być może i szatan w egzorcyście i mafia w ojcu chrzestnym to są tylko fasady zmagań synów z silnymi matkami, którzy, które próbują przejąć ich ciała, czy to przez fizyczne opętanie, czy przez wciągnięcie w biznes rodzinny, bo jeżeli Vito Corleone to tak naprawdę matka puzo, no to znaczy, że bohater jest wciągnięty w orbitę własnej matki, a nie ojca, ale to już zostawmy freudowskim interpretatorom. Tak czy siak. W jakim punkcie jesteśmy? Prawa do Ojca Chrzestnego sprzedane, książka staje się gigantycznym bestsellerem, rok na liście New York Timesa, została wydana w 1969 i dopiero w roku 70 detronizuje ją z pierwszego miejsca kochanica Francuza Johna Fowlsa, prawa kupione przez Paramount, Charlie Bluedorn naciska, rób hity Robert, mówiąc do Roberta Evansa, Coppola w kropce, nie wie co zrobić, co teraz reżyserować? Jaki film kolejny powinien być w, moim w mojej karierze? Jaką drogę obrać? I bestseller Puzo. Te wszystkie nitki się zbiegają. A zatem pora na rozdział czwarty. Francis Ford Coppola, Ojciec Chrzestny i przygotowanie do produkcji. Paramount wiedział, że chce zrobić film dla Ojca Chrzestnego. Robert Evans wiedział, że chce zrobić hit. Ale jak zrobić z Ojca Chrzestnego hit? Sam fakt, że książka się świetnie sprzedała, nie był jeszcze gwarancją. Hollywood miało ostatnio złe doświadczenia z filmami gangsterskimi. Sam Paramount miał na koncie film pod tytułem Braterstwo z Kirkiem Douglasem i z reżyserem Martinem Rittem The Brotherhood, który był klęską, nie udał się. Robert Evans zastanawiał się, jak upichcić to danie, jakie składniki dodać i jaki zespół w tej kuchni zgromadzić, żeby film odniósł sukces. Lista potencjalnych reżyserów była bardzo, bardzo długa. Zanim wybrano Kopole, rozważano m.in. Richarda Brooksa, niedawny sukces z, z Zimną Krwią, Artura Pena, Bonnie i Clyde, wydały się dobry pomysł, kostega Wrasa na podstawie jego ogromnego sukcesu politycznego thrillera Z, czy po polsku Z, a także Elie Kazana, być może na podstawie jego. Doświadczeń przy filmie Ameryka, Ameryka, który pokazywał emigrantów greckich w Stanach Zjednoczonych, Franklina Schaffnera, który miał sukces z Patonem, Freda Zinemana, urodzonego w Rzeszowie, naszego krajana, który być może byłby także ciekawym wyborem. Zwróćcie uwagę, jak dynamicznie wyreżyseruje później Dzień Szakala, Louisa Gilberta i Petera Yatesa po sukcesie Bulita. Wszyscy odmówili. Mówiąc, że nie da się takiego dobrego filmu zrobić według tej książki, między innymi dlatego, że wielu z nich nie chciało w żaden sposób gloryfikować mafii. A zatem, kogo wybrać? Jednym z ojców sukcesu Ojca Chrzestnego, a ten film ma oczywiście wielu ojców. Im większy sukces, tym większa ilość ojców tego sukcesu. Był pod tym względem Peter Bart, były dziennikarz New York Times'a, który został zatrudniony przez Iwansa jako jego producencka prawa ręka. Później zresztą wyda swoją książkę ze wspomnieniami. Wszyscy wydali później swoje książki ze wspomnieniami, pod tytułem Infamous Players: A Tale of Movies, The Map, and Sex. I to Peter Bart podsunął myśl o kopoli Robertowi Iwansowi. A Robert Iwans wtedy miał pewne olśnienie, ponieważ jak sam zresztą powiedział, zrozumiał, że większość filmów o gangsterach, tych, które w ostatnich latach nie odniosły dużych sukcesów, były to filmy o gangsterach włoskich przede wszystkim, ale reżyserowane przez twórców żydowskich, twórców z korzeniami, które nie zgadzały się z korzeniami bohaterów. Martin Reed był Żydem, Kirk Douglas grający w The Brotherhood także i Robert Evans powiedział, zaraz, zaraz, ten film musi być ultrawłoski, musi być etniczny. Jak sam powiedział Musi być etni etniczny do samego rdzenia. Z ekranu powinno pachnieć spaghetti. No i to był jeden z kluczy, który okazał się fantastycznie dopasowany do tego zamka. Bo jedna sprawa to jest kwestia przeczytania książki, zrozumienia jej fabuły i tak dalej. Ale nasycenie filmu całą warstwą odniesień, mikroobserwacji, drobnych scenek, czy też myślicie w tym momencie o tej scenie, kiedy Klemenca uczy Michaela, jak gotować dobrze sos pomidorowy z klopsikami. No właśnie, żeby wychwycić te wszystkie drobniutkie szczegóły, takie jak kuzy, kuzyni rzucający do siebie kanapkami z na weselu koni na początku filmu, być może faktycznie potrzeba było kogoś, kto zna te szczegóły, kto był tam. Nawet jeżeli nie był w willi mafioza, to zna język i dynamikę, temperaturę relacji, w danej kulturze. Te słowa ethnic to the core, czyli dosłownie etniczny do samego spodu, okazały się jednym z ogromnych kluczy do sukcesów Ojca Chrzestnego i za to oczywiście chwała Robertowi Evansowi, ponieważ fakt, że film wyreżyserował Francis Ford Coppola, a muzykę częściowo napisał Carmine Coppola, a drugą część większą muzyki napisał Nino Rota, twórca muzyki do filmu Federico Felliniego, i grali aktorzy, którzy w znakomitej większości, chociaż nie wszyscy, ponieważ James Khan na przykład też ma korzenie żydowskie, a nie włoskie, ale we większości reprezentowali właśnie także yy, yy, włoską mniejszość w Stanach Zjednoczonych, takie jak Riccardo Castellano, Al Pacino i tak dalej i tak dalej. Nie Marlon Brando, tutaj kolejny wyjątek, ale jednak większość sprawiło, że coś faktycznie pod tym względem się zadziało i yy, nasycenie tego filmu właśnie taką etniczną temperaturą pewnej kultury, pewnego sposobu bycia, mówienia, ubierania się, gotowania. Oczywiście także zwróćcie uwagę jak dużo tutaj jest scen posiłków, jedzenia. Możemy przyjrzeć się dokładnie temu, co jest wyłożone na stołach w trakcie wesela. Fakt, że nie ma tam kelnerów na przykład, tylko same kobiety z rodziny przynoszą dania, dzielą się nimi, to wszystko było bardzo, bardzo mocno podpatrzone i to była pewna intuicja Ewansa. No więc zadzwonił do Kopoli i powiedział: "Słuchaj, mamy wspaniały bestseller. Film, budżet, zapraszam cię do kręcenia. Coppola mówi: Nie, nie jestem zainteresowany. To jest taniocha, to jest pornografia, to nie jest w ogóle mój poziom artystyczny. Ja chcę robić małe filmy w rodzaju Antonioni'ego. Zrobiłem właśnie deszczowych ludzi i na to kolega George Lucas mówi mu: Francis, czy ty oszalałeś? Jesteśmy w długach. Amerykan Zoetrop za chwilkę nie będzie istnieć. Być może nie dokończymy w ogóle Ameryka, amerykańskiego graffiti, które tam rozpocząłem. Nie mamy pieniędzy, tak pieniądze się skończyły, część naszego sprzętu rozkradziono, bo byliśmy tak otwarci i chętni do jego udzielania, że wiele osób założyło, że może sobie ten sprzęt zatrzymać. Potrzebujemy pieniędzy. Musisz zrobić duży film hollywoodzki, nawet jeśli nie czujesz Hollywood, nie chcesz pracować w Hollywood, budujemy tutaj tę małą utopię American Zoetrope w San Francisco, musisz ten film zrobić po prostu, żeby mieć kasę, bo sam jesteś człowieku w niezłych długach. To jedna osoba, a druga osoba to była Ogi March, czyli żona Waltera Marcha, wybitnego montażysty, który będzie częściowo nadzorował montaż ojca Chrzestnego, a zdecydowanie potrafi pokaże co potrafi przy rozmowie, gdzie stworzy jeden z najwybitniejszych miksów obrazu i dźwięku wszechczasów. Otóż Ogi March w trakcie barbecue, w trakcie grilla zaczęła rozmawiać z Kopolą o tej książce i powiedziała mu, słuchaj, ja tej książki nie potrafię odłożyć, ja po prostu ją czytam, ja go szalała, bo jest tak, tak ciekawa. I wtedy Kopola pomyślał, no dobrze, może ja też jeszcze raz ją przeczytam. Przeczytał jeszcze raz i wtedy miał olśnienie. Zrozumiał, że może wydestylować i oddzielić te wszystkie właśnie tanie, quasi-pornograficzne chwyty Maria Puzo i opowiedzieć historię o rodzinie, opowiedzieć historię o sukcesji, historię niemalże na miarę króla Lira, kto będzie następcą króla Corleone. A po drugie, zaświtała mu myśl. Ta książka jest świetną metaforą amerykańskiego kapitalizmu. W pierwszym wywiadzie, jakiego Coppola udzieli już później, po premierze Ojca Chrzestnego, udzieli go na łamach brytyjskiego pisma Sight and Sound w numerze z sierpnia 1970 drugiego roku e, powie Coppola Stevenowi Farberowi tak fragment w moim przykładzie Zawsze chciałem użyć mafii jako metafory dla Ameryki Jeśli przyjrzysz się filmowi zobaczysz że jest uformowany w ten sposób Pierwszy dialog brzmi Wierzę w Amerykę I believe in America Uważam że mafia jest niesamowitą metaforą tego kraju Zarówno mafia jak i Ameryka mają korzenie w Europie Ameryka to europejski fenomen Teraz mi przyszło do głowy, to Michał Oleszczyk mówi, że przecież nawet słowo Ameryka pochodzi od włoskiego nazwiska, prawda? Odkrywcy. Zarówno Ameryka, jak i Mafia widzą siebie jako czyniące dobro. Zarówno Mafia, jak i, ma jak i Ameryka mają ręce skrwawione od działań postrzeganych jako ochrona własnych interesów. Obydwie mają charakter kapitalistyczny, mają zysk jako motyw, ale wydaje mi się, że Ameryka nie dba o własnych obywateli. Ameryka ich wykorzystuje, traktuje ich szorstko, ubliża ich godności. Patrzymy na naszą ojczyznę jako na, na naszą karmicielkę, naszą ochronę, ale ona nas oszukuje, robi nas w balona. Poczułem, że książka Puzo stała się sukcesem właśnie dlatego, że opowiada o organizacji, która jest zdolna, by się nami zająć. Kiedy sądy są skorumpowane, kiedy cały system amerykański nawala, możesz udać się po pomoc do Don Corleone. Oczywiście jest to romantyczna wizja mafii, dodaje Coppola już niejako post factum, ale co zostało powiedziane, to zostało powiedziane. Coppola zrozumiał, że mafia może być metaforą dla Ameryki. No i recepcja tego filmu jak najbardziej potwierdzi jego intuicję, ale o tym troszkę później. Najważniejsze jest to, że Coppola się zdecydował. Ponieważ był w długach, podpisał dosyć niekorzystną umowę dla siebie, ale dostał 175 tysięcy dolarów i tak zwaną dniówkę. Przeniósł się z rodziną już wówczas całkiem liczną, żoną, dwójką dzieci, trzecim dzieckiem w drodze. Tym trzecim dzieckiem była niejaka Sofia, która pojawi się jako niemowlę chrzczone w scenie Chrztu pod koniec filmu. Przeniósł się do Nowego Jorku i zaczęły się prace nad Ojcem Krzesnym. Bardzo ważnym faktem jest, że Pola polubił się z Mario Puzo, bo w zasadzie nie polubił się z nikim innym. Robert Evans, mimo że za nim stanął, na początku przysporzył mu bardzo dużo cierpienia i kłopotów, nie zgadzając się właściwie z żadną jego decyzją. Charlie Bludor na szczęście w pewnym momencie stanął po stronie Francisa, mimo że mogło być inaczej. Francis Ford Coppola mówił, że każdego dnia kręcenia Ojca Chrzestnego bał się, że zostanie zwolniony, ponieważ tak dużo osób kopało pod nim dołki, zadając zawisne pytanie. Dlaczego akurat ty? Film, który proponowano Ko Koście Gawrasowi, Fredowi Zinemanowi, Arturowi Penowi: dlaczego... Ty go reżyserujesz. Nie masz jeszcze czterdziestki, dopiero co miałeś, zaliczyłeś dwie wpadki. Ten czafiniana się nie sprzedała, deszczowi ludzie byli porażką. Dlaczego właśnie ty? No, dlatego, że na początku uwierzył w niego Evans, potem jeszcze mocniej uwierzył w niego Bloodorn, ale były na planie osoby, między innymi montażysta Aram które po prostu donosiły na Kopole w nadziei na to, że dostaną jego pracę, A zatem sam plan Ojca Chrzestnego opitował w intrygi. I był przestrzenią, na której codziennie Coppola musiał jakby utwierdzać w ogóle pozycję kogoś, kto może wydawać polecenia. Do tego dochodziły kłótnie z operatorem Gordonem Willisem, który pięknie skąpał film w czerniach, cieniach i słusznie nosi przydomek Książe Ciemności, ale jeszcze wtedy się z Francisem nie lubili, i było bardzo, bardzo dużo kłótni o to, jak film ma być oświetlony, jakie konkretne ustawienia kamery mają być, i tak dalej. Tak czy inaczej, ten burzliwy plan, najważniejsza jego cecha, byli to oczywiście aktorzy, ponieważ obsada Ojca Chrzestnego, Stanley Kubrick powiedział po latach, że to najlepiej obsadzony film wszechczasów, otóż obsada była absolutnie zgodna z tym, co Francis Ford Coppola wymarzył sobie na początku, ponieważ już na bardzo wczesnym etapie pracy Coppola powiedział, że chce, żeby Michaela zagrał Al Pacino, żeby Soniego zagrał James Caan, żeby John Cazal zagrał Freda i żeby Toma, Tom Hagen był grany przez Roberta Diwala. Marzył mu się także Marlon Brando jako Don Corleone, rozważał także Lorenza Oliviera, dobrze, że tak się nie stało, dlatego, że chciał, żeby najlepszy aktor pracujący w tym momencie zagrał tę rolę. Dzisiaj myślimy, no, Francis miał fantastyczną intuicję, to się bardzo dobrze sprawdziło, ale w tę obsadę zupełnie nie uwierzył Paramount, zupełnie nie uwierzył Robert Evans i Francis Ford-Coppola musiał stoczyć długą walkę, i wydano setki tysięcy dolarów, po to, żeby przeprowadzić setki testów, żeby sprawdzić, czy inni aktorzy nie sprawdzą się w tych rolach. I na szczęście wygrał. Tę wojnę Francis Ford Coppola, bo dzięki temu mamy dokładnie tę obsadę, którą on na początku chciał skompletować. Mówię oczywiście o głównych rolach, ponieważ sam Coppola przyznaje w komentarzu audio na Blu-rayu z tym filmem, że jeżeli chodzi o obsadę pomniejszych ról, to absolutnie tutaj przesłuchania dziesiątek czy nawet setek aktorów były konieczne. Ale jeśli chodzi o ten pierwszy zestaw, to on sprowadził tych wszystkich ludzi do swojego studia w San Francisco i jak sam powiedział, za cenę czterech kanapek speklowaną wołowiną sfilmował ich pierwsze testy. Wiele miesięcy później, po kolejnych wojnach, w końcu udało się zatwierdzić tę obsadę. Na próbach w San Francisco nie było Marlona Brando, on wówczas był zaszyty w Hollywood, był raczej traktowany jako aktor, który sprawia przede wszystkim kłopoty. Już dużo lat upłynęło od jego Oscara za na nabrzeżach. Ogólnie rzecz biorąc, raczej patrzono na niego jak na taką chodzącą porażkę, a także kogoś, kto gwarantuje kłopoty na planie, ale Coppola bardzo w niego wierzył. I do tej roli najtrudniej było przekonać wytwórnie, ponieważ nie mogli przejść w, do porządku dziennego nad tym, że Brando, który ogólnie rzecz biorąc jest byłą gwiazdą, a na dodatek tak trudnym człowiekiem i jest dużo młodszy od swojego bohatera, ponieważ miał wtedy zaledwie lat 47, przeistoczy się we włoskiego gangstera, świętego potwora, starca yy, Don Vito Corleone. Coppola dowiódł tego, kręcąc testy. Mówiąc Brando, że są to tylko testy charakteryzacji, ponieważ wiedział, że Brando nie, nie godzi się na przesłuchania przed kamerą, powiedział mu: słuchaj, przetestujemy tylko twoją charakteryzację. I jak sam Coppola mówi, w trakcie tych testów Brando jego samego zadziwił stopniem przeistoczenia się w Vito Corleone. No i w końcu, kiedy te testy zobaczyli w Paramoncie, nie poznali Brando. I to był najlepszy dowód na to, że to był świetny wybór, ponieważ patrzyli na Vito Corleone, a nie na Marlona Brando. Prace scenariuszowe trwały. Puzo był troszkę skonfundowany tym, jak powinien wyglądać scenariusz. Na szczęście znalazł w Kopoli dobrego partnera, dobrze się rozumieli i przede wszystkim Kopola zrozumiał, że książka Puzo już jest rodzajem scenariusza, że tylko jest to kwestia okrojenia materiału, przeorganizowania go. I tutaj, co ważne, Kopola także usiadł nad tą książką i zaczął ją studiować niemalże jak Biblię. To jest bardzo istotne i to chcę podkreślić. Że Coppola siedział w San Francisco, w słynnej kafetriest, z książką Puzo, z długopisem, z maszyną do pisania, i strona po stronie stworzył setki komentarzy na marginesie, głównie ołówkiem, do każdej sceny w tej książce. Następnie podzielił książkę na konkretne sceny, skserował całą książkę powyklejał od, od kolejne strony w takim oddzielnym, ciężkim, dużym skoroszycie i pracowicie obnotowywał całą książkę jak takim wianuszkiem notatek, po czym zbierał swoje notatki w jedno i tworzył notatnik Ojca Chrzestnego, The Godfather Notebook, do każdej sceny pisał wszystkie najważniejsze rzeczy, co należy pokazać, jak ta scena posuwa akcję do przodu, Jakie postaci są w niej najważniejsze, a przede wszystkim, jakie są pułapki tej sceny i co można by zrobić w inscenizacji tej sceny. Dlaczego o tym wspominam w tym momencie odcinka? Dlatego, że możecie zajrzeć do tych notatek. Po latach Francis Ford Coppola wydał The Godfather Notebook. Jest to książka, która waży około 3 kilo, albo może nawet więcej. Duże albumowe wydanie, stanowiące dokładną kopię tego notatnika. Jest to rzecz fascynująca. Powiem szczerze, uważam, że jest to szkoła filmowa w pigułce. Na pewno jest to szkoła filmowej adaptacji, ponieważ nawet jeżeli nie przedstudujecie każdej z tych setek notatek, bo tego jest naprawdę dużo, to jest potężna książka. Nawet lektura poszczególnych tych podsumowań scen, to znaczy tych maszynopisów, w których Coppola podsumowuje to, co uważa na temat konkretnej sceny, to jakie są pułapki tej sceny, co tam powinno się pojawić. To jest masterclass, jeżeli chodzi o wydestylowanie z książki jej adaptacyjnej istoty. Więc wydaje mi się, że może być to też taki wzór do, do naśladowania. Jeżeli ktoś ma za zadanie zaadaptowanie jakiejś powieści, zwłaszcza powieści o takiej dosyć filmowej strukturze, jak Ojciec Krzesny, to czytanie genialnych komentarzy Kopoli yy, i właściwie widzimy w tych ołówkowych zapiskach, jak ten film się rodzi w jego oczach. W jego głowie. To jest rzecz fascynująca, i naprawdę można się z tego bardzo dużo nauczyć. Pod koniec odcinka przyjrzę się sceny, scenie weselnej i przeczytam wam kilka tych komentarzy Kopoli. Przekonacie się, że już przy stoliku w café Triest z tekstem Puzo przed oczami w wspaniały sposób ta scena rodziła się w umyśle Kopoli dokładnie tak, jak później zobaczyliśmy ją na ekranie. Obsada obfitowała także w nazwiska mniej znane włoskie, czasami włoskie i troszkę bardziej znane, bo Richard Castellano na przykład, który zagra Klemencę, dopiero co miał nominację do Oscara za długopanową rolę w filmie Lovers and Other Strangers, gdzie zagrał takiego bardzo stereotypowego włocha, zresztą bardzo zabawnie, ale ta obsada oczywiście stała się o wiele bardziej bogata, i Coppola, tutaj także duże, duża zasługa oczywiście reżysera obsady, czyli Freda Rusa który podsuwał mu pewne nazwiska, ale Coppola nie bał się łączyć naturszczyków z aktorami profesjonalnymi. A zatem bardzo profesjonalny i bardzo hollywoodzki aktor ze Starej Gwardii, Sterling Hayden, pamiętny jako generał w Doktorze Strangelove, tutaj jako kapitan McCluskey, czyli skorumpowany glina, który w pewnym momencie zostaje zastrzelony przez Michaela. John Marley, świetna drugopronowa rola jako Jack Waltz, czyli producent filmowy, który znajduje odciętą głowę konia w swoim łóżku. John Marley, znany i nominowany do Oscara za drugoplanową rolę ojca w Love Story. Richard Conti jako Barzini. Diane Keaton jako Kay Adams, wówczas znana przede wszystkim z musicalu Hair. Dalekie, dalekie klimaty od Kay Adams, czyli tej protestanckiej dziewczyny Michaela, która... Na końcu orientuje się, za kogo tak naprawdę wyszła, ale jednak w nią uwierzył, mimo że Ameryka znała ją głównie wtedy z reklamy telewizyjnej dezodorantu Hour After Hour, którą możecie zobaczyć na YouTube. Abe Wigoda, bardzo doświadczony drugoplanowy aktor jako Tesio, Talia Shire jako, aktor, jako Connie, czyli ym, siostra. Braci Corleona a jednocześnie prawdziwa siostra Francisza Forda Coppoli, Gianni Russo, aktor z powiązaniami mafijnymi, który użył tych powiązań, żeby dostać rolę Karla, czyli męża Koni z pierwszej sceny weselnej. No i później, oczywiście, dostaje nie, nie, niezłe lanie od Soniego. I tak dalej, i tak dalej. Włącznie z Lenem Montaną, czyli uwaga, byłym zapaśnikiem, który gra niezapomnianą rolę Luki Braziego. I którego nieumiejętne wypowiadanie linijek, dialogów w scenie z Brando, staje się częścią tematu, ponieważ y, wiemy, jak bardzo sparaliżowany lękiem jest Luca Brazzi w zetknięciu z Donem Corleone. I y, Coppola potem sprytnie jeszcze dokręcił moment, kiedy Luca Brazzi uczy się na pamięć tej przemowy dziękczynnej dla Dona Corleone. Dzięki czemu jest fantastyczny żart, ponieważ my wiemy najpierw, że on się uczy tych linijek, a potem widzimy, jak ich zapomina. Otóż on naprawdę ich zapomniał, kiedy wypowiadał je przed Marlonem Brando. A zatem obsada na szczęście pomyśli Kopoli, obsada zarówno młodych, niesłychanie zdolnych aktorów, których oczywiście ten film uczynił gwiazdami, na czele Spaccino, dla którego był to wzrost jak po prostu wystrzał z armaty, ale także właśnie cały cały szereg tych drugoplanowych aktorów, którzy potem zresztą często będą trochę żyli z tej legendy Ojca Chrzestnego, bo, bo niektórzy z nich nawet opublikowali całe książki swoich wspomnień, no a wszyscy ich kojarzyli właśnie jako te postaci. Na przykład żona Richarda Castellano wydała później książkę. Gianni Russo napisał swoją wersję wydarzeń The Hollywood Godfather i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeszcze zanim wejdziemy w zdjęcia, warto sobie uświadomić jedną rzecz. Otóż Paramount chciał, żeby Ojciec Chrzestny był filmem w miarę tanim, niedroższym niż 2 miliony i nakręconym w jakimś amerykańskim mieście, może być Kansas City, ale przede wszystkim na tyle tanim, żeby zrezygnować z osadzania akcji w latach 40. i 50., żeby nie odtwarzać scenograficznie tego, co tak pięknie potem zrobi Dean Tavularis tych właśnie realiów. Po co? Zróbmy to tanio, zróbmy to współcześnie, sfilmujmy bestseller, zróbmy kasę i w nogi. Tak, to znaczy, oczywiście Robert Evans miał trochę większe ambicje, ale ogólnie nastroje w Paramountie były takie, no da się to zrobić tanio i zarobić na tym dużo. Na szczęście wizja Copoli, tego, żeby to po pierwsze był jednak film osadzony w latach 40-tych i 50-tych, po drugie, żeby kręcić go w Nowym Jorku, ponieważ tylko tam jest taki klimat jak trzeba. Zwłaszcza do scen ulicznych. Po trzecie, że powinien być to film dłuższy niż przepisowe zapisane w kontrakcie 2 godziny 15 minut. Jak, jak dzisiaj wiemy, dobrze, że te walki także Coppola wygrał. Oczywiście przypłacił to bardzo także zdrowiem. Wtedy, no zwłaszcza pod koniec filmu, miał się już niemal przewrócić z wycieńczenia i nerwów. Natomiast udało mu się te rzeczy wygrać. Z tym, że był taki mały szkopu, że jeżeli film ma traktować o włoskiej mafii. I ma być kręcony w Nowym Jorku. To w tym Nowym Jorku jest ta włoska mafia. I tej włoskiej mafii może się nie do końca podobać, że ten film będzie tak tam kręcony. I z tym problemem zetknął się producent tego filmu, który faktycznie organizował produkcję, to znaczy Al Ruddy, który też później będzie odbierał Oscara. Jeden z jego dwóch Oscarów, potem wiele, wiele lat później, dostanie też za, za wszelką cenę milion Dollar Baby. Natomiast Al Ruddy przyjechał do Nowego Jorku i zorientował się: aha, nie będzie łatwo, ponieważ mafioziów tamtejsi, przede wszystkim niejaki Joe Colombo, który prezentował się kamerom telewizyjnym jako prezydent Ligi Ochrony Dobrego Imienia Amerykanów Włoskiego Pochodzenia, no i walczył o to, żeby właśnie nie, nie wymieniać słowa mafia w mediach, żeby nie kojarzyć Włochów z mafią, co zresztą bardzo słuszne, ponieważ większość Włochów w Stanach nie ma nic wspólnego z mafią. Natomiast tak się składa, że Joe Colombo miał. Więc jest to taki szczególny paradoks, że on tutaj grzmiał przed kamerami, że nie możemy pozwolić, żeby Hollywood robiło kolejny film, który nas oczernia, twierdząc, że jesteśmy mafiozami. Biły mu brawo, rozmaite. Poczciwe włoskie dusze, które zgadzały się z jego przykazem, ale jednocześnie sam Joe Colombo był takim mafiozem. Więc, ponieważ miał świetne układy z teamsterami, czyli ze Związkiem Zawodowym Kierowców Ciężarówek, odsyłam do Irlandczyka, tam to świetnie widać, no to nagle się okazało, że na planie Ojca Chrzestnego nie będzie dobrego transportu, ponieważ związek nie przewiezie tego, co trzeba przewieźć, po prostu produkcja będzie sparaliżowana. Były protesty przeciwko temu filmowi. Więc w końcu Al Radi musiał, i to jest piękny paradoks tego filmu, żeby zrobić film o mafii w Nowym Jorku, trzeba się było dogadać z mafią w Nowym Jorku. Al Radi pojechał do Nowego Jorku, miał negocjacje dosyć komicznie opisane przez niego. Odsyłam do dokumentalnego filmu, jest na YouTubie The Godfather and The Mob. Miał dosyć komiczne negocjacje, ale mafia się w końcu zgodziła. Joe Colombo podszedł Al Radiego i zrobił taki psiku: powiedział, wiesz, to przyjdź tutaj, będzie taka mała konferencja prasowa, powiemy, że się dogadałeś z Ligą Obr Obrony Dobrego Imienia. Al Radi myślał, że idzie na spotkanie, na którym będą trzy nakrzyż, jakieś małe włoskie gazetki lokalne. Okazało się, że Joe Colombo zaprosił wszystkich, łącznie z dużymi mediami amerykańskimi, telewizyjnymi, gazetami. Następnego dnia. New York Times, jedna z pierwszych stron, Hollywood dogaduje się z mafią. I, I ironiczny komentarz, panie Radi, nie wie pan, że istnieje słowo na M, bo tam była kwestia wymieniania słowa mafia w dialogach, co swoją drogą koniec końców się nie stało. Obejrzyjcie Ojca Chrzestnego, tam nie ma słowa mafia. W żadnym dialogu nie ma słowa mafia. Właśnie dlatego, że dogadał się Rady z mafią. Przy czym zabawne było to, że w scenariuszu miało to słowo padać i tak tylko raz w scenie rozmowy Toma Hegana z hollywoodzkim producentem, no ale koniec końców nie padło ani razu. Więc, ale Radi musiał dogadać się z mafią, żeby film mógł być kręcony, no i dogadał się, przy czym no niesamowity zbieg okoliczności i jednocześnie potwierdzenie tego, że mafia jest jednak zła, mimo że tak z taką miłością patrzymy na rodzinę Corleone. No, finał był taki, że. W trakcie kręcenia filmu, 28 czerwca 1971 roku, czyli dosłownie, kiedy Coppola pracował nad filmem, Joe Colombo został zastrzelony przy Columbus Circle w trakcie wiecu wspierającego Ligę Dobrego Imienia Włochów. Tuż obok siedziby Gulf and Western, czyli tuż obok Królestwa Charlie'ego Bludorna, zabójstwo zlecił Crazy Joe Gallo, zbratany z rodziną Gambino którego z kolei zastrzelono wkrótce potem, 7 kwietnia 1972 roku, a zatem niecały miesiąc po premierze Ojca Chrzestnego, w Umberto House przy 132 Melbury Street w dzielnicy Mała Italia. I tutaj mały przypis. Przed nagrywaniem tego odcinka udało mi się pojechać do Nowego Jorku, o czym wiecie z odcinka poprzedniego. Przespacerowałem się dokładnie tropami Ojca Chrzestnego. Byłem w różnych lokacjach, gdzie go kręcono, m.in. Przy Mott Street, gdzie właśnie zastrzelono Dona Corleone. Natomiast poszedłem i sprawdziłem. Przy Melbury Street, dokładnie przy numerze 132, nadal jest Umberto's House, czyli knajpa z włoskim jedzeniem z owocami morza. I kurczę, do teraz żałuję, że nie poszedłem tam coś zjeść. Do teraz tak się zastanawiam, mm, pójdę, no, ale po co? Zobaczyłem, teraz żałuję, że, że tam nie poszedłem. Jeżeli będziecie w Nowym Jorku, możecie zjeść ze świadomością, że tam zastrzelono crazy'ego Joe Gallo. No ale co to dowodzi? Że w trakcie kręcenia Ojca Chrzestnego na głównych pierwszych stronach gazet amerykańskich były po prostu mafijne morderstwa. I co więcej, mafijne morderstwa ludzi powiązanych z produkcją tego filmu. Z jednej strony idealne publicity. Z drugiej strony, mroczny przypominacz tego, z jakimi siłami ten film tak naprawdę igrał. No, dość powiedzieć, że zdjęcia, tak jak powiedziałem, były burzliwe, Kopola cały czas bał się o swoją pracę. Yy, ale koniec końców udało się, i zdjęcia po prostu zostały szczęśliwie ukończone i przyszła pora na postprodukcję. Rozdział szósty. Postprodukcja i premiera. Nie będę oczywiście teraz opowiadał całych dziejów postprodukcji tego filmu. Spokojnie możecie to znaleźć w książce Marka Seala, jest tam dużo szczegółów. Ja zwrócę uwagę tylko na jedno, to znaczy na muzykę. Robert Evans bardzo nie chciał, żeby to Nino Rota robił muzykę do tego filmu. No, miał doświadczenie z Lalo Schifrinem przy okazji Love Story. No i marzyła mu się taka muzyczka, która będzie, nie wiem, miła dla ucha, łatwa, przyjemna. Hollywoodzka przede wszystkim, a, 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 a to nie jest to, o czym myślał Coppola. Coppola chciał rzeczywiście, żeby to było włoskie, no i zwrócił się do swojego idola, bo jeśli spojrzycie na listę dziesięciu najlepszych filmów, jakie wybrał Coppola kiedyś w 2012 roku, to poza tym, że jest tam Popiół Diamond Diament Wajdy, to jest tam m.in. film Wałkonie Feliniego, no a oczywiście Nino Rota to najważniejszy współpracownik Feliniego, więc Coppola się do niego wybrał, tym bardziej, że część Ojca Chrzestnego oczywiście była kręcona na Sycylii, tam pojawiają się m.in aktorzy, także włoscy, mamy aktora z Włóczykija, Pasoliniego, ale najważniejsze spotkanie na ziemi włoskiej to jest Coppola i Nino Rota, który ogólnie nie był na początku chętny, ale w końcu się zgodził no i skomponował jedno z legendarnych ilustracji muzycznych, bo muzyka do Ojca Chrzestnego naprawdę tworzy klimat tego filmu, a zwłaszcza walc Ojca Chrzestnego to jest absolutna klasyka. Co prawda Rota zostanie zdyskwalifikowany z oscarowego wyścigu, Ponieważ użył już wcześniej fragmentów tej samej muzyki w filmie pod tytułem Fortunella, ale nie zmienia to ogromu jego osiągnięcia. Muzyka Roty, połączona z fragmentami muzycznymi, zwłaszcza w scenie weselnej, komponowanymi przez Carmine Coppola, czyli ojca, to jest jeden z najważniejszych aspektów tego filmu. Swoją drogą można powiedzieć, że Francis Ford Coppola tym filmem spełnił marzenie Carmina, który zawsze chciał komponować dla Hollywood i chyba Coppola trochę tym filmem po latach przeprosił swojego ojca za okrutny żart, który zrobił mu jeszcze w latach 50. Francis krótko pracował w biurze telegraficznym i miał idiotyczny pomysł, żeby któregoś dnia wysłać telegram do swojego ojca rzekomo od wytwórni Paramount, rzekomo o tym, że Paramount chce Carmina na swojego głównego kompozytora. Ten telegram doszedł, Carmine był uradowany przez jeden dzień, mówił: Teraz nasze życie się zmieni. A Francis musiał wyznać, ta, to był żart. Carmine był załamany. No zresztą, wyobraźcie sobie tę sytuację, tak? Dostajecie taki telegram, a na zajutrz się dowiadujecie, że to wasz syn e, zrobił dowcip. Więc cieszę się, że po wielu, wielu latach e, Franciszko Pola mógł spełnić to, co nieoba, nieopatrznie obiecał ojcu w tym żartobliwym, nieszczęśliwym te, telegramie. Rzeczywiście. Carmine napisał muzykę, przynajmniej w części dla filmu Paramountu. Dużą rolę w postprodukcji odegrał także Walter March, który naprawdę jest mistrzem łączenia dźwięku z obrazem i między innymi ten genialny pomysł, żeby w scenie, kiedy Michael już, już, już ma zabić Solotce i Maklaskiego, żeby kamera, kiedy kamera zbliża się do jego twarzy i my wiemy, że w środku walczą emocje, i Michael właśnie rozważa, co ma zrobić, jak ma ich zabić, czy ma wejść na tę ścieżkę krwawą, czy nie. Otóż, kiedy kamera się zbliża, Walter March umieścił tam dźwięk metra, który jedzie na fragmencie naziemnej kolejki. Innymi słowy, słyszymy taki dźwięk metalu trącego o metal tego metalowego pociągu na metalowych szynach. I ten metal ścierający się z metalem, ten metalowy wisk, to jest dźwięk, który towarzyszy tej scenie i to jest genialne, ponieważ to odzwierciedla dokładnie ten stan starcia pewnych sił, pewnych myśli, pewnych namiętności w samym Michaelu. A zatem tutaj także pod tym względem postprodukcyjnym dotknięcie Waltera Marcza się okazało bardzo ważne. I jeszcze jeden szczegół, mianowicie muzyka Bacha w scenie chrztu, ponieważ pamiętamy, że Michael z jednej strony chrzci swojego siostrzeńca, granego dzielnie przez malutką Sofię Coppola, a z drugiej strony, właśnie w jego imieniu, dokonują się morderstwa pięciu rodzin, przywódców pięciu rodzin i zdrajców, po to, żeby skonsolidować władzę w ręku Michaela. Więc to się dzieje i mamy jeden z najbardziej szokujących montaży czasów, kiedy to łacińskie frazy chrzcielne są montowane, cięte na przemian z krwawymi morderstwami, ale tam jeszcze jest coś w tej scenie. Mianowicie Coppola mówił, że scena ta się nigdy nie kleiła dobrze, dopóki nie podłożyli pod nią utworu. Organowego Bacha. I to ten utwór Bacha, razem z tymi łacińskimi słowami, stał się takim klejem całej sekwencji. I rzeczywiście ta organowa muzyka sprawia, że ta scena uzyskała taki prawdziwie mityczny charakter w historii amerykańskiego kina. W końcu, po tych wszystkich wojnach, które będą się odbijały potem echem przez kolejne dekady, Coppola nigdy się do końca z Ewansem nie pogodzi. Będą jeszcze pracować przy klabie, ale ogólnie to będzie bardzo gorzka relacja. Będą wykluczające się relacje tego, kto co zrobił, kiedy, dlaczego. Gorycz towarzysząca wielu filmowym produkcjom po tym, jak kilkoro ludzi z dużymi ego pokłócili się na śmierć i życie. Nastąpiła premiera. Seans, 14 marca 1982, Nowy Jork. Po trzech godzinach projekcji zapada cisza. Cisza. I nie wiadomo, jaka jest reakcja. Czy to dobrze, że zapadła cisza? Henry Kissinger, obecny na tej scenie te, tego wieczora, towarzyszący Evansowi, powiedział, zrobiliście coś wielkiego. Publiczność wie, że ten starzec na ekranie zamordował wielu ludzi. A jednak, kiedy umiera, ci ludzie płaczą. Zrobiliście coś niesamowitego. Więc, mimo że na, na widowni tego nowojorskiego kina Loews zapadła wtedy 14 marca 1972 roku tak głęboka cisza, Henry Kissinger, słynny przywódca amerykańskiej polityki zagranicznej, a właściwie doradca, dobrze zdiagnozował, co się tutaj wydarzyło. Ci ludzie trawią tę emocję, że przez trzy godziny stali się członkami rodziny, stali się sojusznikami mafioza, zrozumieli emocje, które tą rodziną kierują. Być może chcieliby przynależeć do rodziny, która jest równie dobrze zorganizowana i równie dobrze trzyma się swoich własnych zasad? Film eksplodował. Ustawiały się kolejki, kolejki, które owijały się wokół budynków. Film był tak ogromnym sukcesem, że zaskoczył wszystkich. Prześcignął, przeminął z wiatrem, jako już się rzekło. W pewnym momencie przynosił 1 milion dolarów dziennie i był grany przez cały dzień Zarówno na porankach, jak i, jak i na seansach, zaczynających się o, o drugiej w nocy. Amerykę ogarnęło szaleństwo Ojca Chrzestnego. Logo, zaprojektowane jeszcze na okładkę książki przez S. Neil Fujite, przedstawiające dłoń trzymającą narzędzie marionetkarza, czyli krzyż i sznurki. Stało się nagle symbolem ręki samego Kopoli, który tak wspaniale rozegrał nasze emocje przez te trzy godziny, że w pewnym sensie trzymał w ręku cały świat. Na pewno w tym momencie trzymał w ręku świat rozrywki. Zapadła decyzja o sequelu. O sequelu powiem w następnym odcinku, bo to oddzielna historia, ale sukces był bezprecedensowy. Ojciec Chrzestny okazał się absolutnym fenomenem. Co więcej, ten sukces okazał się także fenomenem krytycznym. Pora na rozdział siódmy krytycy reagują na ojca chrzestnego. Na łamach New York Timesa Vincent Camby, który jeszcze półtorej roku wcześniej pisał, że Hollywood się kończy, że Hollywood na naszych oczach będzie się rozpadało, że wiemy, że to jest koniec Hollywood, po prostu zakończył się pewien etap w historii kultury. Vincent Camby przywitał film entuzjastycznie. Pauline Kael, królowa New Yorkera, była zachwycona. Po latach zresztą powie, że Ojciec Chrzestny 1 i 2 to najlepsze filmy amerykańskie w historii. A teraz, po premierze, zachwycała się no właściwie wszystkim, przy czym wyszczególniła rolę Marlona Brando. Przetłumaczyłem dla Was fragment tej recenzji. Ona się nazywa Alchemia. To znaczący tytuł. Ona mówi tam o tym, że powieść Puzo jest właśnie taką tanią, groszową powieścią, ale że dzięki Kopoli, Alchemikowi, ona się zamienia w złoto. Ta recenzja została opublikowana na Łamach New Yorker'a z 18 marca 1972 roku i tam. Pauline Cale pisała tak. Aktorstwo Brando nabrało w ostatnich latach pewnej miękkości. Jest mniej ekscytujące niż wcześniej, bo aktor zrezygnował z nagłych, gwałtownych wyładowań emocji. Osiągane przez efekty są obecnie subtelniejsze, mniej popisowe, wynikają z poddania się materiałowi literackiemu. Wydaje się, że w końcu przepracował on element autoparodii, która w pewnym momencie uczyniła go komicznym i która sprawiała, że występujący z nim aktorzy nie mieli się czego w nim uchwycić, obnażając zarazem banał scenariuszy. Brando nie ma jeszcze polerowanego błysku właściwego wielkim aktorom, wręcz przeciwnie, im jest starszy, tym mniej w nim manieryzmów i tym bardziej zdaje się on czerpać prosto z życia, prosto z siebie. I tutaj wspaniały fragment, naprawdę uważam, no to pokazuje geniusz Pauline Kael. Jego Don Corleone jest prymitywnym świętym potworem, tym potężniejszym, że niepodobnym do pełnych witalności świętych potworów dotychczasowego kina, takich jak Antony Quinn, przypominającym raczej prawdziwe okazy tego gatunku. Wszystkich tych starców kryjących w swych chudnących ciałach niekończące się urazy i przedpotopowe potwarze. Owe potwory, których pamięć przywołuje najdrobniejsze detale starych umów biznesowych nawet wtedy, kiedy nie potrafią już zawiązać sznurowadeł. Nikt nie starzeje się przed kamerą tak jak Brando. Krok po kroku niesie on Don Wita do kresu jego życia, kiedy jego bohater znów wkracza w świat słoneczny. Oto senny potwór, znów ocierający się o niewinność. Cała postać zbudowana jest z ech i cieniowań, całkowicie wolnych od krzyku. Siła Vita to zbroja ukuta z przemilczeń. Brando obdarzył Don Wita elementami własnej, tajemniczej rezerwy. Jego postać nie jest nam objaśniona, a mimo to instynktownie wierzymy, że owszem, ten mężczyzna mógł zostać królem półświadka. Brando nie dominuje filmu, ale obdarza go legendarną obecnością, konieczną, by opowieść o wojnie gangsterów uzyskała patos eposu o wojnie plemiennej. Tak pisała Pauline Cale, no i w zasadzie lepszej recenzji wymarzyć sobie nie można, bo Bardziej sceptycznej recenzentki wówczas w Stanach nie było. Po latach David Thomson, autor fantastycznych publikacji, między innymi właśnie tej, czyli przewodnika po tysiącu najlepszych filmów w historii, Have You Seen, ujął sprawę genialnie. Ojciec chrzestny symbolizuje króciutką epokę w dziejach kina, kiedy ludzkie zło mogło być eksplorowane bez towarzyszącego przymusu dostarczania moralnej ulgi. Wpływ konformisty Bartolucci'ego był tu przemożny, bo to właśnie był ten przełomowy film, w którym potencjalnie zwyczajny i porządny koleś staje się sojusznikiem każdej słabości, której obawia się w sobie samym. Trzeba też dodać, że Ojciec Chrzestny kontynuuje tradycję portretowania świata z chorą duszą, ujętego w zawiasy dekoracyjne i oświetleniowe, jaką właśnie w konformiście zapoczątkowali scenograf Ferdinando Scarfiotti i operator Vittorio Storaro. To znowu w tłumaczeniu moim, tak jak fragment Cale, przetłumaczyłem te fragmenty dla Was na potrzeby odcinka. Natomiast rzeczywiście jest tutaj to genialne zdanie, mianowicie, że Ojciec Chrzestny symbolizuje króciutką epokę w dziejach kina, kiedy ludzkie zło mogło być eksplorowane bez towarzyszącego przymusu dostarczania moralnej ulgi. Ojciec Chrzestny to jest mroczny film o mrocznym księciu, który, mimo że na początku chce wyprzeć się dziedzictwa swojej rodziny, na końcu staje się ucieleśnieniem mrocznej władzy tej rodziny. I tutaj wracam do tych dwóch tematów z początku. Sukcesja i asymilacja. Sukcesja następuje w scenie rozmowy w ogrodzie, scenie, którą wyjątkowo napisał na potrzeby filmu Robert Towney, późniejszy scenarzysta Chinatown, któremu Coppola podziękował w trakcie odbierania Oscara. Robertowi Evansowi bynajmniej tego wieczora Coppola nie dziękował, bo to jest film o sukcesji, i to zobaczyli krytycy wtedy, że w tym przekazaniu władzy i w tym marzeniu wita, że być może Michael będzie tym pierwszym w rodzinie, który wolny od powiązania z przestępczością doczeka się właściwego rozpoznania przez oczywiście Białą łaskowską Amerykę, reprezentowaną tu przez jego dziewczynę. Kay doczeka się tego rozpoznania jako godny obywatel, kongresmen Corleone. Oczywiście film jest o tym, że prawdziwa sukcesja to jest przejęcie władzy mafijnej. To jest właśnie to, że marzenie o, tym, o tej sukcesji amerykańskiej jest troszkę źle pomyślane. Przecież w pierwszej scenie ojciec chrzestny strofuje Bonasere, mówiąc, dlaczego najpierw nie przyszedłeś do mnie? Dlaczego poszedłeś do policji amerykańskiej? Wierzysz w Amerykę? Nie ma w co wierzyć, to jest pewna fasada. Ameryka nas nie szanuje. To my, twoja rodzina, cię szanujemy. To my, Twoi krajanie, cieszanujemy. I tu jest ten drugi temat, czyli asymilacja. To rozdarcie pomiędzy światem starych zasad, starych, feudalnych, rodzinnych, klanowych przywiązań, a Ameryką, która obiecuje awans każdemu, kto jest wystarczająco błyskotliwy i ciężko pracujący. Ale nawet sam Don Wito Corleone wie, że to jest niemożliwe, że sukcesja jest jedynym prawdziwym. Porządkiem, godnym kontynuowania, a asymilacja w świecie ojca chrzestnego jest błędną ścieżką. Bo asymilacja do amerykańskiego porządku dla rodziny włoskiej, dla rodziny Corleone, musiałaby oznaczać rezygnację z szacunku dla samych siebie, musiałaby oznaczać przyjęcie tych wszystkich stereotypowych ról, które dla Włochów mieli Amerykanie już przygotowani, tych sparodiowanych powielokroć uwodzicieli. Właścicieli budek z pizzami, tych wszystkich ludzi, którzy na prawdziwy szacunek nie zasługiwali. I gdzieś pomiędzy tymi dwoma biegunami asymilacji i sukcesji jest rozpięty ten film, i o tym pięknie pisali także krytycy w tamtym czasie. Pora zatem na rozdział siódmy: nagrody i krytyka. Ojciec Chrzestny dostał tylko trzy Oscary. Ale jakie trzy Oscary? Najlepszy film. Najlepszy aktor w roli pierwszoplanowej Marlon Brando najlepszy scenariusz Mario Puzo i Francis Ford Coppola. Ale dostał jeszcze następujące nominacje. Najlepszy aktor w roli drugoplanowej James Caan. Najlepszy aktor w roli drugoplanowej Robert Ival. Najlepszy aktor w roli drugoplanowej Al Pacino. Al Pacino chyba się trochę obraził i nie przyszedł, myślał o tym o swojej roli jako pierwszoplanowej. Najlepszy reżyser Francis Ford Coppola. Najlepszy kostiumy Anna Hill Johnson. Najlepszy dźwięk, najlepszy montaż, najlepsza muzyka. Ta nominacja została wycofana. I teraz co się dzieje na samej gali? Oczywiście jest to ta sama gala. Mamy marzec roku 1973. Jest to dokładnie ta sama gala, na której triumfuje kabaret. Kabaret dostaje 8 Oscarów. Odsyłam do odcinka do kabarecie. Między innymi Oscara reżyserskiego dla Boba Fossiego. A. Pola siedzi i jest w pewnym momencie przekonany, że Ojciec Wrzestny nic nie dostanie, bo kabaret zbiera wszystko. No koniec końców Ojciec Wrzestny wygrywa stawkę najważniejszą, ale oczywiście to, co się dzieje i co jest najbardziej szokujące, to moment, w którym zostaje wyczytane nazwisko najlepszego aktora. Tym nazwiskiem jest Marlon Brando. W tym momencie na scenę wychodzi kobieta w indiańskim stroju i odczytuje. Przemówienie napisane przez Brando, których po pierwsze Oscara nie przyjmuje, po drugie nie przyjmuje go w akcie protestu przeciwko temu, jak prezentowani są na ekranie w ramach filmów hollywoodzkich, rdzenni mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, wówczas jeszcze zwani nieproblematycznie Indianami. Warto obejrzeć sobie ten klip, ponieważ ten klip pokazuje, on jest oczywiście na YouTubie, jak bardzo zmieniły się nasze czasy. I wszystkim tym, którzy mówią, że są to sprawy proste, odpowiadam, nie macie racji. Sachin Little Feather bo tak nazywała się ta kobieta, wówczas została potraktowana w sposób straszny. Została wyśmiana, potraktowano ją bardzo źle, była przedmiotem żartów i naprawdę no, przesłanie, które tak, tak było prawdziwe, bo to, co ona wypowiedziała, było prawdą. Rzeczywiście Indianie byli portretowani w sposób straszny w Hollywood na przestrzeni dekad. Zostało przywitane z parsknięciem śmiechu i z irytacją. Kiedy zeszła już ze sceny, Rock Hudson, który wyszedł na scenę, powiedział, że czasami cisza jest największą elokwencją, czy milczenie jest największą elokwencją. Michael Schulman po latach skomentuje, że w kontekście tego, że Hudson przez całe życie ukrywał swoją orientację homoseksualną, te słowa raczej brzmią gorzką ironią, a Raquel Welch, otwierając nazwisko, Kopertę z nazwiskiem najlepszej aktorki powiedziała, że mam nadzieję, że one przynajmniej nie mają żadnej sprawy, żeby za nią walczyć. To wszystko były bardzo, bardzo nieprzyjemne komentarze. W roku 2022 Sachin Little Feather zmarła, ale zanim zmarła, akademia zdążyła ją przeprosić. I oczywiście możemy mówić o tym, że akademia także robi wiele rzeczy pod publiczkę i tak dalej. Pewnie tak. Natomiast te przeprosiny jej się należały, ponieważ ona wygłosiła bardzo, bardzo prawdziwe przemówienie o tym, jak ten biznes traktował Indian przez tak wiele, wiele lat. Przy czym John Wayne, którego podobno trzeba było fizycznie powstrzymywać, żeby nie wtargnął na scenę i żeby po prostu nie zrobił krzywdy Little Feather, bo tak zirytowała go ta wypowiedź. Otóż John Wayne nie miał żadnego problemu, żeby w latach 50., na przykład wystąpić w roli Genghis Hanna, tak jakby te prawa dla białych aktorów były pod tym względem dosyć szerokie. Natomiast taki apel, prosty apel o to, żeby inaczej portretować Indian, został wtedy odebrany po prostu wzgardliwie. Nawet Clint Eastwood, kiedy wręczał Oscara za najlepszy film tego wieczora, nie powstrzymał się od komentarza i powiedział: "Nie wiem czy nie powinienem poświęcić tego Oscara w imię wszystkich tych Indian, którzy zostali zastrzeleni w filmach Johna Forda i był to żart. Więc po latach dobrze się stało, że Sachin Littlefeather doczekała się jednak tego gestu ze strony Akademii, że po prostu Akademię przeprosiła, a o jej dosyć skomplikowanych też losach życiowych, tej kobiety, poczytajcie, polecam wam tekst Michaela Schulmana na łamach New Yorkera, on się nazywa Revisiting Sachin Little Feathers' Shocking Appearance at the 1973 Oscars. Dodam, że Michael Schulman, który niedawno został stałym współpracownikiem New Yorkera, bardzo się cieszę, bo to jest genialny komentator um, historii kina. No właśnie, napisał książkę Oscar Wars, która już niedługo w przyszłym roku będzie wydana, i, i w, już do, dochodzą mnie sygnały, że jest to książka genialna, która w ogóle będzie zapewne najbardziej poczytną książką Oscarową od wielu lat, więc czekamy na Oscar Wars. Ale skoro na Kopole spłynęły już te wszystkie splendory i spłynęły miliony dolarów, w wywiadzie dla Silent Sounda mówi bardzo szczerze, no ten film uczynił mnie bardzo bogatym, to może teraz pora na łyżkę dziegciu. Ojciec Chrzesny to oczywiście jeden z najbardziej utytułowanych i najlepiej zrecenzowanych filmów wszechczasów, ale nie zawsze wszystko było tak różowo. Ojcu Chrzestnemu towarzyszy także chór głosów krytycznych i to od samego początku. Nie mówię oczywiście o włoskich mafiozach, którzy na początku chcieli ten film oprotestować, a później zaczęli naśladować bohaterów, bo tak bardzo im się film spodobał. Widzę Rodzina Soprano. Ale wiele osób przyglądało się sławie tego filmu no, z pewnym zaniepokojeniem. Już w 1972 roku w maju na łamach Woga Arthur Schlesinger Jr. napisał króciutki tekstik obecny w sieci. I pisał, że uwielbienie dla Vita Corleone jest zastępnikiem nieufności, jaką Amerykanie mają dla własnych rządzących, i że w tej zbiorowej atencji dla mafioza odbija się powykrzywiana dusza Ameryki. No bo dlaczego czcimy mafioza na ekranie? Wiemy, że jest mordercą. I tutaj cytat dla was go przełożyłem: jest zaiste zagadką, dlaczego włosko-amerykańska Liga Praw Obywatelskich tak jazgotliwie protestowała przeciwko temu filmowi. Jako prawdziwi obrońcy włoskiej cnoty, jej członkowie powinni byli film Copoli dofinansować, bo on mówi, że ten film tak naprawdę robi dobrą prasę mafii. To Arthur Schlesinger Jr. Ale kiedy zaczął się prawdziwy backlash przeciwko ojcowi, Ojcu Chrzestnemu? Może jeszcze w latach 70., kiedy to Jean-Luc Godard zażądał publicznie, by kopola, cytat, przekazał część wpływów na rzecz kolektywnego filmowania w służbie walki klas. Ten cytat z książki Petera Coego. A może kiedy François Truffaut narzekał w swojej także oscarowej Nocy Amerykańskiej, że paryskie kina od roku nie grają nic poza Ojcem Chrzestnym. A może w 1997 roku, kiedy Molly Haskell napisała swój tekst pod tytułem World of the Godfather, No Place for Women. Otóż 23 marca roku 1997. Molly Haskell tak pisała o Ojcu Chrzestnym, a zatem właściwie na, na, na 25-lecie premiery, bo marzec 97. Molly Haskell pisze o ostatniej scenie, w której drzwi gabinetu Michaela zatrzaskują się przed twarzą K, wykluczając ją ze spotkania no, ojca, nowego Ojca Chrzestnego, tak, za zamkniętymi drzwiami. Ona pisze tak, mój przykład: Jest to zatrzaśnięcie drzwi, które odbiło się echem w naszej kulturze, niemal równie silnie, jak trzaśnięcie inne, równie słynne, to, którym Nora żegna się z Torwaldem w Ipsanowskim Domu Lalki, deklarując kobiecą niezależność od nieczystej moralnie męskiej opieki. Tyle, że w Ojcu Chrzestnym znaczenie jest przeciwne, to mężczyźni deklarują swoją niezależność od oczu ciekawskich kobiet. Tym, co stanowiło szczególną ironię, był fakt, że film Kopoli zatrzasnął drzwi przed żonami, dziewczynami i matkami dokładnie w momencie, w którym ruch kobiecy, rozpalony całym łańcuchem pilnych, godnych walki spraw, wychodził właśnie z szafy i stawał w świetle reflektorów. Później w tekście Haskell wskazuje m.in. na marsz z okazji 50-lecia ruchu sufrażystek w roku 70, pojawienie się pierwszego numeru pisma Mys w 5 miesięcy po premierze filmu Copoli, czy legalizacja aborcji w 1973 roku na stopniu federalnym. To Molly Haskell w roku 1997. Ale z całą pewnością jednym z najświeższych głosów w tej tradycji polemicznej wobec no, arcy filmu Kopoli, ja go nadal tak będę nazywał, mimo że uznaję te wszystkie argumenty, jest rocznicowy esej Davida Thompsona, który jeszcze w 2008 roku pisał właśnie pięknie, to już cytowałem w tej książce Have You Seen, ale w and Soundzie z kwietnia roku 2022. Czyli na 50-lecie. Ten sam Thompson pisał już okaz inaczej z okazji tej, tego, tego okrągłego jubileuszu. I to w numerze Silent Sounda, uwaga, który miał świetną okładkę, zaprojektował ją Ian Wright, gdzie jest właśnie twarz Ojca Chrzestnego, Brando, ale ona się łuszczy, jak taki stary, zniszczony plakat, który odkleja się od ściany, albo taka farba, która łuszczy się na naszych oczach. I jest napis Godfather at 50. Taka sugestia, że chwała tego filmu przemija. I teraz przełożony przeze mnie fragment tego eseju. Mężczyźni wciąż będą oglądać te filmy z uczuciem nostalgii wobec świata fantazji, w ramach której w sytuacji stresowej młody mąż taki jak Michael może w czasie jednej i tej samej sekwencji uczestniczyć i w chrzcie siostrzeńca i w egzekucji wszystkich swoich wrogów. Jest to nadal najlepsza scena wyrównania rachunków w dziejach kina nieskazitelny pokaz bezlitosnego montażu. Jest to zarazem jeden z najczystszych przykładów ponurego, a mimo to triumfalnego faszyzmu w historii kina amerykańskiego. To z powodu tej sekwencji musimy odrzucić powtarzany powielokroć banał, jakoby ojciec chrzestny krytykował świat przestępczości zorganizowanej. Coppola nakręcił filmy, w których wielbimy każde ukazane morderstwo i jesteśmy wspólnikami żołnierzy wykonujących wyroki. Filmy te są równie władcze jak najgorszy przywódca, jakiego możemy tylko wyśnić. Stanowią naszą hańbę i nie możemy ukryć, w jak wielkim stopniu posłużyły za wzorzec zachowania dla ludzi, wobec których czujemy wstręt i trwogę. Nawet po 50 latach John Cazile jako Fredo w całej swej słabości i błazeństwie sprawia, że to Fredo jest najbardziej interesującym, najbardziej zdolnym do powątpiewania członkiem rodziny Corleone. My sami najbardziej przypominamy właśnie jego. Prędzej czy później musimy się pogodzić z niewygodną prawdą, że jesteśmy społeczeństwem Fredów, lubiących oglądać filmy o sympatycznych nadludziach, którzy któregoś dnia mogą utopić nas w wodach jeziora Tahoe. Tak pisał David Thompson w moim tłumaczeniu na łamach Sidon Sounda kwiecień 2022 Roku. Nie przytaczam tego jako definitywnej opinii o Ojcu Chrzestnym. Nie twierdzę, że atak Thompsona rozwiązuje sprawę, ale na pewno nacina dobrze to zjawisko, jakim jest paradoksalny odbiór tego filmu. Znam ojców rodzin, matki rodzin, znam księży, znam przedstawicieli bardzo wielu różnych zawodów, którzy ubóstwiają Ojca Chrzestnego niemalże na poziomie religijnym. Sam uwielbiam ten film. Umieściłem go na liście moich ulubionych filmów wszechczasów. Jednocześnie, ilekroć rozmawiamy o tym filmie, warto zadać sobie pytanie o moralność tego filmu i o to, czy to rzeczywiście nie jest tak, że w tej Ameryce Nixona, w świecie ogromnej niepewności, po prostu Coppola uchwycił moment, w którym bardzo widownia potrzebowała kogoś, kto zaprowadzi porządek, kto zaprowadzi taki porządek, jak właśnie Ojciec Chrzestny. Być może także w naszej, Poobijanej dziejowo-polsce, gdzie obydwa filmy były oczywiście ogroma, ogromnymi sukcesami, także to był ten element, że tęskniliśmy za jakimś światem, w którym ktoś wprowadzi sprawiedliwość, ponieważ sami żyliśmy w państwie, którego, którego mechanizmy tak często były zwrócone przeciwko nam. Być może. Wiem jedno, że przy okazji tego filmu warto zastanowić się także nad całą spuścizną kina gangsterskiego, nad tym, jak. Ojciec Chrzestny jest podobny do filmów z lat 30., a jak się od nich różni? O tym pomówimy także, kiedy będę wam opowiadał o drugim filmie, to znaczy o Ojcu Chrzestnym II. To już za tydzień, bo tu też mamy dużo tematów i dużo elementów ciekawych przy kręceniu tamtych filmów. A zatem jest potrzebny jeszcze jeden odcinek Spoiler Mastera, w którym skupię się na tym sequelu, który dostał Oscara, także za na najlepszy film. Ale zanim. Pożegnam się z wami dzisiaj. Pozwólcie, że nastąpi rozdział ósmy i weźmiemy pod lupę scenę wesela. Mianowicie chciałbym z wami otworzyć Godfather Notebooks i tylko dać wam przedsmak tego, jak cudowna jest to książka i zwrócić uwagę na scenę wesela. Ta scena trwa prawie pół godziny. W trzygodzinnym filmie to jest dużo, ale zwróćcie uwagę, że w tej scenie, która różni się pod względem uporządkowania materiałów w stosunku do sceny wesela w książce Puzo, Coppola przedstawia nam wszystkie podstawowe postaci, pokazuje nam relacje między tymi postaciami, pokazuje Fredo, niezgółę, porywczego i bardzo seksualnego, Soniego, pokazuje Michaela, który deklaruje niezależność od rodziny, pokazuje Brando i jako tego, który rozdziela władzę, ponieważ do niego przychodzą z różnymi prośbami weselnicy, ale także on mówi, że nie zrobimy zdjęcia rodzinnego bez Michaela, co wspaniale zapowiada temat filmu, to znaczy, że Michael musi koniec końców stanąć. Na rodzinnym zdjęciu, ponieważ jest częścią tej rodziny, mimo że mówi, hey, this is my family, this is not me. I teraz, w notebooks, scenę oczywiście obnotował Coppola niesamowicie szczegółowo, jest mnóstwo zapisków ołówkiem w różnych miejscach. Między innymi, już tam dostrzega, że to właśnie Bona Sera powinien otwierać ten film swoją pierwszą prośbą. Ale powiem Wam tylko, żebyście wiedzieli, jak ta książka wygląda, i namawiam Was do tych z Was, którzy się interesują kwestią adaptacji, żebyście do niej zajrzeli. Pierwszy punkt uwag Kopoli to jest synopsis, czyli takie streszczenie dokładnie tego wszystkiego, co się tam dzieje. Drugie to jest epoka, The Times, i tutaj Kopola się zastanawia, jak zasygnalizować ten moment dziejowy, czyli właśnie sierpień 1945 roku. I na przykład takie krótkie zdanie, zobaczcie, to jest genialny reżyser, to jest genialny scenarzysta. On pisze: y, Japończycy właśnie się poddali. Musimy pokazać, że goście mają poczucie ulgi, że mogą w końcu bawić się na zapewne pierwszym, dużym balu od zakończenia wojny. Ich synowie są bezpieczni. Boże, jakie genialne zdanie, żeby takie zdanie umieścić w scenariuszu. Ich synowie są bezpieczni. Rzeczywiście. W tej scenie wydaje się jeszcze, że synowie rodziny są bezpieczni. Widzimy nastolatki i nastolatków w sukienkach, w garniturach. Nie ma wielu młodych mężczyzn, a ci, którzy są, mają niektórzy jeszcze na sobie mundury wojskowe itd. Tak tak Tych uwag jest bardzo dużo. Trzeci punkt to jest obrazy i ton sceny. Jest wielu, wielu gości. 300, 400. Im więcej, tym lepiej. Są bardzo różni od siebie. Niektórzy przyjechali pociągiem, niektórzy przyjechali samochodem. Przynieśli, przywieźli ze sobą swoje dzieci. Zobaczcie, ile jest dzieci w Ojcu Chrzestym. Nawet w scenie z Luką Brazim wbiegają nagle do pokoju Don Corleone, a kiedy Clemenza y, y, wycofuje samochód, mówi uważaj na dzieci, bo często bawią się na podjeździe. To są właśnie te dotknięcia reżyserii, bo Coppola chciał pokazać, że w tych rodzinach jest mnóstwo, mnóstwo dzieci. Więc tutaj tych szczegółów jest mnóstwo, i on mówi pokazać setki szczegółów: pokazać małą dziewczynkę, która tańczy z dużym, starszym mężczyzną i stawia swoje małe buciki na jego butach. Dokładnie taka scena się później znalazła w filmie. Mimo, że to są dopiero notatki, prawda, to nie jest jeszcze gotowy scenariusz. Podpunkt: tekstury. Starsi mężczyźni, grubi, tańczą z małymi dziewczynkami. Starsza para, dopiero co tańczyła tarantelle. On przeciera jej czoło chusteczką. Za duże garnitury, za duże fraki. Malutkie dzieci bawiące się pomiędzy nogami weselników. Rzucanie kanapek. Dokładnie to się potem znajduje w filmie. Czwarty punkt. Rdzeń. O czym ta scena jest przede wszystkim? I to każdą scenę, do każdej sceny Coppola zrobił notatki wedle tych punktów. Rdzeń sceny, podkreślony. Przedstawić Dona, pokazać rozmiar jego władzy, wyjaśnić jego relacje z Michaelem ustanowić temat połączenia rodziny z biznesem, przedstawić wszystkie główne postacie i, i wszystkie linie fabularne filmu. Punkt piąty. Pułapki. Klisze. Włosi, którzy mówią filmową włoszczyzną. Porażka w pokazaniu przekonującego miejsca weselnego. Teraz cudowny cytat, bo to jest dokładnie to, co się potem udało, on naprawdę to pisał na wiele tygodni przed zdjęciami. Notatka Kopoli: Widzowie muszą czuć, że widzą prawdziwe wesele setkami weselników, z setkami interesujących szczegółów, z kanapkami rzuconymi pomiędzy weselnikami. Hej, bino, tu kapaniolen, one prosciutto, i tak dalej. Poniesiemy porażkę, jeśli nie ustalimy napięcia między Michaelem i Ojcem Chrzestnym, między Donem. I to napięcie jest. Bo przecież Don szuka w tej scenie Michaela, patrzy na niego przez okno, nie chce się zgodzić na zdjęcie bez Michaela. Mówi, Michael, musi być na zdjęciu. Michael mówi, to nie jest moja rodzina, unika kontaktu z ojcem, to napięcie jest. A zatem zobaczcie, że rozpisując te sceny już na tym wczesnym etapie, właśnie w tym café Triest, Coppola naprawdę znakomicie i jak bardzo szczegółowo zastanawiał się nad każdym, nad każdym detalem. Ale także nad tym, co w scenie jest najważniejsze. Jeśli zastanawiamy się, czym jest sztuka scenariopisarska, czym jest sztuka reżyserska, ja często lubię odpowiadać tak, jest myśleniem połączonym z czuciem, jest myśleniem o każdym detalu. Trzeba intelektualnie się zastanowić, tak jak on tutaj pisze. Niektórzy przyjechali autobusem, niektórzy przyjechali pociągiem, niektórzy przyjechali samochodem. Jak to możemy pokazać, tą różnorodność. Weselników, a jednocześnie jest czuciem tego, że najważniejsze w tej scenie są relacje właśnie między Michaelem i Don Vito, że to będzie ten rdzeń, jak to opisał Coppola. No a trzecia rzecz to oczywiście obudowanie się współpracownikami, aktorami i możliwość realizacji takiego filmu, ale o tym wszystkim już Wam opowiedziałem. To była długa opowieść dzisiaj. Mam nadzieję, że spodobała się Wam i mam nadzieję, że wrócicie do Ojca Chrzestnego na nowo, docenicie ten wspaniały film. A także oczywiście polecam źródła, z których tu korzystałem, bo naprawdę można utonąć w tej opowieści o kręceniu Ojca Chrzestnego. Na szczęście mamy piękne cyfrowe wersje na Blu-rayach. Można się tym filmem cieszyć tak, jak nigdy nie można się było nim cieszyć w takiej glorii obrazu Gortona Willisa. Więc mam nadzieję, że ta historia o mafijnej rodzinie, może trochę o Ameryce Nixona, a może trochę o tym, że wszyscy czujemy, że oficjalne struktury nas zawodzą i chcielibyśmy być blisko takiej rodzinnej struktury, która zapewnia nam pełne bezpieczeństwo a jednocześnie wiemy, że takie struktury wymagają ogromnej ofiary, być może ofiary z własnej duszy. To wszystko jest gdzieś w tym filmie, i mam nadzieję, że w tej długiej, długiej opowieści. Dziękuję, jeżeli dosłuchaliście tutaj, że Wam, że wam się to po prostu spodobało. Na koniec, jak zawsze, ogromne podziękowanie, ponieważ wysłuchaliście tego odcinka dzięki patronom. Policzyłem tym razem, żeby nagrać ten odcinek, musiałem przeczytać ponad 2100 stron różnych materiałów. Musiałem poświęcić bardzo wiele godzin, żeby zebrać dla was te wszystkie informacje i tę e, historię opowiedzieć, więc zajęło to dużo czasu. E, nie mogłem tego zrobić gdyby nie moi patroni. E, cieszę się, że dzięki nim ta opowieść trafia do każdej osoby bez względu e, bez względu na to gdzie słucha, jak słucha. Te odcinki są w wolnym dostępie i wierzę, że spełniają rolę edukacyjną. Jeżeli chcecie wesprzeć moją edukacyjną misję popularyzacji wysokojakościowej wiedzy o kinie, e, Proszę, rozważcie wsparcie patronite.pl/łamane przez Spoilermaster, bo to dzięki moim patronkom, dzięki moim patronom właśnie w tym momencie kończycie słuchać odcinka o Ojcu Chrzestnym. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. To była przyjemność, ale to nie jest koniec, ponieważ za tydzień w Spoilermasterze, w kolejnym Spoilermaster Classic, opowiem Wam o Ojcu Chrzestnym 2. Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego i zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Misją Spoilermastera jest popularyzacja wysoko jakościowej wiedzy o kinie, jeśli chcecie wesprzeć moją pracę przy tych odcinkach serdecznie zapraszam na patronite.pl łamane przez Spoilermaster. Spoilermaster to nie tylko podcast, to także cotygodniowy newsletter, co miesięczne webinary na żywo o tym, jak możecie wspierać Spoilermastera i jak możecie uczestniczyć w tym projekcie, zapraszam, możecie poczytać więcej na właśnie moim profilu Patronite'owym, a ja w tym miejscu dziękuję wszystkim moim patronkom i patronom a szczególnie. Patronkom i patronom imiennym, to znaczy Festiwalowi Mediów Człowiek w Zagrożeniu w Łodzi, Łukaszowi Daleckiemu, Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Jóźwiak, Bartłomiejowi Kłosiewiczowi, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Iwonie oleszczuk jaźwieckiej Krystianowi Oleszczykowi, Władimirowi Panfiłowowi, Mateuszowi Stępniowi, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Made Movies, blogowi przygody scenarzysty prezentującemu analizy scenariuszowe, a także portalowi Outfilm oferującemu szeroki wybór filmów o tematyce LGBT. Ponadto, Spoiler Master jest oficjalnym partnerem spaceru oscarowego, będącego częścią szlaku Łodzi miasta filmu UNESCO. Zapraszam Was na kolejny odcinek, kolejny odcinek z cyklu Spoilermaster Classic. Ostatnio opowiedziałem Wam o legendarnym filmie Francisa Forda Coppoli pod tytułem Ojciec Chrzestny, i dzisiaj opowiem o jego kontynuacji, to znaczy o filmie Ojciec Chrzestny 2 The Godfather Part 2. W roku 1920 76 w numerze 5 tygodnika. Film jeszcze zanim film trafił na polskie ekrany, mimo że był z roku 1974, Jerzy Płażewski, polski krytyk filmowy, pisał z lekkim przekąsem o tytule Ojca Chrzestnego 2. Cytuję: Byłoby dziwne, gdyby tak wielki sukces nie skłonił Hollywoodu do kontynuacji. Tyle, że takie dalsze ciągi przystrajano dawniej w tytuły dystansujące się nieco do oryginału. Tym razem Coppola gra w otwarte karty. Żaden tam Syn Ojca Chrzestnego, choć taki tytuł odpowiadałby treści, żaden Powrót Ojca Chrzestnego, po prostu Ojciec Chrzestny, część druga. Ale równocześnie stugębna reklama utrzymuje, że dawniejsze dalsze ciągi bywały tylko słabym odbiciem dziarskich oryginałów. Gdy tym razem część druga przyćmiła, jakoby część pierwszą. Jerzy Płażewski nie zgadza się w dalszej recenzji z taką tezą. Uważa dwójkę za słabszą od jedynki, ale odnotujmy, że rzeczywiście ten film jako pierwszy pojawił się jako sequel z doczepioną e, częścią tytułu, właśnie part 2. Tuż po tym nastąpiło dodanie wy wyłącznie dwójki. Numeru 2 do francuskiego łącznika. W ten sposób zaczęły się sequele numerowane. Ale zanim jeszcze w roku 76 Jerzy Płażewski napisze tę swoją troszkę kąśliwą recenzję, doceniającą niektóre aspekty, ale ogólnie stającą po stronie części pierwszej, no, film miał swoją premierę w Stanach Zjednoczonych. Ojciec Chrzestny 2 wszedł na ekrany 12 grudnia roku 1974. To nowojorska premiera tego filmu, a w roku 1975 już triumfował na gali oscarowej, odbierając statuetkę m.in. za najlepszy film. W sumie tych statuetek odbierze aż 6. I już samo to, w sobie czyni ten film bardzo wyjątkowym, aż do czasu powrotu króla Petera Jacksona nie będzie bowiem kolejnego filmu stanowiącego sequel, kontynuację, który zostanie nazwany przez Akademię Filmową najlepszym filmem roku. A nawet przy powrocie króla sytuacja nie jest tak pełna glorii jak tutaj, albowiem w przypadku Ojca Chrzestnego zarówno część pierwsza, jak i część druga otrzymały Oscara za najlepszy film. To jedyny taki przypadek, historykina, dodajmy, że w tym samym okresie Coppola święcił triumfy także w innych miejscach i dzięki innym filmom pomiędzy Oscarem za Ojca chrzestnego 1 i Oscarem za Ojca chrzestnego 2 zdążył był, by, by, zdążył dodatkowo zwyciężyć Złotą Palmę w Cannes w roku 1974 za film pod tytułem Rozmowa, The Conversation, a w przerwie pomiędzy byciem nominowanym do Oscara za Ojca Chrzestnego I i Ojca Chrzestnego II, był także nominowany jako producent filmu w kategorii Best Picture, producent filmu Amerykańskie Graffiti, który no właśnie wyprodukował. To był film Georgia Lucasa. Dodajmy do tego jeszcze jedną wisienkę, mianowicie w roku 1975 Coppola, stając w Oscarowe szranki z Ojcem Chrzestnym II, konkurował między innymi z sobą samym, albowiem w kategorii najlepszego filmu startowała także jego rozmowa właśnie oraz, i tutaj możemy wyczuć najsłodszy smak zemsty serwowanej na zimno, otóż w tym samym roku Coppola konkurował już jako producent Ojca Chrzestnego 2 w tej samej kategorii z Robertem Iwansem, który w tamtym roku przedstawił Chinatown Romana Polańskiego, jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, Robert Evans przysporzył Copoli dużo bólu głowy na planie pierwszego Ojca Chrzestnego, oczywiście także był odpowiedzialny za jego zatrudnienie, więc tutaj ten splot uczuć był dosyć skomplikowany, ale z pewną goryczą trzeba dodać, że jednym z warunków, które postawił Francis Ford Coppola, kiedy przystępował do pracy nad sequelem Ojca Chrzestnego, było właśnie to, żeby Robert Evans nie był producentem tego filmu. A zatem, kiedy Francis Ford Coppola wychodził na scenę razem z Fredem Russem i z Garem Fredericksonem, czyli producentami Ojca 62, no na pewno czuł triumf nad Robertem Iwansem, którego Chinatown było wielkim przegranym tego wieczoru. O tym, który film jest lepszy, możecie decydować w trakcie długich dyskusji. Na pewno obydwa są znakomite. Natomiast dzisiaj opowiem właśnie o Ojcu Chrzestym II. Tydzień temu w poprzednim odcinku Spoiler Mastera opowiedziałem dosyć szczegółowo o historii powstania i o korzeniach Ojca Chrzestnego. Mówiłem o Mario Puzo, mówiłem o najważniejszych graczach, których upór, często i odwaga, a przede wszystkim spryt i wizja sprawiły, że Ojciec Chrzestny w ogóle powstał. No i dzisiaj chcę zrobić coś podobnego z Ojcem Chrzestnym II. Chociaż oczywiście nie muszę już kłopotać się przedstawieniem całego kontekstu kulturowego, o tyle, że podwaliny pod to położyłem już w odcinku pierwszym. Ten odcinek, podobnie jak Ojciec Chrzestny 2, powinien być słuchany razem z częścią pierwszą. A zatem jeżeli trafiliście do tego odcinka bez wysłuchania, tego poprzedniego to serdecznie zachęcam najpierw, żeby jednak posłuchać o korzeniach Kopoli, Mario Puzo i całej tej mafijnej opowieści. Ponieważ dzisiaj będę się także odnosił do informacji zawartych w tamtym odcinku. Bibliografia do tego odcinka, czyli źródła, z których korzystałem, wygląda bardzo podobnie do poprzedniej, a zatem także odsyłam do tamtego odcinka, odsyłam także do newslettera. Zachęcam. Na Patronajcie możecie się dowiedzieć, jak możecie otrzymywać ten newsletter. Dodam, że tym razem najbardziej pomogły mi książki. Wszystkie znakomite, to znaczy, nie, dwie znakomite, jedna dobra. Petera Cowie, znakomita biografia Coppola. Harlana Lebo, znakomita książka faktograficzna The Godfather Legacy. I dobra, najnowsza z nich wszystkich, książka Johna Lewisa pod tytułem The Godfather Part 2 z serii BFI film, film Classics. To jest świeżynka, wyszła dosłownie kilka tygodni temu i o ile się nie mylę, to pierwszy raz, kiedy sequel jest bohaterem właśnie książeczki z serii BFI. Nie, wróć, Imperium kontratakuje, ma także swoją książeczkę. Ale jest to bardzo rzadki przypadek, w każdym razie John Louis napisał już książce, książeczkę z tej serii o Ojcu Chrzestnym i teraz napisał o Ojcu Chrzestnym 2. Dodam, że obydwie książki są dobre, ale nie są rewelacyjne. Najwięcej tym razem dowiedziałem się jednak od Harlana Lebo w jego książce. Natomiast, no właśnie, przejdźmy do opowieści o tym bardzo ambitnym, wspaniałym filmie, który samą swoją strukturą już zasługuje na miano jednego z najoryginalniejszych filmów historykina. albowiem Ojciec Chrzestny 2, który opowiada losy Michaela Corleone. Już jako Ojca Chrzestnego i tego, w jaki sposób zarządza Imperium Corleone, jednocześnie w jaki sposób jego swoją rządzą zemsty i absolutnej sprawiedliwości doprowadza do zniszczenia swojej rodziny, między innymi mordując swojego brata, otóż to jest tylko jedna połowa tego filmu. Druga połowa rozgrywająca się równolegle w kolejnych odsłonach montażowych to losy Vita Corleone. Zagranego tym razem jako młodego człowieka przez Roberta De Niro, i te dwie opowieści: o, z jednej strony o Michaelu, który coraz to mocniej zaciska swoją dłoń na berle, można powiedzieć, na insygniu władzy Ojca Chrzestnego, i opowieść o młodym Vito, który przyjeżdża do Stanów z Sycylii jako mały chłopiec i zaczyna dopiero swoją mafijną drogę, rozpoczyna, można powiedzieć, mafijną dynastię Corleone. Te dwie opowieści są opowiadane równolegle, co, kiedy tak zastanowimy się nad tym, do dzisiaj byłoby decyzją bardzo odważną. Jest to decyzja na miarę decyzji Davida Worka Griffitha w filmie Nietolerancja, gdzie cztery różne historie opowiadane, opowiadane są równolegle. Tutaj, co prawda, te dwie opowieści są Organicznie ze sobą połączone. Mamy przede wszystkim pewną symetrię w postaci ojca i syna. Patrzymy na ich podobieństwa, na ich różnice i tak Ale jednak sam pomysł, aby nakręcić film, który będzie się rozwijał przez niemal 3,5 godziny, który będzie dłuższy od pierwszej części, będzie wyświetlany w kinach bez przerwy, takiej pozwalającej na chwilę oddechu, tylko zostanie zaprezentowany właśnie jako 200-minutowy, epicki fresk. No, to był pomysł bardzo ambitny i pomysł, który nie od razu wszystkim się spodobał. Między innymi George Lucas twierdził przed premierą, że Francis Coppola popełnia błąd, ponieważ tak naprawdę ma w tym filmie dwa filmy i powinien je od siebie oddzielić. Dobrze, że tak nie zrobił. Ta naprzemienność opowieści, zwłaszcza z krótkimi momentami, kiedy ojciec i syn Vito i Michael. Zajmują tę samą przestrzeń na ekranie poprzez przenikanie. W jednym obrazie mamy Michaela w dniu dzisiejszym, a w drugim Vita w przeszłości. Zdecydowanie działa to na korzyść filmu i sprawia, że możemy na przykład zacząć zastanawiać się, jaka relacja ich łączyła i jak pewne podobieństwa charakteru, być może nawet podobieństwa genetyczne między tymi mężczyznami determinują ich późniejsze wybory, zachowania i emocje. Jest to zdecydowanie jedna z silniejszych stron tego filmu i dodajmy, że w przypadku Vita opowieść dotyczy przede wszystkim tego, jak no właśnie wyjeżdża z Sycylii, aby uniknąć zemsty niejakiego Don Ciccio, lokalnego gangstera, który między innymi zabił jego brata i matkę. A następnie, jak znajduje swoje miejsce, Wito w Małej Italii, w Nowym Jorku, po to, aby właściwie trochę przypadkowo, trochę w sposób błachy, trochę nawet w sposób zabawny, być wciągniętym w działania nielegalne, po czym sięga po pełnię władzy, kiedy zabija lokalnego mafioza Don Fanucia i, no, właśnie zaczyna budować swoje. Imperium w tle widzimy jego rosnącą rodzinę i m.in. malutkiego Michaela, który, co dopowiada nam część współczesna filmu, jest już innym Michaelem niż w części pierwszej. W części pierwszej widzieliśmy Michaela, który na początku odcinał się niemalże od swojej rodziny, a przynajmniej od tego jej wymiaru mafijnego, nielegalnego, chciał być przykładnym Amerykaninem, wracał z II wojny światowej jako odznaczony żołnierz. No, ale na naszych oczach przejmował odpowiedzialność za rodzinę i e, kluczowa rzecz, zac zaczynał mordować w jej imieniu po to, aby w finale, w słynnej scenie chrzcielnej, skonsolidować swoją władzę właśnie przez serię strategicznie zaplanowanych morderstw. E, tutaj mamy już Michaela Okrzepłego na swoim tronie, zresztą ujęciem tronu, właśnie fotelu Michaela, rozpoczyna się cały długi film. Ale przede wszystkim mamy Michaela, który, jak zauważyła Pauline Cale w swojej recenzji z New Yorkera, opublikowanej 23 grudnia 1974, otóż mamy do czynienia z Michaelem, którego twarz na naszych oczach zaczyna gnić. Porównanie z Dorianem Grayem pojawia się w wielu recenzjach tego filmu. Innymi słowy, obserwujemy kogoś, kto, co prawda, na zewnątrz zachowuje pełną godność, a nawet pewien Majestat rodzinnej i biznesowej władzy, ale kto dosłownie gnije od środka, kto pozwala, aby uczucia zazdrości, zemsty, mściwości, władczości przejęły nad nim kontrolę i niczym król Lir, Michael, zaczyna swoją własną rodzinę eliminować. Przede wszystkim następuje zdrada jego brata, to znaczy Fredo, który w pewnym momencie zaczął. Negocjacje z wrogami rodziny, ale właściwie każdą relację, jaką ma Michael w tym filmie, relacje ze swoją żoną Kay, siostrą Connie, czyli Diane Keaton i Talia Shire, ale no i głównie właśnie z bratem Fredo, wszystkie te relacje naznaczone są czy to przemocą, czy to chłodem, czy to brakiem ufności. Koniec końców Michael jest głęboko sam. Jego ostatni moment w tym filmie, ostatni obraz to moment kiedy już na jego włosach pojawia się siwizna, a on w jesiennym ogrodzie kontempluje własną pełnię władzy, ale także własną samotność i przede wszystkim, o czym wiemy już z trzeciej części filmu, kiełkujące powoli wyrzuty sumienia, ponieważ tym wyrzutom sumienia i próbom ekspiacji, zaduszy czynienia będzie poświęcona część trzecia Ojca Chrzestnego, o której będzie oddzielny odcinek, a zatem dzisiejszy nie jest ostatni, bo chcę omówić w Spoilermasterze całą trylogię. Część Ojca Chrzestnego dotycząca Michaela jest bardziej rozbudowana niż część, część poświęcona Vito. Mamy tutaj więcej wątków, przede wszystkim mamy wątek ciągłej próby Michaela, aby ulegalnić wszystkie operacje finansowe rodziny, ale także, aby przejąć władzę nad kasynami. Nie tylko już w Las Vegas, ale także na Kubie. Akcja filmu jest osadzona sprytnie w drugiej połowie lat 50., jeszcze przed obaleniem rządu Bat Batisty na Kubie, dosłownie w przededniu rewolucji Fidela, dzięki czemu dostajemy także obrazki z Kuby, co prawda kręconej na Dominikanie, bo pamiętamy z pierwszego odcinku, że. Charlie Bludorn, szef w korporacji Gulf and Western, czyli korporacji matki wytwórni Paramount, miał bardzo duże inwestycje na Dominikanie, tam rozwijał przemysł cukrowniczy i między innymi, no właśnie, Dominikana pozuje tutaj jako Kuba. Na Kubie wtedy amerykańscy filmowcy raczej nie mogli kręcić, a zatem mamy tutaj także wątek biznesowej relacji pomiędzy Michaelem a Hymanem Rothem. Czyli żydowskim gangsterem wzorowanym na Meyerze Lańskim. Jest cała seria podobieństw, włącznie z tym, że Lański był w pewnym momencie wydalony z państwa Izrael. Tutaj w tego właśnie Hajmana Rotha wciela się Lee Strasberg, aktor legenda, ponieważ był założycielem i mistrzem nowojorskiego, aktor studio, ale nigdy nie pojawiał się na ekranie. Tutaj, namówiony przez Pacino i Kopole pojawił się. I dostał za swoją rolę nominację do Oscara, za rolę drugo, drugoplanową, taką samą nominację, jaką dostał Michael Vigazzo, czyli przede wszystkim dramatopisarz znany z kapelusza pełnego deszczu, chociażby, ale tutaj zagrał Pentangeliego, czyli właśnie. Żołnierza Michaela, który staje się wrogiem Michaela i który koniec końców musi popełnić honorowe samobójstwo po to, aby bronić swoją rodzinę. Pentangeli jest bardzo dobrze rozwiniętą postacią, która w zasadzie powstała zamiast postaci Clemency. Coppoli nie udało dogadać się z Richardem Castellano, który grał rolę Klemendzy fantastycznie w pierwszej części. Clemenza podobno chciał, żeby jego kumpel pisał dialogi do tego filmu, na to Coppola się nie chciał zgodzić. No i dzięki temu mamy wybitną rolę Michaela V. Gazzo, ale to Robertowi De Niro z tych już trzech wymienionych przeze mnie aktorów przypadnie Oscar za rolę drugoplanową, mimo że zarówno Strasberg, jak i Gazzo będą za tę rolę nominowani, przy czym nie ma żadnej wątpliwości, że film należy przede wszystkim do arcy roli Ala Pacino, którego chłód, determinacja mają w sobie coś jednocześnie majestatycznego i diabolicznego i od właściwie premiery filmu toczy się spór, do którego nawiązuje także Jerzy Płażewski w swojej recenzji, mianowicie, czy film podziwia Michaela, czy chce, żebyśmy go podziwiali za jego konsekwencje zemsty, czy, czy wręcz odwrotnie, czy go potępia. Ostatni akapit recenzji Płażewskiego pewnie oglądałem film Kopolis z niejakim zainteresowaniem, mniejszym jednak niż pierwowzór, i mimo doliczonej do ceny biletu tendencji, nie wiem do dziś, czy klęska Majka wzięła się stąd, że słynne prawa familijne stosował w stopniu niedostatecznym, czy też, że w nadmiernym. Ta wątpliwość towarzyszy temu filmowi od dawna i sprawia, że można o nim dyskutować faktycznie bez końca. Film Ojciec Chrzestny 2 jest filmem dużego metrażu, wielkiego majestatu, Wspaniałego opowiadania, którego analiza pewnie zajęłaby kilka odcinków. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć przede wszystkim o tym, jak ten film powstał, a także zwrócić uwagę na kilka tropów, które łączą go z pierwszą częścią i które sprawiają, że jako całość te dwa filmy rzeczywiście stanowią jedno z najwybitniejszych dokonań amerykańskiego kina. Część trzecia będzie trochę odrębnym przypadkiem, i w odcinku od części trzeciej opowiem Wam też o tym, co doprowadziło Kopole do Takiego, a nie innego kształtu części trzeciej, bo w odcinku powiem także więcej o karierze Kopoli w latach 80. i późnych 70., ponieważ ta, ten niebywały sukces, to apogeum, ta supernowa, Złota Palma, dwa Oscary, nominacje i tak dalej to wszystko był rozbłysk, który by okazał się preludium do bardzo, bardzo burzliwego czasu, także trudnego czasu dla Kopoli, zwłaszcza pod koniec lat 70., na początku lat 80. był on niemal bankrutem, ale o tym opowiem już później. Natomiast dzisiaj jesteśmy w tym momencie supernowej. Światło oślepia wręcz, kiedy patrzymy na Kopole w tym czasie. Jest absolutnie spełniony i przekracza sam siebie, bo nawet pod względem metrażu i skali. Druga część Ojca Chrzestnego przekracza część pierwszą, no a w tym samym czasie, jeżeli da, zdajemy sobie sprawę, że w zasadzie równolegle pracował on nad rozmową, która jest arcydziełem i znajduje się na 23. miejscu mojej listy Wszechczasów, zapraszam do słuchania mojej listy Wszechczasów, i nad Ojcem Chrzestym 2, no to musimy powiedzieć, że było to niebywałe stężenie twórczej, twórczej energii. Ale wróćmy trochę do tego momentu, kiedy Ojciec Chrzestny 1 stał się sukcesem, okazał się sukcesem. No oczywiście Coppola ogrzał się w tym sukcesie jak w najcudowniejszym słońcu. Udowodnił, że jego wizja była spójna, że miał rację. Nie musiał już nadskakiwać ani nawet tłumaczyć się Robertowi Evansowi i wytwórnia Paramount jeszcze przed premierą tak naprawdę części pierwszej już rozważała Sequel i co prawda Coppola nie był jeszcze przypisany do tego sequelu. Nikt nie wiedział, jak pierwszy sobie poradzi film tak naprawdę, ale na wszelki wypadek w sierpniu roku 1971 Paramount podpisał kontrakt z Mario Puzo, że ten napisze scenariusz dwójki. Koniec końców Coppola i Puzo napiszą ten scenariusz razem, dostaną za niego Oscara i będzie to scenariusz, który. Przeniesie troszkę wątków dotyczących młodości Wita z powieści Puzo, ale tak naprawdę będzie to też scenariusz, który dużo zmieni, ponieważ postać Fredo no, i to, co ją spotyka, pod koniec zupełnie inaczej wyglądała w książce. Nawet zresztą Puzo za bardzo nie chciał, żeby Michael mordował Freda pod koniec, ale tutaj uparł się Francis Ford Coppola. No, ale właśnie, był sukces, ale Coppola nie chciał reżyserować dwójki, chciał się trzymać swojego postanowienia, o którym mówiłem Wam. W odcinku pierwszym, że będzie realizował filmy małe, filmy osobiste. No, takim filmem zdecydowanie była rozmowa. Film niewielkiej skali, ale ogromnej ambicji, który zresztą się udał. Coppola dogadał się wszakże z Paramountem. Charlie Bludorn, ten właśnie super biznesmen, o którym mówiłem wcześniej, powiedział mu wprost: Francis, wymyśliłeś, masz w ręku przepis na Coca-Colę i nie chcesz wyprodukować kolejnej butelki. Kopola postawił kilka warunków w komentarzu audio na płycie Blu-ray z tym filmem Ojciec chrzestny 2 mówił, że warunki były następujące: milion dolarów, żadnych ingerencji wytwórni i brak Roberta Iwansa. Przykre, ale taka, tak to nastąpiło. No i rzeczywiście tak się właśnie stało. Kopola chciał też i to był warunek, żeby film nazywał się Ojciec chrzestny część druga, na co początkowo studio się nie chciało zgodzić. Obawiali się, że Widownia pomyśli, że to jest po prostu druga połowa filmu Ojciec Chrzestny, w sensie ta, którą już widzieli, ale to pokazuje, jaka to była pionierska praktyka, żeby tak nazwać film, że bano się takiego nieporozumienia, no ale w koniec końców głos Copoli przeważył. I jak zauważyła Pauline Cale w swojej naprawdę entuzjastycznej recenzji dwójki, Coppola przekonał, że ten film nie mógł powstać bez niego. Cale była tak entuzjastyczna, że napisała w swojej recenzji nawet, że po obejrzeniu tego filmu można się zastanowić, czy jakikolwiek wybitny film może powstać bez kopoli. No, Pauline bardzo rzadko była tak entuzjastyczna. Film miał wyższy budżet niż jedynka, w sumie 13 milionów dolarów. Zarobił mniej, około 60 milionów, nadal był sukcesem, plus oczywiście Oscary, ale był filmem zdecydowanie trudniejszym, wymagającym większego zaangażowania czasowego. I nie tak sensacyjnym jak część pierwsza, jednak część pierwsza ma cechy filmu sensacyjnego z narastającym napięciem. Tutaj cała część współczesna rozgrywa się w mroku rozmaitych gabinetów, na spotkaniach biznesowych i ma raczej taki powolny, szekspirowski wymiar, a niekoniecznie mamy tutaj takie sceny, które przychodziłyby do klasyki jako sceny akcji, jak na przykład pamiętna scena zabójstwa Maklaskiego i Solodcy w części pierwszej. Film ma także bardziej rozbudowane role kobiece, przede wszystkim rolę Kay, rolę graną przez Diane Keaton, która w pewnym momencie dokonuje aborcji, pozbywa się ciąży i nie chce donosić ciąży z syna, Michaela, Chcę zakończyć ród w pewnym sensie, co też było istotnym wątkiem. Jak wspominałem, w 1973 roku aborcja stała się legalna na y, poziomie federalnym w Stanach, i Kay była jedną z pierwszych filmowych bohaterek, które tak od, ostentacyjnie przyznawały się na ekranie do aborcji, mówiąc to słowo. Na ekranie. No i też postać Kay tutaj zdecydowanie buntuje się przeciwko Michaelowi. W pierwszej części tego nie robiła. Ale przygotowując się do produkcji, co ważne, Coppola sięgnął po głównie tych samych współpracowników. Po operatora Gordona Willisa, który skandalicznie nie będzie nominowany za genialne zdjęcia do tego filmu, do Oscara. Scenografa Dina Tavolarisa, oczywiście aktorów, tych, którzy chcieli wrócić i z którymi się dogadał. Z Marlonem Brando nie dogadał się finansowo, więc Brando nie ma, mimo że jest retrospekcja, w której za drzwiami jest Vito. Nie dogadał się z Richardem Castellano, ale z większością dogadał się i wrócili. Chociaż Al Pacino przedłużał e, swoje negocjacje, ponieważ wiedział, że dostanie więcej pieniędzy, jeżeli troszkę, no właśnie, ponegocjuje, bo bez niego ten drugi film się nie mógł jednak wydarzyć. No bez Richarda Castellano. Owszem, ale bez Pacino no nie za bardzo. A zatem y, troszkę potrzymał kopale w niepewności, co zresztą zaowocowało później zmianą pewnej etykiety vivru prawniczego w Hollywood, to znaczy aktorzy, podpisując tam kontrakt na rolę, często podpisują jednocześnie kontrakt na sequel. Tak jeszcze nie było w momencie, kiedy powstawał Ojciec Chrzestny dwa. No ale koniec końców Al Pacino na tym. Planie się stawił. Ważne jest jedno, i to warto zrozumieć tak pod kątem historycznym odnośnie tego filmu. To znaczy, Coppola, pierwszym filmem, dowiódł swojej wielkiej roli, silnej ręki, poprawności swojej intuicji. I to jest dokładnie ten moment w historii, tak zwanego nowego Hollywoodu, kiedy przez chwilkę wydaje się, że reżyserzy zawładną tym nowym Hollywoodem. Coppola w tym czasie robi bardzo konkretne wysiłki, żeby zapewnić sobie niezależność także producencką. Rozwija swoją wytwórnię American Zoetrope, którą ratował pierwszym ojcem chrzestnym po to, żeby firma nie zbankrutowała. Natomiast po pierwszym ojcu chrzestnym on w nią mocno inwestuje. Ta firma wypuszcza chociażby amerykańskie graffiti i przede wszystkim Coppola namawia reżyserów do działań niekonwencjonalnych, do konsolidowania się, do zakładania własnych firm, po to, żeby tworzyć filmy osobiste, ale żeby tworzyć także filmy, które będą trochę wbrew regułom wielkich, bezdusznych wytwórni. W ten sposób powstaje między innymi Directors' Company, czyli dosłownie Stowarzyszenie Reżyserów, firma produkcyjna Francisa Forda Coppoli, Petera Bogdanowicza i Williama Fritkina, która co prawda wypuści tylko kilka filmów na czele z rozmową ale także z filmem Daisy Miller, chociażby, który zresztą zakończy historię tej wytwórni, mimo że Papierowy Księżyc także powstanie pod jej egidą. W każdym razie, ten właśnie dokładnie ten moment między premierą pierwszego Ojca Chrzestnego a sukcesem drugiego Ojca Chrzestnego, kiedy Coppola tak pewną ręką wzmacnia stawkę, podwyższa tą stawkę drugą częścią i jednocześnie dokonuje tak absolutnego zawłaszczenia tego pola właśnie Ojca chrzestnego, pokazując swoje prawdziwe mistrzostwo. No to jest moment, który jest niesłychanie inspirujący wtedy w Hollywood dla wielu reżyserów i wydaje się, że Hollywood rzeczywiście zostało ocalone przez wizjonerów takich jak Coppola. Oczywiście brutalną lekcją pokory będzie późniejszy film Czas apokalipsy, który zrujnuje kopole i niemalże będzie go kosztował zdrowie i życie, o tym opowiem pewnie kiedyś w innym odcinku, ale ten krótki moment w połowie lat 70. rzeczywiście wydaje się triumfem kopoli, ale także triumfem takiego pomysłu, że to właśnie reżyserzy powinni być u sterów, a nie wielkie wytwórnie nie bezduszne mechanizmy. Kapitału. No, oczywiście, później to się skończy brutalnie, właśnie czasem apokalipsy pod względem realizacyjnym, bo na szczęście czas apokalipsy się jeszcze zwróci finansowo, ale jak wiemy, ta dekada skończy się katastrofą filmu Wrota Niebios Michaela Simino i. To całe przekonanie o tym, że reżyserzy powinni rządzić, zostanie brutalnie zweryfikowane. Natomiast tutaj, właśnie to jest wspaniałe przy Ojcu 6.2, że Coppola z taką swobodą, jednocześnie pewnością. Bez stresu, sam mówi, że to była bardzo przyjemna produkcja, mimo że bardzo długa, ponad 100 dni zdjęciowych. Dobrał sobie tych świetnych współpracowników i stworzył kolejny filmowy majstersztyk. Na dodatek tak wspaniale pomyślany, jako taki dyptyk w zasadzie, tyle że równolegle opowiedziany. Do końca nad nim pracował, bo pierwsza wersja montażowa miała o wiele więcej przejść pomiędzy przeszłością i. Teraźniejszością. To był taki film, który miał o wiele więcej tych przeskoków w czasie, ale testowa publiczność powiedziała, że woli wolniejszy rytm tych, tych przejść, taki właśnie majestatyczny, gdzie nie mamy ciągłego szatkowania, tylko jesteśmy w stanie się rozgościć w jednej opowieści, a potem spokojnie przejść do opowieści drugiej i z powrotem. Ale jednocześnie było coś w tym przedsięwzięciu, nomen omen rodzinnego. Coppola znowu obsadził swoją siostrę, Talię Shire. Znowu częściowo za muzykę był odpowiedzialny Carmine Coppola, jego ojciec, który tutaj też dostanie za tę muzykę Oscara. Znowu byli tutaj członkowie rodziny Coppoli na ekranie. Rysunek, który Michael otrzymuje od swojego syna, to właśnie rysunek syna Coppoli. Ksiądz, który daje pierwszą komunię Antoniemu Corleone, to ten sam ksiądz, który chrzcił dziecko karla i koni w części. Pierwszej za stołem, kiedy widzimy przesłuchania komisji senackiej, wzorowanej na komisji KVR, o której mówiłem w pierwszym odcinku, widzimy m.in. Rogera Cormana, czyli mistrza Kopoli z czasów lat 60., który dawał, dał mu szansę zrealizowania pierwszego horroru Demencja 13 i takich tutaj małych, personalnych inwestycji jest bardzo dużo, włącznie z tym, że Vito Corleone w Nowym Jorku ogląda jeszcze w latach nastych taką komety, komiczną operę w Wodewilu napisaną przez dziadka kopoli ta opera się nazywała Senca Mamma i tutaj dostajemy taką piękną rekonstrukcję sceniczną takiego właśnie małego Wodewilu Etnicznego Francesco Pennino, tak się nazywał dziadek od strony matki Copoli, i tutaj właśnie jego wnuk inscenizuje tę zapomnianą, malutką operę na potrzeby swojego filmu. Innymi słowy, jest to film bardzo, bardzo osobisty, nawet na tyle osobisty, że relacja między braćmi, Fredem i Michaelem, często była traktowana jako metafora relacji pomiędzy Augustem Copolą, starszym bratem Francisa, i samym. Francisem. Jak to dokładnie czytać, pewnie musiałby się wypowiedzieć psycholog. Na pewno wiemy, że Michael Corleone na drugie imię ma Francis i na wyhaftowanych inicjałach, na poduszkach w domostwie Corleone w, nad jeziorem Tacho są inicjały MFC, a zatem Michael Francis Corleone. Więc sam Coppola mówił, że chwilami odnajduje w sobie trochę Michaela. No, więc pytanie, czy właśnie kwestia jakiejś, może, rywalizacji, czy zazdrości, czy przekonania tego, że Francis przez całą młodość myślał, że to August jest tym uzdolnionym, tym lepszym, tym silniejszym. No, pewnie się to tutaj też trochę przedostało, i przez to ten film także tak poruszająco działa, właśnie jako historia rodzinna. O tej relacji Michaela i Fredo jeszcze powiem. Bo mam, znalazłem bardzo piękny cytat z eseju Marcina Brodkiewicza na temat tej relacji, ale myślę, że to będzie idealne na, na koniec odcinka. Film ma oczywiście ten rozmach, o którym wspomniałem. Są tutaj sceny o wiele bardziej wystawne niż w części pierwszej. Dean Tavolaris, innymi na kilka tygodni, przekształcił całą ulicę szóstą na Manhattanie pomiędzy alejami A i B. W ulice z epoki, to znaczy ulice z lat nastych, bardzo pieczołowicie odtwarzając frontony sklepów, przekształcając cały charakter ulicy przy dużej cierpliwości mieszkańców, po to, żeby zrealizować scenę rodzinnej, czy właściwie ulicznej, fiesty religijnej, w trakcie której Vito Corleone dokonuje morderstwa. Don Fanuczego i to są sceny do dzisiaj powalające. Rzeczywiście ta ślizgająca się kamera Willisa, która śledzi Vito, jak przemieszcza się z dachu na dach po dokonaniu morderstwa, i cały ten ilość szczegółów w odtworzeniu ulicznego życia Nowego Jorku do dzisiaj powalają i każą myśleć o tym filmie z szacunkiem. Właściwie są w tym filmie takie poszczególne sekwencje, które na które szczególnie chciałbym zwrócić uwagę i które świadczą o wielkiej wrażliwości, wielkim także rozmachu i takim geniuszu reżyserskim Kopoli. I, I chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim na, 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 na dwie takie sceny, to znaczy po pierwsze na scenę otwierającą wątek współczesny, to znaczy na scenę Komunii Antoniego Corleone, bo to jest scena, która pokazuje Jednocześnie świetne nawiązanie do sceny wesela z części pierwszej, ale także która pokazuje, jak w detalach Coppola pokazuje, jak świat się zmienił od tamtego czasu, czyli od czasu Vito Corleone. A druga to scena na Ellis Island, czyli na tej wyspie, na którą przyjeżdżali imigranci, w, zwłaszcza w XIX wieku i XX na początku, kiedy to mały Vito przyjeżdża do Stanów. I jeśli chodzi o tę scenę. Komunii, to zwróćmy uwagę, że po pierwsze ona wyraźnie stanowi echo sceny wesela Koni z części pierwszej, a zatem już na tym poziomie Coppola gra z naszymi, z naszymi oczekiwaniami, bo wie, że chcemy, żeby ten drugi film, przynajmniej w pewnym sensie, stanowił takie odbicie, rozwinięcie części pierwszej. A zatem mamy znowu uroczystość rodzinną na dużą skalę. Mamy Michaela, który jest wewnątrz, w Posiadłości nad jeziorem Tahoe w Nevadzie i mamy Michaela, który załatwia rodzinne interesy i, i także biznesowe w trakcie tej imprezy. Ale z drugiej strony są znaczące różnice. Tamta impreza w pierwszej części rozgrywała się w domu Corleone, który był na Staten Island, i jednocześnie byli tam prawie wyłącznie etniczni Włosi. Było tam mnóstwo włoskiej muzyki. Kuzyni rzucali się kanapkami, sproszczyzn to, wszystko o czym opowiadałem w części pierwszej. Było to jeszcze wyraźnie, właśnie takie głęboko włoskie. W drugiej części tej włoszczyzny jest już o wiele mniej. Widzimy, że tłumek jest bardzo mocno wymieszany, jest tam dużo właśnie łaspów, czyli tych białych protestantów. Nie ma już takiej swobodnej atmosfery włoskiej, a Pentangeli, kiedy domaga się od orkiestry, żeby zagrała w końcu jakąś tarantellę, żeby była jakaś włoska muzyka. Orkiestra potrafi zagrać tylko rozrywkowy standard Pub Goes the Weasel, który jest znany oczywiście w Stanach Zjednoczonych bardzo, ale to nie jest muzyka włoska. Oni zupełnie nie wiedzą o co on ich prosi. Chór Chłopięcy śpiewa piosenkę Mr. Wonderful, co jest trochę ironicznym komentarzem do tego, kim jest Michael, bo on taki wonderful nie jest. Ale znowu to nie jest włoska muzyka. To nie jest Mama Corleone, która w pierwszej części wychodzi, zaczyna pieśń i jest ta pieśń kończona przez rubacznego wujka, któremu na dodatek wypada sztuczna szczęka. Nie. Tutaj tłum jest większy, szacowność większa, komponent włoski bardzo ograniczony, jednocześnie pieniądze są o wiele większe, bo Imperium Michaela jest większe niż Imperium Wita, ale to już nie jest Imperium włoskie. To jest imperium, które coraz to bardziej traci kontakt z tą rdzenną sycylijską kulturą. Żona Freda w ogóle nie jest Włoszką i w pewnym momencie pyta wprost, co to znaczy to Anni, które tak przy, mówicie przy drinkach i ktoś musi jej wyjaśnić, że to znaczy 100 lat, że znaczy to życzenie szczęścia prawda, na, na następnych 100 lat. Ta kultura na naszych oczach się kruszy w wyniku asymilacji. To był ten wielki temat części pierwszej. Tutaj już mamy Michaela, który doprowadził do o wiele większej asymilacji, chociaż nadal senator Neary pogardza nim jako Włochem i będzie to cały tutaj duży wątek. Natomiast jest to film o tym, że Michael nawet później komis przed komisją senacką, tą komisją Kifawera, będzie się powoływał przede wszystkim na swoją amerykańskość, na to, że służył w armii amerykańskiej. No i cały film kończy się retrospekcją do tego momentu, kiedy Michael siódmego grudnia 1941 roku postanawia stać się amerykańskim żołnierzem, zaciągnąć się do armii po to żeby brać udział w II wojnie światowej. Ta decyzja nie podoba się jego braciom, nie spodoba się jego, jego, jego ojcu, bo oni uważają, że będzie walczył za obcą sprawę. Amerykańska sprawa to nie jest nasza sprawa. To nie jest koza nostra. Tymczasem w części drugiej, właśnie w tej świetnej scenie komunii widzimy, że Michael wszedł już bardziej w mainstream amerykańskiego życia i coraz to dalej oddala się od tych korzeni, od tego co tak bardzo charakteryzowało Vita. To jest pierwsza scena, na którą chciałem zwrócić uwagę, a druga scena to właśnie przybycie Vita na Staten Island, ponieważ tutaj po pierwsze mamy ikoniczną scenę, kiedy włoscy imigranci wpatrują się w Statuę Wolności z ogromną nadzieją, przecież nie z planem, że założą jakieś Mafijne organizacje, tylko z nadzieją, że zostaną potraktowani dobrze, ale od razu właściwie Michael zostaje zamknięty w izolatce ze względu na chorobę oczu i musi przebyć kwarantannę. I to jest jeden z najbardziej genialnych obrazów w tym filmie. Poza tym, że cała ta scena przybycia do Ameryki była kręcona, uwaga, w Trijeście, i był to tak naprawdę targ rybny przekształcony w, te, w ten budynek właśnie Urzędu Celnego Staten Island, ale przede wszystkim jest tam genialny moment, który pokazuje jak Vito zostaje zamknięty w tej izolatce na kwarantannie i tutaj wychodzi geniusz Kopoli, bo widzimy przez okno statuę wolności, to jest to do czego on dąży jego siada na krześle jego nogi dędają w powietrzu jest jeszcze za mały na to krzesło, co od razu budzi nasze dobre uczucia, bo to jest po prostu no, młody dzieciak, tak, mały chłopiec, który jest w tej scenie bardzo osamotniony i zaczyna śpiewać, nucić pod nosem sycylijską piosenkę. I ta sycylijska piosenka to oczywiście motyw z Ojca Chrzestnego, ale jest coś tak delikatnego i poruszającego w tym właśnie malutkim chłopcu, który po prostu śpiewa, żeby sobie dotrzymać towarzystwa, co. Zestawione z tym chórem chłopięcym białych łaspów, którzy w ponad 50 lat później będą śpiewali na komunii jego syna angielską piosenkę Mr. Wonderful, co pokazuje całą tą linię rozwoju także pewnej degręgolady tej rodziny na amerykańskiej, na amerykańskiej ziemi. Jednocześnie nie możemy nie sympatyzować z Witem, bo widzimy jego słabość, widzimy, jak jego matka zostaje zamordowana. Widzimy, że on tak naprawdę przez przypadek się wplątuje w te działania przestępcze. Kolega mówi mu, tutaj młody Klemensa, Bruno Kirby, choć tutaj zabierzemy dywan z mieszkania znajomego. No Okazuje się, że to kradzież dywanu, tak naprawdę. Ale znowu Wito nie poszukuje tego świata przestępczego. Ten świat go troszkę tak przypadkowo wciąga, co oczywiście też jest bardzo przemyślnym. Działaniem scenarzystów i reżysera, no bo chcemy być po stronie Vito my chcemy, żeby mu się udało, my chcemy, żeby on stał się tym ojcem chrzestnym. A jednocześnie to wszystko jest montowane naprzemiennie z tym właśnie gnijącym już Michaelem, którego podejrzliwość w stosunku do Freda i przede wszystkim plan, że zamorduje go, kiedy tylko ich matka umrze, jest w tym chłód, który którego nie potrafimy się jeszcze dopatrzeć w oczach Wita, kiedy stawia pierwsze kroki w Ameryce, ale który w pewnym momencie oczywiście orientujemy się, że tam jest. Przede wszystkim w scenie zabójstwa Don Fanucci'ego, gdzie nie tylko Wito oddaje dwa strzały z pistoletu owiniętego w szmatę, to jedno z najsłynniejszych zabójstw w historii kina, ale na dodatek, co już nie jest tak naprawdę konieczne, wpycha lufę pistoletów w usta Don Fanucci'ego, strzela, i to pokazuje jego. Bezwzględność. Michaela nigdy nie widzimy, co prawda jak strzela sam, bo dokonuje wszystkiego poprzez pośredników w białych rękawiczkach, ale ten gen bezwzględności jest przekazany faktycznie z ojca na syna. I dopiero kiedy widzimy całą opowieść, oczywiście w zestawieniu z tym, co jeszcze widzieliśmy w części pierwszej, dochodzi do nas to z całą mocą. Takich połączeń, takich rymów, takich symetrii jest w Ojcu Chrzestnym 2 ogromnie dużo. Sprawia to, że całość tych dwóch filmów, przede wszystkim faktycznie tworzy jedną wielką całość. To tutaj też ogromna praca aktorska, bo chociażby De Niro bardzo szczegółowo studiował wszystkie ruchy, manieryzmy, nawet zgryz Marlona Brando w pierwszym filmie, po to, żeby pokazać, jak te manieryzmy, jak ten głos się kształtował. Jest to wybitna rola, słusznie nagrodzona Oscarem ale nie tylko te dotknięcia mistrzowskie różnych aktorów czy scenografa czy operatora sprawiają, że te filmy są tak spójne, przede wszystkim one rzeczywiście na takim bardzo, bardzo szerokim płótnie pozwalają nam prześledzić losy tej rodziny i zrozumieć i korzenie i konsekwencje i tej woli przetrwania i tej umiejętności samoorganizacji, jaką Korleonowie niebywale i niewątpliwie posiadają. Ale też ten element okrucieństwa, bezwzględności i przemocy, który sprawia, że pod koniec Michael jest rzeczywiście wydrążonym człowiekiem. Pomiędzy Ojcem Chrzestnym I i Ojcem Chrzestnym II wydarzyła się także afera Watergate, która zdyskredytowała prezydenta Nixona, natchnęła Amerykanów ogromną nieufnością w stosunku do swoich rządzących i wprowadziła takie przekonanie, że całe lata 70. są taką zatrutą dekadą. Dekadą rozczarowania, deziluzji, może nawet cynizmu. I znakomicie widać to na przykładzie Ojca Chrustnego i 2, bo Ojciec Chrusty 2 jest zdecydowanie już filmem po Watergate. Takim filmem nasyconym przekonaniem, że władza jest tak samo, bo, tak samo bezwzględna jak mafiozi. Michael mówi do senatora: Senatorze, jesteśmy częścią tej samej hipokryzji. Michael mówi do. Toma Hagena, jeżeli czegokolwiek nauczyliśmy się z wydarzeń ostatnich lat, to to, że każdego można zabić. Te słowa ciążą nad filmem, jednocześnie przypominając wydarzenia zabójstw politycznych lat 60. Kennedy'ego Johna, Roberta Kennedy'ego, Martina Luthera Kinga. W pewnym sensie to, czego sama Ameryka nauczyła się w latach 60. i 70., to właśnie to, że każdego można zabić. I pod tym względem warto także pamiętać, że Ojciec Chrystyny 2 jest wybitnym, ciężkim i tragicznym komentarzem do Ameryki, epoki Watergate i w ogóle do lat 70., jako takiego czasu wielkiej deziluzji. To wszystko towarzyszyło temu filmowi, także w momencie, kiedy pojawiały się jego recenzje, a z drugiej strony wciąż w tym filmie trwa taka próba rozliczenia z katolicyzmem samego Kopoli. Dodam, że to jest też przypadek filmu Rozmowa, który także był filmem, który był traktowany jako komentarz do Watergate, mimo że scenariusz powstał przed tą aferą, bo te elementy religijne, na które zwróciłem uwagę przy scenie chrztu w pierwszej części ojca chrzestnego, także tutaj są istotne. Przypomnijmy sobie, że Fredo ginie od kuli swojego brata, jednocześnie odmawiając zdrowaśki na jeziorze Tahoe. Więc ten element takiego właśnie pogwałcenia nie tylko miłości braterskiej, nie tylko jakiegoś porządku rodzinnego, ale także właśnie tego porządku religijnego, dodam, że pierwsze zabójstwo wita także dokonuje się w trakcie religijnej, właśnie uroczystości jest istotne i to też musi być istotne, jeśli przypomnimy sobie pogwałcenie, i zbezczeszczenie figurki Maryjki poprzez przez Harego Kola w scenie rozmowa pod koniec tego filmu, kiedy on to robi niebywale gwałtownie, wręcz szokująco. Widać w tych filmach także pewne napięcie na tym polu i nadaje to oczywiście też bardzo dużej siły filmowi jako pewnemu traktatowi o tym, jak dobro zmaga się ze złem. Powoli kończąc tę opowieść, o co prawda o dłuższym filmie, ale wymagającą ode mnie trochę mniej wprowadzenia i mam nadzieję, że zwracającą uwagę na wszystkie najważniejsze elementy, dodam jeszcze, że zawsze frapowały mnie te słowa Kopoli, który mówił o tym, że odnajduje się w Michaelu w tym filmie. Pamiętajmy, że pomijając kwestie psychologiczne, oczywiście, bo wielu widzów może się jakoś identyfikować z aspektami Michaela. Ale pamiętajmy się, że to, pamiętajmy także, że to jest czas, kiedy sam Coppola próbuje konsolidować swoje małe imperium. On wtedy kupił gazetę w San Francisco o nazwie City, kupił firmę dystrybucyjną o nazwie Cinema Seven, kupił kilka budynków w San Francisco i w Nowym Jorku. Był naprawdę coraz to zamożniejszym, po prostu bogatym człowiekiem i można powiedzieć, że to jego marzenie o władzy, o, jako producen jako o władzy producenckiej, w amerykańskim przemyśle filmowym także wymagało wtedy dużej determinacji, być może dlatego też trochę się z Michaelem identyfikował. Ale zadajmy na koniec to pytanie: no, właśnie po, po czyjej stronie staje sam film Copoli? W 1948 roku, a zatem na wiele lat wcześniej, Robert Warszaw w, w klasycznym eseju pod tytułem Gangster jako bohater tragiczny Warszaw, wybitny krytyk. Napisał tak o gangsterze i o tym, co my sobie o nim myślimy. Czy my chcemy nim być, czy my go oceniamy, czy potępiamy? Co my tak, dlaczego tak naprawdę lubimy patrzeć na tych wszystkich filmowych gangsterów? To oczywiście jest przed Ojcem Chrzestym i przed wieloma rozczarowaniami amerykańskimi, ale posłuchajmy tych słów to w moim tłumaczeniu dla Was. Koniec końców gangster jest skazany na klęskę, bo ciąży na nim obowiązek sukcesu, a nie dlatego, że środki jakie obrał dla realizacji swych celów stoją na bakier z prawem. W głębszych pokładach nowoczesnej świadomości wszystkie środki wiodące do celu są bowiem bezprawne. Każda próba osiągnięcia sukcesu jest aktem agresji, po której agresor zostaje sam, winny i bezbronny pośród wrogów. Jednostka jest za sukces karana. To jest właśnie nasz nieznośny dylemat. Klęska jest formą śmierci, a sukces jest zły i niebezpieczny, a koniec końców niemożliwy. Efektem filmu gangsterskiego jest ucieleśnienie owego dylematu w postaci gangstera, a następnie rozwiązanie dylematu poprzez uśmiercenie bohatera. Dylemat zostaje rozwiązany wyłącznie dlatego, że śmierć dotyka bohatera, a nie nas. My jesteśmy bezpieczni. Przynajmniej przez moment możemy rozgościć się we własnej porażce wolno nam wreszcie świadomie wybrać klęskę. Trudno powiedzieć, co Warshow pomyślałby o finale, w którym Michael nie ginie, tylko wręcz przeciwnie, rozsiada się w swoim tronie jeszcze mocniej niż wcześniej. Nad tym zastanawia się m.in. autor książki John Lewis, o którym tu wspomniałem, ale ja zwrócę uwagę na to, że już 10 lat temu, w 2012 roku, Marcin Bortkiewicz, bardzo polski reżyser, między innymi filmu Noc Walpurgii, bardzo pięknie podsumował właśnie to, co czujemy w stosunku do tej postaci, która jest najbardziej pokrzywdzona w Ojcu 6 II, czyli do owego Freda. Pięknie zagranego przez Johna Kezela, oczywiście przedwcześnie zmarłego, wybitnego aktora, którego znamy między innymi też z pieskiego popołudnia, o którym opowiadałem tutaj w podcaście. I tak pisze Bortkiewicz. Swój kodeks mafijny Don Vito przekazał najzdolniejszemu z synów, Michaelowi. On zabija podobnie jak tata, plemiennie, w imię ojca. Tatuś i synek, choć działaniami swoimi przypominają postaci skronik szekspirowskich, nie wzbudzają we mnie przykrych uczuć, ponieważ wszystkie zbrodnie mogę jakoś wyjaśnić. Stanowią wojenną konieczność budowania imperium dla zachowania jego niezależności oraz siły. Lecz kiedy Michael zabija własnego brata, nie wzmacnia swojej rodziny – i nie odchodzi na wschód od Edenu, choć wolałbym, żeby tak zrobił. Dziś lubię patrzeć na zmarłego bezpotomnie Fredo. Siedzi z synem swojego mordercy nad jeziorem i tłumaczy mu, jak złowić rybę. Budują razem silną męską więź, której przyszłość jest zapisana strzelbą na tej wodzie. Ten felieton, opublikowany na stronie Stowarzyszenia Filmowców Polskich, zaczął od tego, że na początku Fredo go zawsze irytował. No ale właśnie, pod koniec go bardzo. Docenił. I tak jak cytowałem słowa Davida Thompsona o wiele późniejsze, w poprzednim odcinku, tak ten odcinek chciałbym zakończyć właśnie tym, że być może największą wartością filmów o Ojcu Chrzestym jest właśnie to, że dały nam postać cudzysłów słabego Freda przy postaciach silnego Wita i przy postaci silnego Michaela, bo jeśli odpowiednio zmrużymy oczy i zrozumiemy, że tak naprawdę to właśnie Fredo jest godny naszej największej tutaj miłości i także szacunku za to, że jest człowiekiem, a nie maszyną, za to, że jest ułamny, a nie niezłamny. To być może tutaj w Ojcu Chrzestnym 1 i 2 jest taki malutki element człowieczeństwa, które rozumie słabość i które pozwala niejako odkupić naszą fascynację gangsterami, którzy tak wspaniale i tak spektakularnie Walczą o władzę i mordują się w tej ogromnej sześciogodzinnej sadze Corleone. W listopadzie 1977 roku e, obydwie części zostały pokazane w amerykańskiej telewizji, ale w wersji przemontowanej. Chronologicznie. To były to cztery, trzy wieczory, w trakcie których Coppola pokazał chronologicznie przemontowaną całość m, jako jeden tak naprawdę wielki film. Co ważne, z prawie godziną dodatkowego materiału, która no, nie zmieniała przebiegu akcji, ale go uzupełniała i troszeczkę ze złagodzoną przemocą i seksualnością. To nazywało się The Godfather, The Complete Novel for Television. I muszę powiedzieć, że nie mogę sobie wybaczyć, ponieważ ta wersja była nadana w polskiej telewizji w cyklu 100 na 100 w połowie roku 1995. Nagrałem ją wtedy. I w międzyczasie jakoś pozbyłem się tej kasety. Nie mam już nagranej tej wersji, a nie można jej kupić na żadnej płycie, ponieważ nie jest ona wydana. Była ona tylko wydana na VHS-ach. W każdym razie żałuję bardzo, że tamtej wersji nie zachowałem, bo i tutaj mały coming out mianowicie tamta wersja to było moje pierwsze zdarzenie z ojcem wczesnym. Ja najpierw obejrzałem tę wersję chronologiczną, która zaczynała się od scen sycylijskich w 1901 roku. I która kończyła się właśnie Michaelem, a historia Wita była najpierw opowiedziana w całości, i tak dalej, i tak dalej. Więc trochę żałuję, że tamtych kaset nie zachowałem, a my o Ojcu Chrzestnym oczywiście usłyszymy znowu, kiedy omówię dla Was część trzecią. Natomiast teraz chcę tylko przypomnieć, że Ojciec Chrzestny II był. Oscarowym sukcesem większym niż część pierwsza, bo otrzymał statuetki i dla najlepszego filmu, i dla najlepszego reżysera, i dla aktora w roli planowej, czyli właśnie Robert De Niro odebrał statuetkę, chociaż nie był obecny na tej gali. Także scenariusz, scenografia i muzyka tutaj Ini Norota i Carmine Coppola. Nominacje jeszcze to właśnie Michael Vigazzo jako Pentangeli, Lee Strasberg jako Hyman Roth. Talia Shire jako koni, kostiumy Teodory Van Runkle znanej z Bonnie i Clyde, no i aktor w roli pierwszoplanowej. Al Pacino podobno bardzo przeżył, że nie dostał wtedy statuetki. Odebrał ją Art Carney za film Harry i Tonto. No, ja bym dał Alowi Al Pacino, od razu mówię, mimo że Arta Carney'a bardzo lubię. A zatem ogromny triumf filmu, który ma jeszcze większy rozmach, który przede wszystkim jest reżyserowany przez reżysera który miał już absolutne poczucie sukcesu, pewność ręki, wsparcie producenckie. I jeżeli posłuchaliście obydwu odcinków o Ojcu Chrzestnym, to myślę, że jest coś bardzo poruszającego w tym, że Kopola, który musiał tak bardzo walczyć o każdą swoją decyzję na planie filmu pierwszego, mógł te 104 dni zdjęciowe Ojca Chrzestnego II przeżyć w poczuciu absolutnego szczęścia, radości, mimo że film był tak skomplikowany to powstał, jak sam mówi Coppola, w najszczęśliwszym dla niego okresie i jest wielkim filmowym freskiem, któremu te wszystkie Oscary jak najbardziej się należały. Mam nadzieję, że wam podobała się opowieść o obydwu częściach Ojca Chrzestnego, a następnym razem yy, zapraszam was na nowy odcinek Spoiler Mastera, w którym opowiem o kolejnej dziesiątce moich ulubionych filmów, ale do Ojca Chrzestnego 3 przejdziemy jeszcze w tym roku. I w ten sposób, spoiler master, także domknie trylogię The Godfather, bo chciałbym przed końcem tego roku, znaczącego 50. rocznicę premiery The Godfather 1, aby o spoiler master omówił wszystkie trzy części. A zatem dziękuję Wam za cierpliwość. Mam nadzieję, że obydwa odcinki się podobały. Wracajcie do Ojca Chrzestnego 2, do obydwu tych filmów, i już niedługo usłyszymy się w opowieści o Ojcu Chrzestnym 3. Jedynej części, która Oscara za najlepszy film nie otrzymała, mimo nominacji. Dziękuję Wam serdecznie, dziękuję patronkom i patronom, dzięki którym wysłuchaliście tego odcinka w wolnym dostępie. Pozdrawiam Was serdecznie, następny Spoilermaster już za tydzień. Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania tego odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten podcast ma misję. Polegającą na popularyzacji wysokojakościowej wiedzy o kinie. Misja tego podcastu jest wypełniana dzięki patronkom i patronom Spoilermastera w serwisie patronite.pl. Serdecznie zapraszam na profil patronite.pl łamane przez Spoilermaster. Tam dowiecie się więcej o tym, jak możecie wesprzeć moją pracę przy tym podcaście, która w całości rozgrywa się po godzinach. A także jakie bonusy wsparcia oczekują dla tych, którzy się na to zdecydują. To, że ten odcinek i wszystkie pozostałe są w darmowym, szerokim dostępie, jest zasługą patronek i patronów Spoilermastera. Szczególnie dziękuję moim patronkom i patronom imiennym. To znaczy Łukaszowi Daleckiemu, Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni. Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jakubowi Mrozowi, Iwonie Oleszczu jazwieckiej Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Mateuszowi Stępniowi, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Make Movies oraz Michałowi Żołnierukowi, a także blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującemu analizy. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu. To już piąty sezon Spoilermastera i witam Was w kolejnym odcinku z cyklu Classic. W tym cyklu przybliżam Wam klasykę kina i opowiadam o tym, jak powstały jedne z najsłynniejszych dzieł czegoś, co kiedyś nazywało się Srebrnym Ekranem. W zeszłym roku nagrałem dwa dłuższe odcinki, które w sumie trwały ponad 3 godziny o... Ojcu chrzestnym o pierwszej części The Godfather i o części drugiej The Godfather Part 2. Te dwa filmy w reżyserii Francisa Forda Coppoli z lat 1972-74 to już hollywoodzka legenda. Dla tych z was, którzy chcą wysłuchać tamtych części tej opowieści, serdecznie zapraszam i odsyłam was do tych właśnie odcinków. Dobrze jest mieć te dwa odcinki przesłuchane w momencie, w którym zasiadacie do posłuchania tego odcinka, albowiem dzisiaj dokończę tę opowieść. To znaczy, opowiem o trzeciej części Ojca Chrzestnego, The Godfather Part 3. To jest film Francisza Forda Coppoli z roku 1990. Innymi słowy, dzisiaj domykam opowieść, której częścią był także odcinek o filmie Rozmowa, który Francis Ford Coppola zrealizował pomiędzy dwiema częściami Ojca Chrzestnego. Tak jak mówię, zachęcam do posłuchania tamtych odcinków, bo one przygotowują pewien grunt, a jednocześnie zaznaczam, że jeszcze w tym roku nagram jeszcze jeden odcinek poświęcony Coppoli, to będzie odcinek poświęcony filmowi Czas Apokalipsy. Ponieważ jednak czas Apokalipsy jest tak potężnym tematem z bardzo wielu powodów, także ze względu na niesłychanie trudną i burzliwą realizację tego filmu, postanowiłem, że jeszcze potrzebuję chwilki czasu, żeby o tym filmie opowiedzieć, ale koniec końców mam nadzieję, że tych w sumie pięć odcinków stworzy pewną sagę, to znaczy sagę, cykl poświęcony właśnie karierze Francisa Forda Coppoli. Innymi słowy, w tym odcinku chciałbym przeprowadzić pewien, czy zbudować pewien most pomiędzy latami 70., do których przynależy właśnie Ojciec Chrzestny, Ojciec Chrzestny II, a także rozmowa i czas apokalipsy, o którym nagram oddzielny segment, a latami 90, to znaczy chciałbym pokazać, jak układała się kariera Francisa Forda Coppola pomiędzy drugim ojcem chrzestnym, a trzecim ojcem chrzestnym. Jest to bardzo istotne, dlatego że nie będzie żadnej przesady w stwierdzeniu, że Francis Ford Coppola, który stawał na planie ojca chrzestnego trójki, nie był już tym samym człowiekiem, nie był już tym samym Coppola, który stawał za kamerą jedynki. I nie tylko w tym sensie, w jakim każde nasze wcielenie o 18 lat starsze będzie zawsze inne od tego naszego wcielenia wcześniejszego. Wszyscy się zmieniamy, wszyscy jakoś ewoluujemy, ale w bardzo szczególnym sensie. Francis Ford Coppola doświadczył większych wzlotów i większych, bardziej bolesnych upadków w trakcie tych niecałych 20 lat, niż w zasadzie jakikolwiek inny reżyser hollywoodzki. Jest to nieprawdopodobna, niezwykła historia marzyciela, biznesmena, troszkę chwalipięty, na pewno wizjonera, ale także twórcy i producenta tak upartego, że nieraz na własne życzenie nabijał sobie bardzo bolesne guzy. Kiedy Ojciec Chrzestny 3 miał swoją premierę, Pauline Kael na łamach New Yorkera napisała, że z tego filmu przeziera gigantyczna depresja Coppoli, gigantyczna depresja reżysera. W pewnym sensie miała rację, ale żeby zrozumieć powody tej depresji, osobistej straty, strat finansowych, przede wszystkim bardzo burzliwej historii i prywatnej, i publicznej, Kopoli, innymi słowy, aby zrozumieć, kim był Kopola w momencie, kiedy krzyczał po raz pierwszy akcja na planie ojca 63, musimy się cofnąć w czasie i musimy dosyć uważnie prześledzić to, co z Kopolą działo się w latach 80. Stąd też bardzo szczególna struktura dzisiejszego odcinka, który od razu powiem będzie dosyć długi, na pewno dłuższy niż zwyczajowe godzinne odcinki. Spoiler Mastera, mianowicie pierwsza połowa odcinka będzie poświęcona Kopoli pomiędzy rokiem 1979 de facto, bo tak jak mówię, zostawiam jeszcze ten puzzle w postaci e, czasu apokalipsy na inną opowieść, a rokiem 1990. E, w połowie odcinka, kiedy już opowiem wam tę historię. Zacznę właściwą opowieść o samym Ojcu Chrzestnym III, ale wtedy zrozumiecie już w pełni, że opowieść ta nie byłaby kompletna bez zrozumienia przygód Copoli w latach 80. Innymi słowy, tak jak Ojciec Chrzestny jest sagą, tak i ten odcinek będzie sagą, ale nie Michaela Corleone, tylko Francisza Forda Copoli. Jak zawsze w przygotowaniu do odcinka, korzystałem z licznych materiałów dodatkowych. Przede wszystkim chcę wymienić dwie książki, które się okazały bardzo pomocne. Pierwsza to książka Petera Cowie'ego pod tytułem Copola, która jest taką całościową biografią Copoli, a druga to znakomita, podkreślam znakomita książka, jeżeli ktoś interesuje się historią biznesową Hollywoodu. Książka Johna Lewisa pod tytułem Whom God Wishes to Destroy. Czyli kogo bogowie pragną zniszczyć. Francis Coppola and the New Hollywood. To jest książka wydana w roku 1995. Korzystałem także z Tomu Wywiadów z Coppolą. To jest Tom pod redakcją Gina Phillipsa i Rodneya Hilla, a także z bardzo ciekawej i bardzo oryginalnej monografii wydanej w roku 2014. Tę książkę napisał Jeff Manny. Jest to. Książka o skromnym tytule Francis Ford Coppola z cyklu Contemporary Film Directors, ale jest to książka niezwykła, która właściwie analizuje całą filozofię biznesową, można powiedzieć, Copoli na przestrzeni lat. Many traktuje wszystkie filmy Copoli jako ciągłą medytację na temat relacji pomiędzy jednostką a szeroko pojętą firmą. Dzisiaj porozmawiamy, opowiem Wam dużo o pewnej szczególnej firmie, którą założył Coppola, dla Jeffa Manny wszystkie filmy Coppoli w jakimś sensie są o tym, właśnie jak jednostka próbuje albo firmą zarządzać, albo orientuje się, że sama jest zarządzana przez firmę. O, na przykład Ojciec Chrzestny jest film, filmem, w którym tą firmą jest mafia. Rozmowa jest... Yy, Filmem, w którym firmę prowadzi Harry Cole, ale także pracuje dla większej korporacji i tak Takie pomysły zawarł w swojej książki, w książce Jeff Manny. Ja korzystałem jeszcze, i to też ważny tytuł, z książki Harlana Lebo. Pod tytułem The Godfather Legacy. Tą książkę znają już wszyscy, którzy słuchali poprzednie dwa odcinki Spoiler Mastera. Zanim opowiem właściwą historię, jeszcze jeden ważny szczegół. Otóż coś się wydarzyło pomiędzy nagraniem pierwszego odcinka o ojcu chrzestnym a obecnym nagraniem, które już rozgrywa się w styczniu. 2023 roku. Otóż książka na temat powstawania Ojca Chrzestnego, czyli książka Marka Silla pod tytułem Zabierz broń, zostaw kanoli. Oczywiście się pomyliłem. Pod tytułem Zostaw broń, zabierz kanoli. Wyszła po polsku. Tak jak wam mówiłem jeszcze w odcinku tym pierwszym, Ojcu Chrzestnym. Tam wtedy mówiłem, że książka wyszła w Stanach i korzystałem z tego wydania amerykańskiego. W międzyczasie została przetłumaczona, wydana, jest już na polskim rynku. Wydawnictwo Marginesy ją wydało, więc jeżeli chcecie wczytać się w bardzo szczegółową historię powstania pierwszego Ojca Chrzestnego, ta książka już jest w Polsce. Jeszcze jedna zabawna rzecz. W międzyczasie na Netflixa trafiły wszystkie części Ojca Chrzestnego, włącznie z częścią trzecią, przy czym część trzecia jest w wersji reżyserskiej z roku 2020 pod tytułem The Godfather Coda, The Death of Michael Corleone. Także na Netflixie obecnie nie, nie zobaczycie oryginalnej wersji, która wchodziła do KIN w 1990 roku. Zobaczycie dosyć znacząco przemontowaną wersję nowszą. Oczywiście jest to wersja ekwiwalentna, ale yy, chciałem zaznaczyć, że te filmy są obecnie dostępne w streamingu. Także to jest taka druga zmiana, która się wydarzyła i jednocześnie na horyzoncie wcześniej on już oczywiście istniał, tylko ja o nim nie wiedziałem. Pojawił się serial wytwórni telewizji streamingu Paramount Plus, który nie jest jeszcze dostępny w Polsce. Mam myślę, że pewnie niedługo będzie. Serial nazywa się The Offer i ten serial to jest dziesięcioczęściowa historia. Powstania Ojca Chrzestnego, ale to nie jest dokument, tylko to jest film fabularny, w którym aktorzy wcielają się w te kluczowe osoby dramatu, o których wy wiecie bardzo dobrze, między innymi oczywiście z mojego odcinka, a zatem mamy aktorów, którzy wcierają się w Roberta Iwansa, w Ala Radiego, w samego Coppola oczywiście, i tak dalej, i tak dalej. Ten serial jeszcze nie jest u nas legalnie dostępny, ale. Udało mi się dotrzeć do amerykańskiego DVD, bo w Stanach ten serial już wyszedł. Można na Amazonie amerykańskim ewentualnie sobie kupić. Od razu mówię, nie bardzo polecam, bo polecam tylko takim hardkorowym fanom ojca Chrzestnego, ale yy, nie, nie będę się teraz nad tym rozwodził. Powiem tyle, że dziesięciogodzinna adaptacja, głównie wspomnień Ala Radiego, ma tę wadę. Że Al Radi jest w tej wersji absolutnym superbohaterem tej opowieści. To znaczy, tam na początku jest napis, że oparto na wspomnieniach Al Radiego, pamiętacie go jako producenta Ojca Chrzestnego Jedynki. No i cóż, no, ogląda się to i myśli: w, ka w każdym odcinku jest jedna scena, w której Al Radi podejmuje genialną decyzję, która ocala cały film. I jest to takie wyraźnie, wyraźnie skrzywione właśnie pod tym względem, to znaczy widać, że ktoś bardzo uważnie i z dużą nabożnością słuchał wspomnień Radiego i ocala jego pamięć no już w sposób najlepszym z możliwych, więc powiedziałbym tak, że w całym serialu Al Radi myli się najrzadziej swoją drogą scenariusz do serialu pisał między innymi Michael Tolkien, czyli autor słynnej powieści Gracz, która potem stała się podstawą filmu Altmana, więc jest to solidne nazwisko scenariuszowe, ale tak jak mówię, o ile fajnie jest to zobaczyć i zobaczyć jak też przede wszystkim no, aktorzy współcześni wcielają się w te postaci dramatu, które znamy od Charliego Bludorna po Francisza Forda Coppola, o tyle całość jest troszkę, troszkę rozciągnięta. Wydało mi się, że te 10 odcinków, 10 godzin to naprawdę jest trochę za dużo, żeby opowiedzieć tą konkretną historię. A poza tym, no cóż, czy nie lepiej zobaczyć ponownie Ojca Chrzestnego? Tak troszkę mi się wydaje, że historię Ojca Chrzestnego można poznać w krótszym czasie. Na przykład słuchając Spoiler Mastera. No dobrze, to w takim razie, odesławszy Was już do książki Marka Silla, odesławszy Was już do. Yy, serialu The Offer, jeżeli macie ochotę, i także na Netflixa, jeżeli chcecie sobie te filmy yy, okresowo przypominać, przejdźmy do opowieści o Francisie Fordzie Copoli pomiędzy rokiem 1979 a rokiem 1990. A później przejdziemy do omówienia samego Ojca Chrzestnego III. Zapewniam was, jest to jedna i ta sama historia. Zaczynamy 9 kwietnia roku 1979. To właśnie tego wieczoru Hollywood świętowało jak zawsze swoją najważniejszą galę wręczenia nagród, czyli galę Oscarową. Francis Ford Coppola tego wieczora został poproszony o wręczenie prestiżowej nagrody dla najlepszego reżysera. Francis Ford Coppola, co ciekawe, dwa dni wcześniej zaledwie. 7 kwietnia roku 1979 ukończył 40 lat. A zatem był świeżo upieczonym 40-latkiem i w pewnym sensie królem Hollywoodu. Na pewno najsłynniejszym reżyserem tego momentu z największymi i najświeższymi sukcesami pod pachą. To przecież on kilka lat wcześniej odbierał Oscary odpowiednio za Ojca Chrzestnego. I za Ojca Chrzestnego 2. To jego rozmowa była nominowana do Oscara w tym samym roku co Ojciec Chrzestny, i jego rozmowa otrzymała Złotą Palmę w Cannes. To produkowany przez niego film George'a Lucasa, American Graffiti, okazał się ogromnym sukcesem. I oczywiście to jego scenariusz do filmu Patton dekadę wcześniej otrzymał statuetkę za najlepszy scenariusz, no i sam Patton otrzymał nagrodę za najlepszy film. A zatem, kiedy Francis Ford Coppola wchodził na tę scenę oskarową, aby odczytać oscarowy werdykt i towarzyszyła mu Ellie McGraw, czyli już wówczas była dziewczyna jego zniewnawidzonego na tym etapie producenta Roberta Iwansa, można by pomyśleć, że Francis Coppola mógł stanąć przed tą hollywoodzką publicznością, uśmiechnąć się i powiedzieć... No, ja już zrobiłem, co miałem do zrobienia. Tak? Przyćmiłem wszystkie inne filmy gangsterskie. Ojciec chrzestny zarobił setki milionów dolarów. Mam kilka Oscarów pod pachą. Obecnie będę już tylko, jak to się mawia, enjoy the show. Ale wydarzyło się coś zupełnie innego. Zanim Francis Ford-Coppola odczytał nazwisko zwycięzcy tego wieczoru, a był nim, Michael Cimino, który nakręcił film pod tytułem Łowca Jeleni, poniekąd rodak, Włocho-amerykanina Coppoli. Zresztą Coppola powiedział wtedy na scenie Paisan, czyli mój rodak. Otóż zanim koperta została otwarta, yy, Coppola troszkę odszedł od scenariusza. Wszystkie linijki, wszystkie kwestie na nocach Oscarowych zawsze są napisane. Wiadomo co. Oczywiście prowadzący mają przed oczami tekst i po prostu idą za tym tekstem. Ali McGraw bardzo profesjonalnie odczytała swoją część o tym, czym jest sztuka reżyserii, ale nagle na jej twarzy pojawiło się zaskoczenie, bo Francisco Pola zaczął mówić o czymś zupełnie innym. Zaczął mówić o czymś, czego w scenariuszu. Zdecydowanie nie było. Możecie włączyć sobie ten fragment, jest na YouTubie i widać ogromne zaskoczenie na twarzy Ali McGraw, która troszkę czeka na zasadzie: no Francis, kiedy skończysz, kiedy wrócimy do tego, co mamy tu napisane. Ale warto wsłuchać się także w słowa samego kopoli, bo rzeczywiście Coppola patrząc na swoją hollywoodzką społeczność i yy, już mając w ręku kolejnego Oscara, żeby namaścić kolejnego mistrza. Postanowił tej społeczności coś ważnego i coś, no, men, od serca powiedzieć. I co powiedział? Powiedział, że jesteśmy na progu rewolucji technologicznej. Jesteśmy na progu rewolucji informacyjnej. Powiedział, że filmy lat 80., przypominam, rzecz dzieje się w roku 79, a zatem u progu nowej dekady. Otóż, że filmy lat 80. będą. Takie, że jeszcze że sprawią, że, poczuliś, że poczujemy się tak, jakbyśmy nie widzieli jeszcze żadnego filmu do tej pory. Będzie to zupełnie nowe kino, będzie to zupełnie nowa technologia. Kopola zaczął mówić coś o satelitach, o technikach elektronicznych, innymi słowy, zaczął wieszczyć wielką zmianę. Twierdził, że coś za chwilę zmieni się tak bardzo, że nie rozpoznamy kina, że kino zmieni się na naszych oczach całkowicie. Ali McGraw i jej zdziwione spojrzenie, myślę, jest dokładnie odpowiednim obrazem, ponieważ z takim samym zdziwieniem i mieszaniną zażenowania, zaciekawienia, ale jednak także sceptycyzmu, te słowa przyjęło samo Hollywood. Chciałoby się powiedzieć: Francis, o czym ty mówisz? Osiągnąłeś sukces, uspokój się. Tak? Chcemy po prostu tworzyć kolejne filmy. Nasz biznes działa dobrze. Hollywood ma się świetnie. Dlaczego mówisz, że za chwilkę będziemy się musieli uczyć wszystkiego na nowo? Dlaczego mówisz, że przychodzi jakaś nowa epoka? Dodam, że w tym samym czasie Hollywood oczekiwało na to, kiedy Coppola pokaże swój film o wojnie w Wietnamie, czyli czas apokalipsy. Tę historię, tak jak powiedziałem, opowiem Wam w oddzielnym odcinku, ale jest dosyć istotne, że Coppola wręcza Oscara. Michaelowi Simino właśnie za wietnamski film Łowca Jeleni, podczas kiedy wszyscy czekają, kiedy w końcu Coppola ukończy swój wietnamski film Czas Apokalipsy, który był bardzo, bardzo trudny w produkcji, miał ponad 200 dni zdjęciowych i był słynny z tego, że pochłonął ogromne, ogromne miliony dolarów i też no, było dużo nieprzyjemnych wypadków na planie. A zatem można powiedzieć, że jak to się mówi, jeżeli ktoś potrafiłby przeczytać salę, to po angielsku się mówi read the room, czyli jaki jest nastrój w danym momencie w sali, w tej auli oscarowej, no to nastrój można by streścić, streścić trochę tak. Francis, przestań gadać głupoty, pokaż nam lepiej, co tam upichciłeś przez te ostatnie kilka lat, bo słyszeliśmy, że kosztowało to bardzo dużo pieniędzy, no i jesteś pewien, że zwróci ci się ten czas apokalipsy? Jesteś pewien, że Właśnie nie poniosłeś największej klęski swojej kariery, może nie pouczaj nas o tym, że za chwilkę wszystko się zmieni i będziemy nadawać filmy przez satelitę zamiast na taśmie filmowej. Takim mniej więcej był nastrój tego momentu, i przypomnę, to wszystko dwa dni po 40 urodzinach Francisa Forda Copoli. Ale gdyby Copola wtedy chciał bardzo zacytować jakiegoś filmowego klasyka, to mógłby się odwołać. Do pierwszego filmu dźwiękowego, to znaczy do śpiewaka jazz bandu, i mógł powiedzieć, jeszcze nic nie słyszeliście, dlatego że najciekawsze rzeczy zaczęły być publikowane w pierwszych miesiącach następnego roku, a mianowicie w, w roku 1980. Yhm, I tutaj jeszcze jeden ważny przypis dotyczący właśnie czasu apokalipsy. Otóż, kiedy czas apokalipsy w końcu wszedł na ekrany, co Znowu, jest częścią większej historii. Wszyscy spodziewali się, że film poniesie klęskę, jako pewien wybryk artysty, który za dużo zainwestował w swój szalony projekt, ale mimo wszystko, i to było ogromne zaskoczenie, Czas Apokalipsy okazał się filmem bardzo dochodowym. Zarobił duże pieniądze i pokazał, że Coppola potrafi. To bardzo, bardzo istotne. Wbrew, tak jak mówię, wszystkim możliwym oczekiwaniom i wbrew życzeniom także wielu hollywoodzkich obserwatorów. A zatem. Pomiędzy galą oscarową kwietnia roku 79, a pierwszymi miesiącami roku 1980, Coppola osiąga kolejny sukces. Kolejny sukces, który tym razem nosi, nosi imię czasu apokalipsy, Apocalypse Now. I w tym samym roku Coppola także odnosi sukces jako producent, dlatego że jego firma produkcyjna, American Zoetrope, Firmuje jeden z lepiej przyjętych i także bardzo kasowych filmów roku, familijny klasyk, film pod tytułem Czarny Rumak, The Black Stallion, film Karola Ballarda. Przepiękny, do dzisiaj absolutnie zdumiewający film, familijny o przyjaźni chłopca i czarnego, czarnego konia. Wydawałoby się, że dwa bardzo różne filmy, to prawda, ale dwa filmy artystycznie znakomite i co ważne, także kasowe, a w Hollywood to się bardzo, bardzo liczy. No więc dobrze, co takiego dzieje się w roku 1980? Otóż w roku 1980 Francisowi odbija już na całość, jak powiedziałoby wielu jego wrogów. To znaczy, zaczyna w wielu wywiadach, także w pismach branżowych, mówić, że, że Hollywood za chwilkę się skończy, że on rzuci takie wyzwanie studiom filmowym, tym dużym, tak zwanej wielkiej szóstce, prawda, od Kolambii po Paramount. On rzuci im takie wyzwanie i oni w ogóle są tak już. Przebrzmiali i nieinteresujący, i pozbawieni innowacji, że za kilka lat to w zasadzie nie będzie co zbierać, nie będzie już żadnej wielkiej szóstki, nie będzie już tego klasycznego modelu biznesowego hollywoodzkiego, tylko że będzie coś zupełnie, zupełnie innego. Innymi słowy, Coppola zaczyna zachowywać się trochę jak taki szalony prorok. Wszyscy patrzą, przyglądają się, no dobrze, co następnego zrobi, zrobi Francis. I 25 marca. Roku 1980 Francis Ford Coppola kupuje i staje się to publiczna wiadomość. Yy, mianowicie kupuje studio filmowe. Po prostu kupuje studio, hale zdjęciowe, pewną parcelę liczącą sobie ponad 10 akrów ziemi w samym Los Angeles na rogu Santa Monica Boulevard i Las Palmas Avenue, dosłownie półtorej mili za posiadłością. Paramountu na przykład, to studio nazywa się, w momencie kiedy mm, Coppola kupuje to studio, ono się nazywa Hollywood General Studios. I te hale zdjęciowe, a przypomnę, że bez hal zdjęciowych nie ma kina, no bo mało który film powstaje wyłącznie w plenerach. Potrzebna jest infrastruktura, potrzebne są hale, potrzebne są montażownie, no trzeba mieć bazę. I te hale zdjęciowe stoją tam już od roku 1900. 19-go, Kiedy zbudował je tam przedsiębiorca John Jasper, i wówczas te hale zdjęciowe to były pierwsze hale w całym Hollywoodzie, w którym można było kręcić 24 godziny na dobę. Czyli takie właśnie studia, które pracowały, chciałoby się powiedzieć, non-stop. W roku 1922 swoje krótkometrażówki i filmy kręcił tam m.in. niemy komik Harold Lloyd. W latach 50. kręcono tam serial I Love Lucy a Coppola postanowił, miał już taki kapitał, że po prostu te studia kupi i że to będzie jego studio. Co tu się dzieje? Czy Francis Ford Coppola postanowił być nowym Louis B. Mayerem, nowym Darylem Zanukiem, nowym Harrym Connem, czyli nowym Mogulem, tak jak nazywali siebie sami ci hollywoodzcy królowie lat 20., 30., 40., przecież ten system już dawno się skończył. Przecież w latach 60. wszystkie wytwórnie powysprzedawały swoje studia, stały się bardziej firmami dystrybucyjnymi, które skupywały z rynku produkcje różne, e, takich niezależnych, powiedzmy, operatorów i dystrybuowały je na różne sposoby. Czyżby Coppola postanowił odbudować to stare Hollywood, takie Hollywood, gdzie pod jednym dachem kręcono filmy, Zatrudniano stałą ekipę, która była zatrudniona na umowę o pracę, która po prostu pracowała w hollywoodzkiej fabryce. No właśnie dokładnie Coppola sobie coś takiego postanowił. Było to, Był to ruch zaskakujący. Był to ruch całkowicie wbrew temu, gdzie Hollywood wtedy zmierzało. Przypomnę, że przez całe lata, późne 60. i właściwie przez całe lata 70., trwa wielkie wykupywanie hollywoodzkich wytwórni przez ogromne konglomeraty korporacje, które są także korporacjami medialnymi. Dość powiedzieć, że w pierwszym odcinku o Ojcu Chrzestnym mówiłem wam o tym, jak Paramount został zakupiony przez Charlie'ego Bludorna, czyli szefa wielkiej korporacji Gulf and Western, dla której dochody z Paramountu stanowiły co najwyżej 7% przychodów rocznych i nie było to wcale aż tak ważne dla nich, że mieli Paramount. Mieli Jednocześnie wydawnictwo Simon i Schuster i mieli kopalnie cynku w New Jersey i mieli wiele, wiele innych biznesów. A zatem do roku 80. Hollywood było już właściwie wykupione przez wielkie korporacje, a już za chwilę Columbia miał, miała kupić Coca-Cola, a już wcześniej United Artists kupiło TransAmerica Corporation. To już nie było to Hollywood, gdzie właśnie Louis B. Mayer miałby swoje studio, swoje hale, zatrudniałby ludzi na kontrakcie i tworzył filmy. Ale od czego marzyciel Kopola? On postanowił, że właśnie on jako wizjoner to, no, to stary Hollywood odbuduje, stworzy swoją własną wytwórnię i co więcej, wyposaży ją w absolutnie najnowocześniejszy. I tutaj właśnie przychodzi ta rewolucja techniczna, o której on mówił na Oscarach, którą wieszczył na Oscarach. Można powiedzieć, że już tak powoli zwiastował, że coś się będzie zmieniało. Otóż, że on tę nową technologię w tym studio y, zaimplementuje. Jak to studio nazwie Coppola? Oczywiście nazwie je tak samo, jak nazwał wcześniej swoją firmę produkcyjną. I tutaj mały przypominacz. W roku 1969 Francis Ford Coppola założył firmę produkcyjną, nie mylić z studiem filmowym, tylko firmę produkcyjną, o nazwie American Zoetrop. Zoetrop to zabawka optyczna z XIX wieku, jedno z najwcześniejszych wcieleń kina. Taka zabawka, gdzie patrząc w szparkę przesuwającą się przed naszymi oczami, doświadczamy złudzenia ruchu. W 69. bardzo odważną decyzją Coppoli, który był skłócony z Hollywoodem, był w takiej bardzo dziwnej relacji z Hollywoodem. Bardzo odważną decyzją było to, że siedzibą Zoetrop nie było Hollywood, tylko San Francisco. O tym też opowiedziałem, że Coppola postanowił, że swoją bazę operacyjną swoją siedzibę główną, on umieścił w San Francisco, a zatem daleko od Hollywoodu, oczywiście na tym samym wybrzeżu, ale jednak w centrum kontrkultury, Bohemy, w centrum hibisowskim, tam umieścił swoje American Zoetrope. Wówczas pierwsze pieniądze na to, żeby tam tworzyć filmy, dostał od wytwórni Warner Brothers, tylko że Warner Brothers było tak zawiedzione tym, co zobaczyło, to znaczy tak bardzo nie spodobało im się film THX 1138 George'a Lucas'a i tak bardzo nie podobały im się pomysły na dwa totalnie niekomercyjne projekty. Jeden nazywał się Rozmowa, a drugi się nazywał Czas Apokalipsy, że zerwali umowę i Coppola musiał spłacać duży dług. Między innymi dlatego przyjął pracę przy Ojcu Chrzestnym po prostu, żeby spłacić ten dług wobec Warnerów. Ale firma oczywiście istniała. Firma istniała cały czas. To właśnie jej zawdzięczamy późniejsze amerykańskie graffiti, niej zawdzięczamy także czarnego rumaka, ale firma to jedno. Pojedziecie sobie na y, warszawską ulicę Chełmską 19, to zobaczycie budynki y, wytwórni filmów fabularnych i tam mieści się bardzo dużo różnych firm produkcyjnych, całe dziesiątki, ale firma to jedno, a hale zdjęciowe i cały osprzęt, cała infrastruktura to drugie. Więc w roku 80 Coppola robi właśnie ten niesamowicie odważny krok, i kupuje swoje własne studio, czyli właśnie owo Hollywood General Studio i zadziwia cały Hollywood. Ludzie pukają się w czoło, zastanawiają się, czy ono szalał. Przecież to się nie uda finansowo. Nikogo nie stać na to, żeby mieć swoje własne studio i jeszcze zatrudniać ludzi, aktorów, kostiumografów, scenografów, na etaty, to znaczy właśnie na stałe kontrakty. No. Tak się złożyło, że Coppola postanowił dokładnie zrobić, e, zrobić to. Tam w Hollywood General było 9 hal zdjęciowych, a zatem sporo. Była cała tradycja, chociażby w postaci tego Harolda Lloyda i owej Lucille Ball. Były także 34 montażownie, studio efektów specjalnych, wiele salek projekcyjnych, i Coppola jeszcze dorzucił 5 milionów dolarów na renowacje, bo wymagało to wciąż remontów. Stworzył z tego rodzaju miasteczka filmowego, nazwał ulicę na cześć swoich ulubionych filmowców. Była tam Buster Keaton Avenue, Akira Kurosawa Street, plac Ninoroty na cześć kompozytora, który napisał walc Ojca Chrzestnego i postanowił, że będzie to jego własne miasteczko filmowe. Musicie przyznać, Miał chłop rozmach, mówiąc najdelikatniej. Co więcej, w tym czasie, w ogóle, gdybyście chcieli zobaczyć to studio, w sensie zobaczyć, jak ono wygląda, jak wyglądają te budynki, jaki jest rozkład, to polecam obejrzenie pierwszych pięciu minut filmu Gracz Roberta Altmana. Oczywiście w roku 1992 te budynki już nie były nawet w jakiejś małej części własnością Kopoli stracił je w międzyczasie. zaraz się dowiemy jak. Natomiast ten prolog cały, gdzie producent Griffin Mill podjeżdża swoim suwem, na parking, idzie do studia, rozmawia, prowadzi różne rozmowy telefoniczne i tak dalej. To wszystko jest nakręcone dokładnie na tej przestrzeni właśnie w przestrzeni starego Hollywood Studios i wówczas już byłego American Zoetrope ale Nostalgia to jedno. To znaczy, Coppola chciał rzeczywiście, zwłaszcza w obliczu takiej właśnie korporyzacji życia hollywoodzkiego i tego, że te wszystkie wielkie korporacje tak bardzo przejęły Hollywood w tamtym czasie, on chciał stworzyć taką przestrzeń, która będzie naprawdę skupiona i dedykowana sztuce kina po prostu, sztuce jako takiej, sztuce jako spotkaniu twórczych umysłów i stąd jego rozmaite zaproszenia, jakie wtedy wystosował do podziwianych przez siebie reżyserów. Do American Zoetrope zaczęli przyjeżdżać czy to jako turyści, czy to jako wręcz opłacani pracownicy, czy to jako swoiści doktorzy honoris causa, reżyserzy podziwiani przez Kopole przez całe jego życie. Między innymi brytyjski reżyser Michael Powell, twórca chociażby czerwonych Trzewików, czy filmu Sprawa Życia i Śmierci, o którym opowiadałem wam w tym podcaście. Otóż Michael Powell otrzymał oficjalny tytuł, mianowicie Senior Director in Residence, czyli starszy reżyser-rezydent. Dostał wikt i opierunek, nocleg, mógł sobie po prostu w tym studio przebywać pracować nad swoimi rzeczami gdyby chciał, chociaż już wtedy Powell w zasadzie nie kręcił, a także oczywiście Coppola liczył na to, że nastąpią ciekawe, twórcze interakcje pomiędzy Pawłem a innymi filmowcami, którzy są w tej samej przestrzeni. Coppola zaczął zapraszać żana lika Godarda, który był tam dosyć często właśnie na tym terenie American Zoetrope. Gene Kelly, który był wiadomo mistrzem choreografii Tancerzem aktorem, współreżyserem Deszczowej Piosenki, także był bardzo mile widziany na yy, terenie American Zoetrop, a nawet znalazła się dla niego rola profesjonalna, ponieważ już za chwilę Coppola zacznie realizować pewien musical na terenie American Zoetrop, O tym za chwilę. Yy, tak czy inaczej przypominało to jakąś artystyczną komunę, jakąś taką społeczność, w której po prostu nie chodzi o biznes, nie chodzi o to, żeby zarabiać miliony dolarów, może przy okazji też, ale przede wszystkim, żeby żyć w takiej prawdziwej, artystycznej, filmowej cyganerii. No i teraz, czy nas to zaskakuje? Oczywiście nie, bo wiemy z pierwszego odcinka O Ojcu Chrzestnym, że Coppola zawsze powtarzał, że sztuka jest dla niego najważniejsza, że nie są dla niego ważne wielkie budżety, że jego marzeniem jest w ogóle realizowanie malutkich filmów za niewielkie pieniądze. A w roku 1975, w jednym z wywiadów, powiedział Kopola: Tak, tak naprawdę jedyne marzenie, jakie miałem w życiu, to być częścią społeczności takiej, jaką widzimy w cyganerii Puccini'ego. Dodam, że to cytuję za książką Kałiego. Moje idealne życie, idealny pomysł na życie to takie, że wstaję, piszę przez 3 godziny, potem idę do jednej kafejki, przerzucam się do wcipami i anegdotami o próście, który być może siedzi nawet obok mnie, później idę zobaczyć, co tam słychać w teatrze, a następnie idę do zaprzyjaźnionego pisemka, rozmawiam tam z kumplami, piję kolejne kafe. Więc takie miał, taką miał ideę tego, jak może wyglądać życie artysty Kopola i być może dlatego tak wcześniej przeniósł, przeniósł się do San Francisco, bo po prostu tam mógł odnaleźć taki, taki klimat. No ale teraz postanowił przywieźć taką właśnie kawiarnianą, trochę kontrkulturową, trochę europejską kulturę do samego Hollywoodu. Hollywood spojrzał na to wszystko ze zdziwieniem, konsternacją, ale także oczywiście zaciekawieniem. I są dokumenty na Blu-rayu z filmem One from the Heart, czyli ten od serca, jest dokument pod tytułem Dream Studio. I w tym dokumencie możecie zobaczyć sobie materiał wideo nakręcony na terenie American Zoetrope właśnie w tym czasie, czyli na początku roku 80. Otóż co wieczór na terenie American Zoetrope odbywały się imprezy, koncerty zarówno operowe, jak i rockowe, kolacje, z grillem, z Kopolą w kucharskiej czapce, który zapraszał w zasadzie wszystkich, którzy tylko chcieli przyjść, a zwłaszcza oczywiście swoich ukochanych artystów. I Kopola wydawał bankiet za bankietem, cały czas licząc na to, że wytworzy coś w rodzaju owej bohemy, owego braterstwa artystycznego, jakiejś wspólnoty. Jest to bardzo ciekawy materiał, przyjrzenie się tym fragmentom wideo, ponieważ poza tym, że pojawia się tam dużo znajomych twarzy, to pojawia się tam między innymi jedna twarz, Mianowicie twarz Stephana Spielberga, który w tamtym czasie my już wiemy, pracował nad chociażby mm, poszukiwaczami zaginionej arki i bardzo dobrze wiedział, co w trawie piszczy, jeżeli chodzi o pieniądze w Hollywood. Jest tam fantastyczne ujęcie, w którym widać Spielberga, jak tak obraca się, patrzy i w, z wyraźnym sceptycyzmem patrzy na ten mikrokosmos, który Coppola rozkręcił za swoje pieniądze. I już tam na twarzy Spielberga jest wypisana właściwie przyszłość American Zoetrope. To znaczy, no krótko mówiąc, słuchaj, to musi splajtować, tak? Mówiąc oczywiście najdelikatniej, ale nie zapędzajmy się. Bo obok tego elementu nostalgicznego, czyli właśnie mm, przeszłość kina, odtwórzmy to, co w Hollywood było najlepsze, odtwórzmy wspólnotę artystów odtwórzmy m, duch starych wytwórni, które mieściły się pod jednym, pod jednym dachem. Poza tą częścią marzenia, American Zoetrope jest też druga część tego marzenia. I ta druga część jest bezpośrednio związana z tym, co Francis Ford Coppola mówił na owej gali oscarowej roku 1979. A mianowicie, American Zoetrope miało być jednocześnie studiem nostalgicznym, studiem... Bohemy artystycznej i filmowej, ale jednocześnie miało być najnowocześniejszym technicznie studiem Hollywoodu. Dlaczego? Ponieważ to właśnie na terenie American Zoetrope miała rozegrać się nowa, eksperymentalna faza pracy nad filmem fabularnym, faza, którą sam Coppola nazwał kinem elektronicznym, electronic cinema. Która w największym skrócie polegała na zaangażowaniu najnowocześniejszych technik komputerowych i technik wideo do pracy nad filmem fabularnym. To są rzeczy, które wówczas jeszcze nie śniły się innym wytwórniom, ale i tutaj trzeba oddać kopoli, miał pewną rację, miał wizję tego, jak już za bardzo niedługi czas będzie wyglądać praca na planie. Z tym, że być może wdro wdrożył ją za wcześnie, a być może za głośno trąbił o tym, że ją wdraża, jednocześnie nadając sobie pewien nimb filmowego proroka, ponieważ okazało się, że jednak przestrzelił. Zaczął za wcześnie, to zakończy się niepowodzeniem. Ale o co chodziło z owym Electronic Cinema i dlaczego na terenie American Zoetrope można było zobaczyć długą, długą przyczepę, by zacytować tytuł innego filmu z Lucille Ball, Srebrną, pomalowaną srebrną farbą, która miała wdzięczną nazwę The Silver Fish. Otóż owa srebrna ryba to była długa, przyczepa, taki pojazd kołowy, samochód, w którym mieściło się najnowocześniejsze podówczas studio do montażu wideo. Dlaczego? Po co? O co chodzi? Musicie wiedzieć, musicie sobie zdawać sprawę, że w zasadzie do tego czasu, to znaczy do przełomu lat 70. i 80. Praca na planie była pracą na planie, to znaczy oświetlaniem, stawianiem scenografii, inscenizacją ruchu aktorów, gry aktorskiej, itd. Po czym wszyscy się rozchodzili do domu i czekali, aż przyjdą z laboratorium wywoływane na taśmie światłoczułej, tak zwane rushes, czyli dosłownie takie no, fragmenciki, fragmenty albo tak zwane czyli dniówki. I wtedy dopiero można było zobaczyć i powiedzieć, o, ten zagrał tak, ta zagrała tak, tutaj musimy doświetlić, to nie wyszło. Słuchajcie, zaczynamy jeszcze raz. Albo no, wręcz przeciwnie, jesteśmy zachwyceni, ujęcie numer dwa było świetne i tak dalej. Ale upływał stosunkowo duży, a zwłaszcza, że na planie filmowym każda minuta jest kosztowna, upływał pewien czas pomiędzy tym, jak nakręcono scenę, a tym, kiedy można było już na nią spokojnie spojrzeć. W to. W ten problem trafia pomysł Ukopoli, który polega na tym, nie, 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 nie będzie żadnego czekania na rushes, będziemy jednocześnie pracować na ekranach wideo, będziemy jednocześnie pracować na taśmie światłoczułej, a przede wszystkim, i będziemy dzięki temu widzieli w czasie rzeczywistym to, jak wygląda ujęcie po nakręceniu, wszystko to, jak to mówię w roku 2023 wydaje się jakąś całkowitą prehistorią. Pewnie możecie się pukać w głowie i mówić, to kiedykolwiek było inaczej, tak, że nie można było od razu. No właśnie nie można było od razu zobaczyć. I Coppola, kiedy w 79 roku, 9 kwietnia, stał przed hollywoodzką społecznością i mówił o przyszłości rewolucji elektronicznej, technologicznej, mówił dokładnie o tej rewolucji. O tym, że dzięki technikom elektronicznym i wideo już niedługo. Zerwiemy z tymi starymi metodami kręcenia filmów. I te techniki zaczął rozwijać w, z całą mocą Kopola właśnie na terenie American Zoetrope. Przy czym owa srebrna ryba, czyli właśnie to ten srebrny powóz w którym Coppola nawet zamontował małą kuchnię i wannę, w której mógł się moczyć i jednocześnie rozmawiać ze swoimi przybocznymi, niemalże jak jakiś Napoleon, nazwisko nieprzypadkowo przeze mnie przywołane w tym momencie. Otóż w tej srebrnej rybie on mógł utrzymywać jednocześnie kontakt przez krótkofalówki z samą ekipą, która mogła być nawet od wiele metrów czy dziesiąt metrów oddalona i mógł reżyserować właściwie z tej przyczepy. Znowu, dzisiaj nie jest to nic dziwnego, na niejednym planie zobaczycie taką właśnie sytuację, że reżyser wcale nie jest blisko aktorów, tylko po jakiejś wstępnej rozmowie jest już w zupełnie innym miejscu i obserwuje właśnie na ekranach wideo to, co się dzieje i reżyseruje przez krótkowalówkę. To wszystko też trzeba było wymyślić i to pioniersko stosował Coppola w American Zoetrope i w swojej Srebrnej Rybie. Oczywiście, niektóre fragmenty wypowiedzi Kopolis z tego czasu muszą, musiały się wydawać w roku 80 absolutnie szalone. No bo zaraz yy, cytat, któregoś dnia będziemy przesyłać filmy satelitą, nie będzie taśmy filmowej, jednocześnie będzie można je oglądać w różnych domostwach na świecie. Wiem słuchaczu, słuchaczko, że dla ciebie to po prostu aha, Netflix, tak? Aha, streaming. Ale w roku 80. to mogło wywołać tylko taki dźwięk pukania się w czoło. To znaczy, o czym ty mówisz, tak? Filmy, przesyłanie filmów satelitą, o czym ty mówisz, Francis. Więc Francis rzeczywiście był wtedy wizjonarem, no ale w takim razie można zapytać, co poszło nie tak. Mały zwiastun tego, co mogło pójść nie tak, z American Zoetrope, był widoczny w roku 1977. Kiedy to Francis Ford Coppola pracował już bardzo ostro nad czasem apokalipsy, był, można powiedzieć, zagubiony w dżungli na Filipinach. Film był naprawdę pochłaniał ogromne pieniądze i Coppola zaczął sam siebie postrzegać jako rodzaj być może nawet szalonego proroka i Właśnie w roku 1977, konkretnie 30 kwietnia roku 1977, a zatem na kilka lat przed tymi wydarzeniami, o których wam dzisiaj opowiadam, Coppola napisał długie memorandum. List do swoich pracowników, do członków swojej ekipy, ale także dla wszystkich, którzy pracowali dla firmy American Zoetrope jeszcze zanim zakupił te studia w Hollywood. I niestety to memorandum, zwłaszcza po tym, jak wyciekło i zostało opublikowane na łamach pisma Esquire, sprawiło, że no znowu Ameryka zaczęła się pukać w czoło, ponieważ było to memorandum, nie przymierzając trochę jak napisane przez pułkownika Kurtza z czasu Apokalipsy. To znaczy, Coppola był tak głęboko zanurzony w te swoje, powiedzielibyśmy dzisiaj, artystyczne rozkminy i w wizję samego siebie jako właśnie Napoleona, a może z Hanna. W tamtym czasie był znany z tego, że wręczał swoim znajomym do lektury biografię tych dwóch panów, to znaczy właśnie Napoleona i Dżingis Hana, bo był nimi zafascynowany. Więc może też się widział jako jako ktoś taki. Otóż to memorandum było bardzo dziwne. Tam między innymi padały takie zdania, że no tak, jeszcze pracujemy nad filmem "Czarny Rumak" Karola Balarda, ale pamiętajcie, że kiedy tylko go skończymy to będzie naprawdę jednoosobowa firma. Wszystkie projekty będą podpisane moim nazwiskiem. Brzmi troszeczkę megalomańsko, ale co powiecie? No taki fragment. Cytat: Gdziekolwiek ja będę przebywał, tam będzie mieściła się siedziba główna naszej firmy. Tak? Czyli, jeżeli pojadę do Paryża, to nasza siedziba główna będzie w Paryżu. This company is me and my work, czyli ta firma jest mną i moją pracą. No, zaczyna być troszeczkę dziwnie, troszeczkę niepokojąco. Gdzieś pomiędzy byciem marzycielem a byciem monomaniakiem zaczyna się to wszystko rozgrywać, ale najlepsza linijka przychodzi na sam koniec. Otóż tam Kopola mówi, powołując się na grecką klasykę, na grecką dramaturgię Eurypides mawiał, ten, którego bogowie planują zniszczyć. A Euripides mawiał, ten, którego bogowie planują zniszczyć, wpierw doświadcza sukcesów w show biznesie. I stąd właśnie pochodzi tytuł książki Johna Louisa, Whom Gods Wishes to Destroy, czyli właśnie kogo bogowie planują zniszczyć, ponieważ no, pomijając, że oczywiście jest to cytat wymyślony, bo Euripides o słowie biznes nie miał pojęcia, to Coppola już wieszczył, że, mu, jakby, że, że jego dramat, dramat, w którym on uczestniczy. Rozgrywa się na jakimś co najmniej mitologicznym, boskim, yy, boskim poziomie. I dokładnie w tym samym memorandum Coppola pisze, yy, kiedy tylko Ballard skończy yy, Czarnego Rumaka, a Nikola Rek dokończy Hameta, film, który koniec końców wyreżyseruje Wim Wenders dla trop, yy, This will be a one client studio. Czyli dosłownie studio jednego klienta. No, tym klientem oczywiście. Miał być sam Francis Ford Coppola. I teraz wyobraźmy sobie ten medialny pejzaż, w którym się to wszystko rozgrywa. Wyobraźmy sobie, że jest to taki czas w historii amerykańskiego kina i amerykańskiej kultury, w którym pismo Esquire decyduje, że takie memorandum wysłane przez Coppola do swoich pracowników de facto memorandum tajne jest wystarczająco interesujące, żeby je opublikować. Innymi słowy, jest to charakterystyczny moment lat 70., kiedy Coppola i jego koledzy Lukas, Spielberg, za chwilkę Michael Cimino, któremu przecież sam Coppola wręczy Oscara, są super gwiazdami. To są reżyserzy, Martin Scorsese, oczywiście też taksówka 76 rok, którzy są traktowani jako autorzy, pisani z francuska. Auteurs, autorzy kina artystycznego. Królowie nowego Hollywood. Pewnie Brian De Palma mógłby być do nich dołączony, ale jednak w specjalnych prawach. Innymi słowy, jest to czas, kiedy Ameryka czeka i jest zainteresowana tym, co ci koledzy mają do powiedzenia, ponieważ są to najgorętsze nazwiska amerykańskiego audiowizualnego biznesu. Ale jednocześnie, o czym bardzo przekonująco pisze John Lewis, jest to czas, kiedy Amerykanie zaczynają być tym zmęczeni. Zaczynają być zmęczeni tą megalomanią nowej kasty mistrzów kina, którzy uznają, że każda ich myśl, a zwłaszcza w przypadku Copoli było to tak, każda ich myśl jest godna opublikowania, każdy ich dramat jest godzien tego, żeby go studiować w najmniejszych szczegółach. I kiedy. Zaczęły się pod koniec lat 70. już pojawiać te wywiady z Kopolą, gdzie opowiadał, że kręcąc czas apokalipsy, czuł się dokładnie tak jak bohater Willard, podróżujący w górę rzeki Kongo po to, żeby odkryć najmroczniejsze tajemnice ludzkości. To powoli publiczność zaczynała się od niego odklejać. Tak jak mówię, czas apokalipsy jeszcze odniósł sukces, ale dochodziliśmy, świat, Ameryka, biznes, publiczność, dochodził do pewnej masy krytycznej. Ta masa krytyczna oczywiście eksploduje w momencie premiery filmu nikogo innego, jak Michaela Simino, czyli wrót niebios w roku 1980. O tym filmie mam nadzieję też zrobić odcinek, który wywróci cały stolik, który wywróci ten system. Poniesie ogromną klęskę kasową i już nic w Hollywood nie będzie takie samo i nikt już nie będzie słuch chciał słuchać tych reżyserów, którzy mówią, że po to, żeby odnaleźć własną duszę, koniecznie musieli wydać 70 milionów dolarów. Ale to właśnie Coppola jest postacią, która niejako spoczywa na granicy tych dwóch momentów. To znaczy na granicy końca lat 70., kiedy jeszcze taka megalomania była w modzie, a lat 80., kiedy już absolutnie w modzie będzie coś innego, bardziej biznesowe i czysto komercyjne podejście do kina. Wróćmy do naszych początków lat 80. i zobaczmy jaki film Francis Ford Coppola zdecydował się nakręcić na początku swojej nowej wytwórni American Zoetrope. Tym filmem jest niewielki, liryczny musical, znany w Polsce pod dwoma tytułami: Prosto z serca albo Ten od serca. Wolę tytuł Ten od serca, ponieważ lepiej odpowiada Oryginalnemu tytułowi One from the Heart, i pod takim tytułem ten film pokazywała lata temu Telewizja Polska. Otóż One from the Heart, który będzie miał swoją de facto premierę, która będzie jednocześnie pogrzebem tego filmu, w lutym w okolicach Walentynek roku 1982, ale o tym za chwilę. Otóż ten film jest taką jedną zwięzłą odpowiedzią na to, co poszło nie tak w American Zoetrope. I dlaczego już właściwie dwa lata po zakupieniu wspaniałych hal zdjęciowych na rogu Santa Monica Boulevard i Los Palmas Avenue, dlaczego już po dwóch latach Coppola musiał zacząć się stamtąd wyprowadzać i wyprzedawać. Klęska One from the Heart, klęska filmu Ten od serca, tak samo, a może nawet bardziej niż klęska Wrót Niebios, Simino oznacza koniec nowego Hollywoodu oznacza koniec pewnego sposobu myślenia o kinie. I z tych dwóch opowieści, tak jak mówię, mam nadzieję wam jeszcze kiedyś opowiedzieć historię Wrót Niebios, o wiele ciekawsza wydaje mi się opowieść o tym od serca. I o tym filmie wam teraz, e, wam teraz opowiem. Ten od serca pod względem fabularnym jest filmem prościutkim, może nawet mało interesującym. Oto Frederick Forrest, oto Terry Gar. Którzy występują jako para kochanków. Obydwoje tych aktorów znamy świetnie z kina Coppoli. Frederick Forrest wystąpił jako mężczyzna na podsłuchiwany na skwerze w San Francisco w filmie Rozmowa. Terry Garr także wystąpiła w filmie Rozmowa jako utrzymanka i kochanka Harego Cola. Ale te twarze pojawiały się w wielu filmach z Orbity kopoli. Dość powiedzieć, że w samym 1979 roku Terry Garr pojawiła się w filmie Czarny Rumak. A Frederick Forrest oczywiście był członkiem załogi łodzi w czasie apokalipsy. No i cóż, prosta historia miłosna. Chłopak i dziewczyna mieszkają razem, dochodzi do kłótni, postanawiają się jednak rozstać. Na horyzoncie każdego z nich pojawia się alternatywny partner, partnerka. Na horyzoncie yy, Terry Garr pojawia się seksowny latynos Raul Julia, a na horyzoncie Frederica Foresta pojawia się tajemnicza cyrkówka grana przez Anastazję Kiński. Na razie nie brzmi to jak film za 27 milionów dolarów, prawda? A jednak dokładnie tyle kosztował. Otóż film, co ważne, rozgrywa się w Las Vegas, dlatego, że Coppola uwielbiał sztuczność Las Vegas, tych wszystkich neonów zbudowanych pośrodku pustyni i tak dalej. Wydawało mu się to bardzo atrakcyjną lokalizacją. No dobrze, ale czy kręcenie musicalu w Las Vegas musi od razu windować film na 27 milionów dolarów? Powtórzę tę cyfrę. No oczywiście nie. Ale Coppola postanowił, że ten film w całości powstanie tą nowatorską metodą, a zatem nie tylko, że będzie reżyserowany i tworzony właśnie z tej srebrnej ryby Silverfish, ale i tu kluczowa decyzja w całości powstanie w American Zoetrope Studios, to znaczy każdy plener zostanie zbudowany w studio, w hali zdjęciowej, wszystkie kasyna, wszystkie hotele, dom głównych bohaterów, ulica, na której mieszkają, wszystko to zostanie zbudowane w ramach tych dziewięciu hal zdjęciowych American Zoetrope. No to już może windować koszty, prawda? Coppola co więcej, postanowił, że będzie to film oświetlony jak, ża jak żaden film do tej pory. Przyprowadził z powrotem Vittoria Storaro, który dostał Oscara za zdjęcia do czasu apokalipsy i powiedział: Vittorio, musisz ten film nakręcić tak, jak jeszcze żaden film wcześniej nie wyglądał. Będzie to połączenie takich żywych, papuzich kolorów, właśnie sztucznych neonów Las Vegas, zbudowanych oczywiście na zamówienie, po to, żeby zbudować to drugie Las Vegas w zasadzie w American Zoetrope. I co więcej, film będzie w całości korzystał z nowych technik. Tych technik, które postanowił Coppola rozwinąć w ramach American Zoetrope, a był to nie tylko montaż wideo, ale były to także bardzo ciekawe technologie prewizualizacji. A zatem cały film był de facto kręcony jakby dwa razy. To znaczy, raz na taśmie wideo w takich próbnych, próbnych ustawieniach. To było połączone jednocześnie z oprogramowaniem, które łączyło odpowiednie fragmenty scenariusza z fragmentami wideo i tak naprawdę film był zmontowany jeszcze zanim został nakręcony. To wszystko było bardzo ekscytujące, to wszystko było bardzo nowatorskie, ale Coppola postanowił, że ten projekt będzie jeszcze bardziej skomplikowany i jeszcze bardziej skomplikowany i jeszcze. Kiedy już wydawało się, że koszty nie mogą pójść wyżej, poszły jeszcze wyżej, bo ponad 2 miliony dolarów kosztowała sekwencja czołowa tego filmu, którą postanowił Coppola nakręcić tak naprawdę w ostatnim momencie i która opierała się na bardzo skomplikowanych ruchach kamery i miniaturach stworzonych specjalnie dla tego filmu. I teraz, no, wszyscy troszeczkę byli zaniepokojeni. Od aktorów, poprzez ekipę, patrzyli na to, co tu de facto się dzieje. Dlaczego film, który na początku miał kosztować 11 milionów, najwyżej, kosztuje z dnia na dzień właściwie coraz więcej? Coppola dodawał pomysły, mnożył kolejne pomysły, a jednocześnie wśród ekipy panowała duża ekscytacja, no bo przecież to jest ten Francis, który stworzył Ojca Chrzestnego, Ojca Chrzestnego II, który zadziwił wszystkich czasem apokalipsy, mimo że wszyscy wieszczyli katastrofę, no najwyraźniej Francis wie, co robi, prawda? No, dodatkowo Coppola zaprosił do współpracy choreograficznej najlepszego choreografa w historii Hollywoodu, czyli Gina Kelly'ego, który stworzył, współtworzył deszczową piosenkę. Kelly był zachwycony tym, że może być znowu w studio filmowym w starym stylu. Pomagał choreografowi Keniemu Orteza i wszyscy czuli się jak pączki w maśle. Tym bardziej, że, tak jak mówię, co noc impreza, prawda? Poczucie tego, że jesteśmy jedną wielką bohemą, pracujemy na kontrakcie, wszystko wydaje się idealnie. Ale księgowi wskazywali na to, że koszty rosły niewspółmiernie do góry. I zaczęła być pewna nerwowa atmosfera wobec tego filmu. Pamiętajcie, że nawet taki zamożny człowiek jak Francis Ford Coppola w roku 1980-81 nie miał takiego prywatnego majątku, żeby samodzielnie zainwestować całość tego budżetu 27 miliona dolarowego w film, który tworzył. Oczywiście kupił studio, oczywiście zainwestował w to bardzo dużo pieniędzy, no ale jednak potrzebował finansowania. I teraz bardzo skracając tę historię, bo ona się łączy z Ojcem Chrzestnym 3, pamiętajmy o tym, nie prowadzę was na manowce, to wszystko jest część tej samej opowieści. Otóż, kto produkował pierwsze dwa Ojce Chrzestne? Oczywiście wytwórnia Paramount. A zatem to, co było potrzebne, to była potrzebna kopoli umowa dystrybucyjna. Zapewnienie ze strony dystrybutora, a takim dystrybutorem był Paramount, że wezmą ten film. Innymi słowy, słuchajcie, ja tu kręcę musical, piękną, współczesną historię miłosną, nakręconą w bajkowym stylu, nazywa się ona One from the Heart. Czy chcecie prawa dystrybucji tego tytułu? Jeżeli chcecie, umawiamy się, ale pokrywacie taką część m, tego budżetu. Tylko w jaki sposób? No właśnie, to nie jest tak, że Paramount wykłada te pieniądze od razu. Przede wszystkim Paramount podpisując taką umowę wówczas, a zatem umowę, która mówi: OK, w lutym 1982 roku będziemy dystrybuować film prosto z serca, przeznaczymy na jego promocję 4 miliony dolarów, wytłoczymy 600 kopii i będziemy go dystrybuować w tylu a tylu kinach w całych Stanach Zjednoczonych. To jest wspaniała umowa, oczywiście, ale to Ty musisz przynieść ten film, Francis, tak? My, my za niego de facto nie płacimy. To potem się już podzielimy wpływami, tak? Na podstawie tej umowy, czyli tak zwanego Completion Bond, Kopola mógł udać się do banku, zresztą tak do teraz to funkcjonuje, prawda? Tutaj ktoś mówi: O, ten film będzie w dystrybucji, tutaj mamy takie siły przerobowe, potrzebujemy teraz gotówki, cash flow. No więc on się udał do banku Chase. Chase dał odpowiednią kwotę oczywiście taką odpowiednią na początek tego filmu, zanim, zanim on się rozrósł. No i film sobie rósł, jak ciasto na drożdżach, tylko że rósł sobie. Jak ciasto, do którego dodano za dużo owych drożdży. I teraz dochodzimy do kluczowego momentu tej opowieści. Wokół filmu zaczęła się tworzyć niedobra atmosfera. Ludzie plotkują, tak jak dzisiaj w Warszawie, tak wtedy plotkowali w Hollywood. I zaczęli mówić z ust do ust: Słuchajcie, Francis zwariował. Tak, film miał być prosty, prosta historia miłosna, obecnie kosztuje już ponad 20 milionów dolarów. Po prostu facet oszalał. Widzieliście, co wygadywał na Oskarach. Czytaliście, co wygadywał w Variety. Rewolucja chce zrewolucjonizować, zrewolucjonizować Hollywood. Słuchajcie, facetowi po prostu odbiła. I te plotki zaczęły się po prostu rozrastać, rozrastać. Atmosfera była nerwowa, i w pewnym momencie Paramount powiedziało, zresztą w zgodzie z prawem stanowym, że konieczny jest pokaz tego filmu, konieczny jest pokaz filmu dla kiniarzy, czyli tzw. Tak exhibitors, czyli tych, którzy koniec końców będą otwierali drzwi swoich kin po to, żeby zaprosić widzów do obejrzenia prosto z serca. I oni powiedzieli: Taki pokaz się musi odbyć. Film nie był ukończony, nie było jeszcze wielu efektów specjalnych, no ale kiniarze są przyzwyczajeni do tego, że czasami oglądają filmy w takiej surowej formie i na podstawie całokształtu jeszcze projektowanego decydują, o, tym filmem jesteśmy zainteresowani, to wygląda dobrze, wiemy, że to się sprzeda. Odbył się pokaz testowy dla kiniarzy i była to ogromna katastrofa. Połowa sali wyszła, kiniarze zaczęli mówić pomiędzy sobą, że film jest nie do dystrybucji, że nikt nie będzie tego filmu chciał oglądać, a najgorsze w tym wszystkim, mimo tego, że Niepisana umowa w Hollywood zawsze była taka, żeby jednak nie pisać w gazetach o tym, jak poszły te pokazy testowe. Niestety, informacje o tym, jak źle poszedł ten pokaz, wyciekły do prasy. A w tym momencie prasa była bardzo zainteresowana tym, żeby opisywać upadek Francisa Forda Copoli. Bo musicie przyznać, było w tym upadku coś niesłychanie pociągającego. Reżyser, który ledwie dekadę wcześniej nakręcił najbardziej dochodowy film wszech Czasów, dostał wszystkie możliwe Oscary, oto na naszych oczach, no właśnie, spadał z tego, chciałoby się powiedzieć, Paramountu. I tutaj najgorsza rzecz. Paramount, który oczywiście dowiedział się o tych wynikach pokazu, oczywiście obserwował medialną panikę wokół tego filmu, powiedział: No, to my w takim razie rezygnujemy. Nie będziemy dystrybuować tego filmu. Mamy czarno na białym, kiniarze stwierdzili, że jest to film, który nie ma szans dystrybucji, my się wycofujemy. I co w tym momencie? No, niestety, Coppola musiał szybko renegocjować. Wynegocjował bardzo niedobrą yy, umowę z Columbia Pictures, i okazało się, że po tygodniu dystrybucji tego serca, czy tego od serca, film. Zniknął skin. Właściwie to Coppola zadecydował o jego wycofaniu, i po 10 dniach, po dwóch tygodniach filmu w zasadzie już nigdzie w Stanach w lutym roku 1982 oglądać się nie dało. Zanim przejdziemy do tego, jak wielką się to okazało katastrofą, bo od tego momentu zaczyna się cały rozdział w życiu Coppoli, który można nazwać spłacaniem długów. Po prostu brnięciu w straszliwych długach, jakie zaciągnął Francisco Pola na potrzeby American Zoetrope, chcę wskazać jeszcze na jeden moment, mianowicie na moment pokazu tego od serca One from the Heart w bardzo szczególnym kinie, bo wydaje mi się to taki moment naprawdę symboliczny, piękny, smutny jednocześnie, kiedy to Francisco Pola w takim ostatnim akcie nadziei chciał ratować. Tego od serca. I szczerze mówiąc, wydaje mi się, że ta data, to znaczy dokładnie 15 stycznia. Roku 1982, może być traktowana jako symboliczny koniec nowego Hollywoodu, czyli tego Hollywoodu, który narodził się razem z sukcesem swobodnego jeźdźca Easy Ridera w 1969 roku. Wyobraźcie sobie tę scenerię. Jesteśmy w Nowym Jorku. Ci, którzy byli. Bardzo możliwe, że przechodzili obok Radio City Music Hall, bo przecież do dzisiaj są tam wystawiane przedstawienia, czasami są też grane filmy. Jest to słynna hala widowiskowa z lat 30. w cudownym stylu Art Deco. I jesteśmy 15 stycznia roku 1982. W zaśnieżonym Nowym Jorku jest ciemno. Wokół Radio City Music Hall ustawia się długa, długa kolejka okalająca w zasadzie całą przecznicę. Jak to się mówi, Around the Block. Jest tak zimno, że Coppola, który jest znakomitym showmanem, nakazuje rozdawanie w tłumie gorącej zupy z Zielonego Groszku. Po to, żeby rozgrzać trochę tych ludzi, którzy czekają. No właśnie, na co czekają? Czekają na specjalny pokaz zrealizowany swoją drogą bez zgody Paramountu, który jeszcze wtedy był związany z tym filmem, na specjalny pokaz tego od serca. Tylko przez dwa wieczory, głosi ogłoszenie w New York Timesie, tylko przez dwa wieczory możecie zobaczyć One from the Heart w Radio City Music Hall. Zdesperowany Francis Coppola za własne pieniądze wykupił tę halę widowiskową po to, żeby udowodnić, że publiczność zakocha się w One from the Heart. Po to, żeby udowodnić, że nadal ma ten dar opowiadania w taki sposób, żeby publiczność zakochała się w tej opowieści ekranowej. Malutka podróż o rok wcześniej. Jesteśmy w roku 1981. Jest styczeń, rok wcześniej w Nowym Jorku. Wokół tego samego Radio City Music Hall ustawia się analogiczna kolejka. Ustawia się po to, żeby oglądać Napoleona Ablagansa. Wielki, czterogodzinny, niemy film, z muzyką na żywo, wyświetlany przez ostatnie pół godziny na trzech ekranach, dumnie, w wielkiej, epickiej wizji. Co te wydarzenia ze sobą łączy, poza Radio City Music Hall? No oczywiście łączy je postać Francisa Forda Coppola, dlatego że w roku 80. i 81., czyli dokładnie w tym czasie, kiedy zaczynał realizację swego snu American Zoetrope, Francis Ford Coppola wprowadził na amerykańskie ekrany Specjalne pokazy odnowionej kopii Napoleona Ablagansa. Ci z Was, którzy słuchali mojego odcinka top 100, wiedzą więcej o Napoleonie, wiedzą też, jak ten film jest dla mnie ważny, ale chcę zwrócić uwagę na to, że Coppola nawet kiedy otwierał swoje studio, nawet kiedy wieszczył rewolucję techniczną i wideo, jednocześnie robił bardzo dużo, żeby popularyzować. Wiedzę o kinie, popularyzować kino klasyczne, a także żeby dystrybuować filmy. Pod gidą między innymi, będzie pokazywany w Stanach w tym czasie sobowtór Akiry Kurosały. Pod gidą Copoli i tylko dzięki pom pomocy Kopoli będzie dystrybuowane Kojani Godfrey Godfreya Reggio, będą dystrybuowane takie filmy Hansa Jurgena Syberberga, jak chociażby Nasz Hitler czy Parsival. A zatem Coppola był także dystrybutorem, i to bardzo ważne. I w styczniu 81 roku pokazywał entuzjastycznej publiczności Napoleona. No i po jednym z pokazów nawet zadzwoniono do Paryża, żeby połączyć się z sędziwym już wówczas Ablem Gansem, który mógł na żywo posłuchać owacji z Radio City Music Hall. Przez telefon, przez ocean, staruszek posłuchał, jak wspaniale reaguje nowojorska publiczność na kolejny sukces Kopoli, tak naprawdę, bo Kopola nawet umieścił na początku Napoleona kontrowersyjny wówczas napis Francis Ford Coppola Presents. Wsłuchajcie się w ten aplauz w styczniu 1981 roku, w tą falę oklasków, entuzjazmu i radości publiczności, która dostała nawet więcej niż się spodziewała. Bo nic bardziej nie skontrastuje z totalną ciszą, z jaką przyjęto rok później w tej samej sali One from the Heart, czyli tego od serca. Pokazy okazały się katastrofalne. Jest materiał wideo z tych pokazów w tym samym dokumencie Dream Studio, obecnym na Blu-rayu z One from the Heart jest to łamiący serce dokument dlatego że jest tam nakręcone i to jak publiczność w tym mrozie rozgrzewa się zupą z zielonego groszku i czeka na pokaz One From The Heart mówiąc to będzie coś niesamowitego chcę zobaczyć ten film zanim Paramount pogrzebie go w kinach zanim dadzą mu złą dystrybucję a potem te same twarze czy zbliżone twarze w każdym razie wychodzą już po seansie i zaczyna się litania żalów rozczarowania jeden z widzów mówi Film był jak deser, cudowny, słodki, piękny, przepyszny, a potem był jak kolejny deser. W sumie czułem się, jakby ktoś podał mi osiem deserów, jeden po drugim, nie da się tego strawić. I trochę taki był ten film, ciągły fajerwerk, ciągły eksces, feria barw, wspaniale tutaj wykreowanych przez Toraro, tylko że w tym wszystkim nie było historii nie było bohaterów. Nie było jednej postaci, z którą publiczność mogłaby się zidentyfikować. Byli aktorzy, którzy krążyli pomiędzy tymi przedziwnymi dekoracjami z w rozmaitych kałużach kolorowego światła przez storaro, ale film nie dało się tego ukryć. Był martwy. Był martwy wewnątrz. Był tak skupiony na tej warstwie wizualnej, technicznej, na tej rewolucji technologicznej, którą chciał wzniecić Coppola, że po drodze historia zupełnie się zgubiła i trochę nie było wiadomo tak naprawdę nawet w jakim filmie aktorzy występują. Może z wyjątkiem Nastazji Kińskiej, która ma w tym filmie jedną udaną scenę muzyczną Little Boy Blue. Wszystkie piosenki napisał Tom Waits, ale poza tym film był dokładnie jak taki deser, którego nam podano za dużo, albo jak napisała bezlitośnie, ale prawdziwie na łamach New Yorkera Pauline Cale, był jak miseczka roztopionych lodów kolorowych ale absolutnie już niezdatnych do spożycia. Było jasne, że nastąpiła wielka klęska. Przed premierą Coppola zwiastował, że aby w ogóle film się zwrócił, musiałby zarobić ponad 70 milionów dolarów, żeby zaczął zarabiać na siebie. Nie zarobił prawie nic, po tygodniu nie było go już w kinach i przez wiele, wiele lat nie dało się tego filmu nigdzie zobaczyć swoją drogą. Obecnie w Stanach przynajmniej wyszedł on właśnie na Blu-rayu. A Hollywood poza tym, że uwielbia historię o sukcesach, oczywiście jeszcze bardziej uwielbia historię o porażkach. I nie było nic bardziej smakowitego na początku roku 1982, jak historia porażki Francisa Forda Coppoli, który utopił miliony, miliony dolarów w studio, które okazało się niemożliwym snem, który utopił kolejne miliony w filmie, którego nikt nie chciał oglądać. I którego gadka o tym, że za chwilkę nastąpi wielka rewolucja, okazała się całkowicie chybiona. Jesteśmy w stanie usłyszeć ten rechot tego Freud, które zapanowało wtedy w Hollywood. A Coppola wchodzi w dekady lat 80. po klęsce tego od serca zadłużony po uszy, jest zmuszony do sprzedania tych hal zdjęciowych American Zoetrope. Oczywiście Marka pozostaje, bo wciąż są rozwijane projekty. Filmem, który jeszcze zdążył być nakręcony w ramach tych hal jest niestety także nieudany Hamet z Frederickiem Forrestem znowu w reżyserii Wima Wendersa, koniec końców, kiedy Rogue zrezygnował. Ale to też był film, który nie został przyjęty ciepło, chociaż nie był też tak słynną i spektakularną porażką jak One from the Heart koniec końców potentat kanadyjski w branży nieruchomości, który wcześniej wydawał się zbawcą, kiedy zainwestował w film ten od serca, mianowicie Jack Singer, koniec końców przejmuje tą własność, to już nie jest studio Copoli, a koniec końców Jack, Jack Singer także odsprzeda te studia. W latach 90. będzie tam kręcony amerykański odpowiednik teleturnieju Va Bank, czyli Jeopardy. I cóż Coppola robi przez resztę dekady? Można powiedzieć, że żegna się ze swoim marzeniem, a przede wszystkim staje się i to było dla niego największe przekleństwo reżyserem do wynajęcia. Jest trochę tak, jakby licznik został wyzerowany. Nie było żadnego Ojca Chrzestnego, nie było żadnego Ojca Chrzestnego 2. Francis, jesteś dokładnie takim samym wyrobnikiem, jak wszyscy inni reżyserzy w Hollywood. Masz scenariusz pod pachą, możesz zostać zatrudniony. A możesz nie zostać zatrudniony. W każdym razie na pewno nikt nie będzie chciał słuchać Twoich elaboratów o tym, jak to za chwilkę nastąpi w Hollywood elektroniczna rewolucja. Jest przejmujący moment w tym dokumencie o kręceniu prosto z serca, kiedy Gene Kelly pomaga w choreografii jednej z największych scentonecznych rozgrywających się na ulicy w Las Vegas. Coppola jest w swoim żywiole, dyryguje tłumem po czym wchodzi za scenografię, kamera wideo podąża za nim i widzimy kopole, który oddala się wzdłuż tej tylnej części scenografii, czyli w zasadzie takich nagich desek i który nuci sobie pod nosem muzykę Nino Roty z filmu Feliniego, Słodkie Życie. I W tym momencie można sobie pomyśleć, no tak, on był takim Felinim w swojej głowie, tak, trochę jakby pracował w Cinecitta, rzymskim studio. Czy to nie było takie marzenie, żeby w warunkach Hollywoodu stworzyć coś takiego, jak właśnie Cine i niego, ale to ten sen się na oczach Coppoli po prostu roztrzaskał. Kopola będzie spłacał te długi przez następne lata, ale co ciekawe, i tutaj już zbliżamy się do tego momentu, kiedy przyjmie propozycję Paramountu, żeby wyreżyserować ojca Chrzestnego III. Otóż w latach 80. zacznie się dziać ciekawa rzecz. Oczywiście, to nie jest tak, że Coppola stracił prestiż swojego nazwiska. Nadal był reżyserem Ojca Chrzestnego, nawet jeżeli pod względem ekonomicznym stał się persona non grata. Otóż zaczęła się dziać rzecz ciekawa. Po pierwsze, Coppola zaczął przyjmować zlecenia, które okazywały się całkiem trafione. Na czele z filmem, filmem wyprodukowanym przez Warnera z inspiracji Coppoli. Mianowicie na czele z filmem Outsiderzy. To jest film, który powstał w roku 1983, a zatem tuż po klęsce tego od serca. Na podstawie powieści Sue Hinton, która w momencie napisania tej książki miała 15 lat. I film powstał w bardzo interesujący sposób. Mianowicie do biura American Zoetrope przyszedł list podpisany przez nauczycielkę ze szkoły w Salinas w Kalifornii. Która napisała do Kopoli. Przeczytał to Fred Roos, jego kolega, producent, Zoetrope. Mianowicie w tym liście, napisanym 21 marca roku 1980, podpisała go bibliotekarka w Lone Star School, Joe Ellen Miaskan. Otóż list był formalny, taki właśnie list bibliotekarki do reżysera. W imieniu naszych uczniów i w imieniu całej kadry nauczycielskiej chcieliśmy bardzo pana namówić, żeby nakręcił pan film wedle powieści Outsiderzy z Suhinto. Jestem przekonana, że ten film spodobałby się każdemu młodemu człowiekowi w Ameryce, niezależnie od tego, jakie jest ich pochodzenie i status ekonomiczny. Fred Roos przeczytał tę książkę. I powiedział: Tak, to prawda. To jest uniwersalna opowieść o młodości, o wojnie gangów w Oklahomie. Może faktycznie Coppola powinien to zrobić. I Coppola zrobił ten film. Zrobił za pieniądze Warnera, dla Warnera. Ważne jest to, że prestiż nazwiska Coppola uwaga jako reżysera nie jako producenta jako reżysera nadal był spory. A zatem, no, Coppola mógł sobie liczyć za reżyserię filmu od 2 milionów dolarów zwyż, co było dobrą wiadomością w kontekście jego rozlicznych długów, chociaż oczywiście te długi też zmusiły do przeprowadzenia oficjalnej procedury bankructwa i przede wszystkim do sprzedaży bardzo wielu jego, jego własności. I nakręcił film, który, jak sam nazywał, był Przeminęło z wiatrem dla 14-letnich dziewcząt. On tak o nim opowiadał. Film nakręcony na szerokiej taśmie przez Stevena H. Buruma yy, i tu bardzo ważna informacja, film w całości niemal zrealizowany dokładnie z użyciem tych technik wideo i prewizualizacji, które Hollywood tak chętnie wyśmiewało i które oczywiście przy tym od serca okazały się trochę zbyt kosztowne i jeszcze nie do końca otrzaskane, ale w przypadku Outsiderów zadziałały jak złoto. Okazało się, że te prewizualizacje zaoszczędziły ogromnie dużo czasu, zaoszczędziły dużo pieniędzy i dzięki tym nowym technikom film powstał za niewielki budżet, a zarobił sporo pieniędzy, okazał się hitem wśród młodzieży amerykańskiej, mimo że krytycy byli dla niego bezlitośni. I co ciekawe, Coppola przy okazji niejako zaproponował z kolei Universalowi, że skoro już pracuje poza Hollywood w małej miejscowości Tulsa, Oklahoma, to może zrealizuje też film wedle drugiej powieści Sue Hinton, w tym czasie powstało w ogóle trzy filmy wedle jej prozy, bo powstał jeszcze film Tex, ale Coppola zrealizował jeszcze Bojownika. To jest film, który był kręcony w lipcu 1982 roku, tuż po Outsiderach, ale który wyszedł już w roku 83, który był z kolei filmem niskobudżetowym, eksperymentalnym, zrealizowanym na czarno-białej taśmie, z wyjątkiem pewnych efektów kolorystycznych, z Mikeem Rurkiem i Mattem Dillonem. Outsiderach zagrał z kolei Ralph Macchio, Tom Cruise, także Matt Dillon. No, Coppola, nadal, tak jak w pierwszym ojcu Chrzestnym, miał talent do odkrywania nowych gwiazd kina. I Rumble Fish, mimo że sukcesu finansowego nie odniósł, dowiódł, że Coppola nadal poszukuje, nadal poszukuje nowego języka wyrazu. I teraz Szybko przechodząc przez resztę lat 80. ale też dochodząc do ważnej decyzji, przed którą Kopola stanie i której owocem będzie koniec końców ojciec Chrzestny III, przyjrzyjmy się jeszcze kolejnym projektom y, kopoli w tym czasie, bo każdy z nich jest takim elementem pewnej mozaiki, układanki, które zadają pytanie, które tworzą taki pytajnik, i odpowiedzią na to pytanie będzie oczywiście realizacja ojca III. Pamiętajmy też, że przez cały okres od roku 74 do 89, czyli okres pomiędzy drugim Ojcem Chrzestnym, a przyjęciem propozycji Paramountu, żeby zrealizować Ojca 3, Coppola uparcie mówił, że nigdy części trzeciej nie będzie. Nabijał się w ogóle z tego, że mógłby nawet coś takiego zrobić. Porównywał, że to byłoby tak jak kręcenie Gwiezdnych Wojen przez Georgia, Lucasa. I nawet zeżartował w jednym z wywiadów, że to byłoby tak, jakby nakręcić film Abbott i Costello spotykają Ojca Chrzestnego. Innymi słowy, uznawał to za wulgarny pomysł komercyjny. Co się stało? Oczywiście stało się to, że no, droga okazała się bardzo wyboista w latach 80. Po sukcesie Outsiderów i po klęsce kasowej Rumble Fish, czyli bojownika, przychodzi czas na Cotton Club, film o. Najbardziej skomplikowanej historii kręcenia w, ze wszystkich filmów Copoli, której tutaj nie opowiem, być może jest to historia na oddzielny odcinek. Ważne jest to, że projekt był pomysłem, takim dzieckiem Roberta Iwansa, czyli dokładnie tego producenta, który stał u początku drogi pierwszego Gatwadera. Otóż Robert Evans postanowił zekranizować historię nowojorskiego Cotton Clubu, czyli takiego klubu, w którym. Dla białej publiczności występowali czarni artyści w latach dwudziestych i trzydziestych. I film miał bardzo burzliwą po, e, historię powstania. E, powiem tylko tyle, że Coppola nie był pierwszym reżyserem. Evans na początku chciał reż, reżyserować sam. E, I jeżeli myśleliście, że historia powstania Ojca Chrzestnego była burzliwa, to powiem tak. W, w trakcie prac nad Ojcem Chrzestnym. Przynajmniej nikt nie zginął. Natomiast historia Cotton Clubu jest taka, że w tle też pojawia się morderstwo na tle narkotykowym, które też jakby no, bardzo skaziło reputację tego filmu. Co, co prawda, sprawa nie była powiązana bezpośrednio. Roy Radin, który zginął, był niedoszłym producentem tego filmu, ale był na tyle zaawansowany w, w rozmowach, że po prostu do tego filmu także ta historia o morderstwie się przykleiła. A sam film był muzykalem, w którym Richard Gere miał zrównoważyć opowieść o afroamerykańskim bohaterze granym przez Gregorego Heinza. To był czas jeszcze, kiedy Hollywood bardzo się bało czarnych tematów. Było takie przekonanie, że poza kinem Blaxploitation, czyli takim tanim, niskobudżetowym kinem czarnych i dla czarnych, Lepiej nie kręcić wysokobudżetowych filmów z czarnymi bohaterami. Zmiany dopiero bardzo powoli będą zachodzić. Natomiast tutaj Gier miał się stać tym białym bohaterem w tej czarno-białej opowieści. Koniec końców Evans zdesperowany zwrócił się o pomoc do Kopoli. Kopola zainkasował bardzo sowite honorarium, bo też Evans był zdesperowany. I co ważne, Cotton Club nie poniósł klęski kasowej, mimo że nie przyniósł tyle pieniędzy, ile powinien. Ale tak jak mówię, to jest historia na inny czas. Po latach zresztą Coppola wypuścił wersję reżyserską tego filmu, nadal problematyczną, bo film jest jednak bardzo, bardzo chaotyczny. Natomiast w latach 1986-1988, i tu już jesteśmy u progu Ojca 63, przychodzą dwa tytuły chyba najbardziej symboliczne. I właściwie w tych dwóch tytułach streszcza się cała historia, którą opowiedziałem do tej pory. A mianowicie pojawia się film Pegisu wyszła za mąż, to jest film z roku 1986 i film pod tytułem Tucker, konstruktor marzeń. To jest film z roku 1988. I teraz ostatni rozdział tej opowieści, zanim zanurzymy się w świecie Michaela Corleone ponownie, musi dotyczyć tych dwóch filmów. Peggy Sue wyszła za mąż, czyli Peggy Sue got married. To najbardziej dochodowy film Copoli w latach 80. Jednocześnie jest to film, z którym Coppola nie miał praktycznie nic wspólnego na planie takim kreacyjnym i na planie osobistym. Sam podkreślał, byłem tylko wynajętym reżyserem, który miał wykonać swoją robotę. Po tym, kiedy została zwolniona z planu Penny Marshall, kiedy został zwolniony Jonathan Demi, który miał robić ten film kiedy aktorka została wymieniona z Debry Winger, która się rozchorowała na Kathleen Turner, która potem dostanie nominację do Oscara za ten film. Coppola przyszedł po prostu do firmy TriStar. Pamiętacie to piękne logo z pegazem, który biegnie w naszą stronę. Jako wynajęty facet. Słuchaj, tu jest scenariusz, tu jest gwiazda, komedia o podróży w czasie. Dzieciaki to lubią. Widziałeś powrót do przyszłości? No to wyreżyseruj nam to tak, żeby było ładnie. I co ciekawe, Coppola podszedł do zadania bardzo bezosobowo. Odcinał się niemalże od tego filmu. Mówił, że zrobił go tylko po to, żeby spłacać długi. A jednak to właśnie ten film okazał się hitem w latach 80. największym hitem Copoli. I co więcej, z perspektywy czasu, wydaje się w ogóle jednym z lepszych filmów Copoli. Jest to film o tym, że podróż w czasie do przyszłości może być próbą naprawienia tego, co nam nie wyszło w teraźniejszości. I kto wie, czy Coppola przynajmniej troszeczkę nie mógł się z tą emocją zidentyfikować po tych wszystkich trudnych przejściach z American Zoetrope. Być może. Zlitował się nad nim też kolega, George Lucas, który lata temu namówił go Francis, musisz nakręcić Ojca Chrzestnego 1, musimy spłacić długi, żebym mógł skończyć American Graffiti, ten skromniutki film o młodzieży w Kalifornii. No, ale wiadomo, że w 1987 roku George Lucas był już milionerem, założycielem Industrial Light and Magic i twórcą trylogii Gwiezdnych Wojen. I okazało się, że to on był tym kolegą, który o wiele lepiej rozumiał filmowy biznes. Ale był też w pozycji, żeby pomóc dawnemu przyjacielowi. Zaaranżował m.in. to, że w tym czasie Coppola nakręcił najdroższy short Wszechczasów, czyli najdroższy krótki film Wszechczasów, 20 milionów dolarów na kapitana Io. Nie mylić z filmem Skolimowskiego. Z Kapitan Io to 20-minutowy film w 3D z rolą główną Michaela Jacksona, który był atrakcją w Disney Worldzie na Florydzie. Specjalnie zbudowane kino, specjalne okulary, 20-minutowa atrakcja 3D. Jestem niesłychanie wdzięczny za to, że tak się moje życie poukładało, że mogłem odwiedzić Disney World na Florydzie i muszę powiedzieć, że było dla mnie dużym dużym przeżyciem możliwość obejrzenia Kapitana Io w 3D właśnie tam, bo ten film nigdzie indziej nie jest wyświetlany w 3D, tylko tam. Oczywiście z czasem wycieku w internecie, ale tylko w Disney Worldzie można go zobaczyć w 3D. I Lukas powiedział Kopoli, słuchaj, pomogę ci zrealizować projekt, który od dawna chciałeś zrobić i to właśnie był film Tucker Konstruktor Marzeń. Tucker Konstruktor Marzeń o czym jest ten film? Jest to o konstruktorze samochodów, o prawdziwym Prestonie Takerze, który wymyślił nowy samochód, który miał zrewolucjonizować przemysł motoryzacyjny w Stanach. Kochał swój produkt, kochał swój samochód. Jedyny problem był taki, że wielki biznes motoryzacyjny, czyli tak zwana wielka trójka z Detroit, absolutnie nie chciała dopuścić, żeby jakikolwiek nowatorski, Inżynier zagroził ich dominacji w biznesie, a zatem go zniszczyli. Zniszczyli go zanim, de facto, odpowiednia ilość takerów, czyli samochodów, właśnie marzeń, zjechało z taśmy produkcyjnej. Brzmi znajomo? No, Taker to chyba najbardziej autobiograficzny film w historii Coppoli. Historia wizjonera, który mierzy się z wielkim, zorganizowanym biznesem tak trochę jak Coppola w Hollywood, kupuje własną fabrykę, mówi, że wyprodukuje samochód slash film slash one from the heart, jakiego jeszcze nikt nigdy nie widział, ale biznes zwiera szyki i mówi, nigdy ci się nie uda. I marzenie umiera na oczach marzyciela. Tucker to film, w którym w pięknych, szerokoekranowych zdjęciach Wittorio Storaro Coppola opowiada historię własnej biznesowej porażki, Jednocześnie jest to gniewny manifest przeciwko wszelkiej korporacyjności. Nie ma żadnych wątpliwości na końcu, że to małoduszni właściciele największych firm, czytaj, największych studio, tak bardzo zazdrościli wizjonerowi Takarowi, że doprowadzili do jego klęski. I tak dokładnie sam siebie widział Coppola. I teraz małe postscriptum do tej części odcinka. Wydarzyła się jeszcze jedna rzecz w tym czasie. Pomiędzy Pegisu wyszła za mąż, rok 86, i pomiędzy Takerem rok 88. Kopole dotknęła tragedia osobista. Już już zaczynał pracę nad filmem Kamienne Ogrody. Nad kolejnym filmem na zlecenie, też dla firmy TriStar, Adaptacja powieści Nikolasa Profita. O specjalnej jednostce armii amerykańskiej w Fort Myer w Wirginii, dosłownie po drugiej stronie Potomaku od cmentarza Arlington. O takiej jednostce, która zajmuje się w trakcie wojny wietnamskiej chowaniem amerykańskich żołnierzy tymi pięknymi ceremonialnymi pochówkami z flagą amerykańską, salwami, strzałów itd. To był takie postscriptum do czasu apokalipsy wietnamskiego filmu Copoli, ale nie był to projekt osobisty, tylko projekt mu zlecony. Projekt stał się tragicznie osobisty, kiedy w trakcie realizacji, 26 maja 1986 roku, zginął syn Francis'a Forda Copoli. Gio Coppola, który pomagał mu na planie ogromnej ilości filmów, którego w zasadzie ojciec wychowywał, zgodnie zresztą z życzeniem syna na kolejnego filmowca w rodzinie. Gio zginął w trakcie wypadku na motorówce. Winą za ten wypadek został obarczony kierujący motorówką syn Ryana O'Neill'a, czyli gwiazdy Love Story sprzed lat, Griffin O'Neill, który po prostu bardzo tę motorówką nieostrożnie kierował. Gio doznał obrażeń i zmarł. Nie wiem, czy możemy wskazać na bardziej koszmarną koincydencję w, w całej historii kina. Coppola, który realizuje film o żołnierzach chowających młodych żołnierzy, film, który w połowie rozgrywa się na cmentarzu Arlington, film, który ma mnóstwo scen pogrzebowych, opuszczanych trumien, składany flag, żałoby, łez wylewanych na pogrzebach. Coppola realizując ten film opłakuje własnego syna. Jednocześnie mówi o tym, że nie może przestać pracować, bo jeżeli przestanie pracować, po prostu zwariuje. Film Kamienne Ogrody jest filmem powolnym, cichym, spokojnym, smutnym i żałobnym. Jak mówią historycy kina, jest to najbardziej Fordowski film Copoli, ale nie w znaczeniu Francisa Forda Copoli, tylko w znaczeniu Johna Forda, czyli mistrza, Kina amerykańskiego, niedawno zagranego przez Davida Lyncha w Fablemanach, właśnie takiego kina klasycznego, spokojnego, oddającego hołd męstwu amerykańskich żołnierzy. Pauline Cale była zaskakująco życzliwa w stosunku do tego filmu. Napisała, że paradoksalnie jest to film, który najlepiej wyraża skomplikowane emocje i skomplikowane Poglądy, jakie mieli Amerykanie na samą wojnę w Wietnamie w czasie, kiedy ona się działa, bo film pokazuje bardzo podzielony kraj pomiędzy tych, którzy są za wojną, a tych, którzy są przeciwko. Ale trudno sobie wyobrazić, w jakim stanie ducha Coppola kręcił ten film. W trakcie jednej dekady zmarł, zginął jego syn, umarło jego marzenie w postaci Amerykan Zoetrope, pogrążył się w długach, stał się reżyserem do wynajęcia, i tak naprawdę, mimo tych sowitych honorariów, oczywiście, które inkasował, cały czas te dług, długi musiał spłacać, a przede wszystkim utracił tę sprawczość, tę producencką siłę, którą uzyskał w latach 70., i która pozwoliła mu zrealizować chociażby rozmowę i czas apokalipsy, czyli dokładnie te dwa filmy, za które dostał swoje dwie, kanańskie złote palmy, i filmy, które udowodniły, że jako autor, producent, reżyser, Główna siła sprawcza jest w stanie tworzyć takie wizje, jakich nikt wcześniej nie stworzył. W latach 80. taką wizją w sensie negatywnym okazał się film One from the Heart, i Coppola stracił pod tym względem wszystko. Mógł pracować tylko na zlecenia. Nawet jeżeli pod koniec przychodziły duże honoraria, to wiedział, że to nie są w pełni jego filmy. Nie są to filmy produkowane przez niego, nie są to też filmy, które on by od początku wymyślił. I w tym momencie przychodzi do Kopoli Paramount, przychodzi obecny szef Paramountu, Frank Manusko, puka do drzwi Kopoli i mówi: Francis, jesteś przekonany, że nie chcesz nakręcić dla nas Ojca Chrzestnego 3? Przecież to będzie. Pewniak kasowy. I kopola w końcu pęka. Mówi: Tak, nakręcę kolejny odcinek serii, bo najwyraźniej tylko w ten sposób będę mógł spłacić wszystkie moje długi. Just I I was out. They me back in. Kiedy już myślałem, że udało mi się wyrwać, oni znowu wciągnęli mnie z powrotem. To są kultowe słowa Michaela Corleone z trzeciej części Ojca Chrzestnego. To właściwie jedyna linijka dialogu z tego filmu, która doczekała się kultowego statusu i była potem wielokrotnie cytowana. I myślę, że jest to idealny punkt wyjścia, jeśli nie wręcz motto dla całego filmu. Francisa Forda Coppoli, dlatego że w świetle pierwszej części tego odcinka, w której opisałem wam przejścia Francisa Forda Coppoli z wielkim biznesem filmowym i po prostu z branżą filmową hollywoodzką, wydaje się, że jego zgoda na to, aby w końcu nakręcić drugi sequel do Ojca Chrzestnego, jest dokładnie tym to znaczy jest tym momentem kiedy już myślał że wyrwał się z tego systemu ale they pulled me back in to znaczy Paramount wprost wciągnął z powrotem Kopole w przedsięwzięcie właściwie już we franczyzę ojciec Chrzesty. nie było tak żeby przez tych kilkanaście lat pomiędzy częścią drugą i trzecią Paramount nie próbował tego robić o tym już wspomniałem, ale też nie było tak, że Paramount był aż tak totalnie wierny Kopoli, żeby nie rozważać nikogo innego jako potencjalnego kandydata do powierzenia sterów przedsięwzięcia, czyli właśnie kontynuacji ojca chrzestnego. Plotki o tym, że ojciec chrzestny 3 był już oferowany różnym reżyserom krążyły po Hollywood od dobrych kilku lat, a na liście podejrzanych tych, na których biurkach w pewnym momencie lądował napisany już zresztą scenariusz Dina Riznera, byli między innymi Andrzej Konczalowski, Sidney Lamet, Sylvester Stallone i podobno Eddie Murphy. Myślę, że część Trzecia ojca Chrzestnego w reżyserii Eddie'ego Murphy'ego byłaby czymś naprawdę szczególnym. Natomiast scenariusz Lisnera powstał już w 1979 roku, czyli w roku, w którym rozegra się akcja Ojca Chrzestnego III. I opowiadał przede wszystkim o losach syna Michaela Corleone, to znaczy Antoniego, który przejmuje, który pracuje w tym scenariuszu dla CIA, ale także rodzina Corleone jest wplątana w tym scenariuszu w. Obalenie jednego z lewicowych rządów w Ameryce Środkowej. Innymi słowy, byłby to taki film zahaczający o rejony Kosty Gawrasa. No ale ponieważ Francis Ford Coppola w swojej rozmowie z Paramountem postawił jednak warunek, że to on będzie tym no, kluczowym twórcą, to znaczy, że film będzie zrobiony po mojemu, jakby mógł to powiedzieć, coppola, oczywiście w granicach budżetu który Paramount przygotuje, no to ten scenariusz on w zasadzie wyrzucił do kosza. Jedyną niezmienioną sceną z tego starego scenariusza jest scena, w której Vincent, czyli nieślubny syn Soniego Corleone, grany przez Sandiego Garcia, rozprawia się z dwójką napastników w swojej nowojorskiej sypialni, mieszkaniu. Ta scena pochodzi jeszcze ze scenariusza Riznera, ale Coppola powiedział: No nie, jeżeli już mam to robić, to chcę to zrobić właśnie po mojemu. Dostał budżet 44 milionów dolarów, który w trakcie produkcji miał jeszcze spuchnąć o kolejnych, o kolejnych 10 i postanowił Coppola, że będzie pracował z Mariem Puzo, to znaczy z autorem powieści Ojciec Chrzestny, wydanej pod koniec lat 60., o której wiecie więcej z pierwszego odcinka tego cyklu. Ale także puzo, który na tamtym etapie miał już palce umoczone w pewnym momencie także w film Cotton Club, którego pierwszą wersję scenariusza przynajmniej przygotował, później ta wersja była bardzo przebudowana przez kopole, ponieważ warunki pracy były lukratywne, luksusowe, puzo się zgodził, i w bardzo przyjaznej atmosferze Kopola i puzo usiedli ponownie do stołu. No żeby zastanowić się, czym powinien być ten trzeci. Ojciec chrzestny. I szybko klucza dostarczył Szekspir, To znaczy, Coppola zaczął patrzeć na opowieść o Michaelu Corleone właśnie przez pryzmat szekspirowski i przede wszystkim dwa tropy wydały mu się interesujące. Pierwszy to trop Michaela jako króla Lira, to znaczy bohatera tragedii szekspirowskiej, który Musi podzielić królestwo pomiędzy córki, oczywiście tak było w sztuce, ale który widzi jak jego imperium w zasadzie na jego oczach się wali, ponieważ jest rozsadzane niesnaskami rodowymi i no tak, tak też można spojrzeć na Michaela Corleone w wieku już niemal 60 lat, kiedy go poznajemy, kiedy go spotykamy ponownie, właśnie w trzeciej części. Dla Copoli był on trochę właśnie jak. Król Lir, ale także był jak Magbet, władca utytłany w krwi. Władca, który po to, aby zapewnić sobie tron, przeszedł przez morze krwi, także bratobójczej w przypadku Michaela, bo w drugiej części przecież zabija Freda Corleone. I to, to widmo Freda Corleone, czyli zamordowanego brata, w pewnym momencie nawet być może, Jawi się Michaelowi, kiedy to już po masakrze, która dokonuje się w części trzeciej w Kasynie w Atlantic City, Michael dostaje ataku cukrzycy, zwija się na podłodze w kuchni, nagle ma utkwiony wzrok w oddali, gdzieś w oddali i zaczyna wrzeszczeć. Fredo, Fredo, tak jakby zobaczył ducha Freda, co jest oczywiście nawiązaniem do sceny z Macbeth'a, właśnie do szekspirowskiej sceny z Macbeta, kiedy to Macbeth widzi na, podczas uczty, nie wiemy, czy tak słodkiej, żeby wywołać cukrzycę, ale jednak, no tutaj mamy kuchnię, widzi ducha Bankła, czyli swojego byłego druha, którego w pewnym momencie w dążeniu, do, w ślepym dążeniu do władzy zamordował. A zatem Michael jako Lear, Michael jako Macbeth, jest to duży kaliber, duża droga jaką przeszedł ten bohater no, od tej gangsterskiej opowieści Mario Puzo w 1969 roku ale taki klucz przynajmniej jeden z kluczy został tutaj przez Kopole i Puzo wybrany drugim kluczem jest w tym przypadku opera opera która jako sztuka włoska bliska włoskiemu sercu Kopoli i bardzo bliska jego ojcu, czyli Karminę Copoli, kompozytorowi i dyrygentowi, którego już znamy z tych opowieści. No ta sztuka nigdy nie była odległa od uniwersum Copoli. On sam zresztą, no, zawsze mówił jak wielkim miłośnikiem. Opery był, wszystkie jego doświadczenia jeszcze w liceum, w tej szkole artystycznej Hofstra, o której mówiłem, w której on z lubością wystawiał właśnie także sztuki muzyczne, uwielbiał teatr, jego sztuczność, jego technologię. I tutaj po raz pierwszy w twórczości Kopoli opera staje w, w centrum. Co prawda były już tego znaki wcześniejsze, bo wystarczy sobie przypomnieć słynną scenę do muzyki Wagnera, jak najbardziej operowej, scenę nalotu helikopterów nad Wietnamem w czasie apokalipsy, oczywiście, tam też opera była bardzo, bardzo ważna, ale w Ojcu Chrzestnym 3 opera jako sztuka miała stać się takim zwierciadłem całej akcji, tak jak Szekspir z jednej strony, tak właśnie sztuka operowa Miała być szczególnym rodzaju zwierciadłem dla wydarzeń, które na ekranie się rozgrywają. I opera staje się także częścią akcji, ponieważ Antony, no wbrew scenariuszowi Risnera, tak jak mówię, wyrzuconemu do kosza. Antony staje się synem, który postanawia zerwać z przeszłością rodziny, trochę tak jak Michael na początku części pierwszej. Tyle, że Antony wydaje się bardziej zdeterminowany. Antony ma, ma także duszę artystyczną i w, na początku filmu prosi ojca, aby mógł zrezygnować z kariery prawniczej, która być może uczyniłaby z niego kolejnego Toma Heygena, i aby mógł oddać się operze. Chce być śpiewakiem operowym. Na początku Michael Corleone się temu sprzeciwia, później się godzi, a później wręcz podoba mu się ten pomysł, ponieważ, jak mówi w późnym dialogu, za kilka dekad, kiedy wspomną nazwisko Corleone, będzie ono się kojarzyło przede wszystkim z tym pięknym głosem. A zatem, paradoksalnie, wbrew temu też co mówił Vito Corleone w scenie ogrodowej w części pierwszej, gdzie przewidywał dla swojego syna przyszłość senator Corleone, to tenor Corleone, śpiewak operowy Corleone, to jest to ostateczne wcielenie, które zaczyna się marzyć. Michaelowi. I w przypadku Ojca Chrzestnego III Coppola postawił na konkretną operę. Jest to opera Rycerskość Wieśniacza z 1890 roku, opera Pietro Mascaniego, rozgrywająca się na Sycylii, na sycylijskiej wsi i pokazująca taki właśnie konflikt lokalny, konflikt oparty na zazdrości pomiędzy Turiddu i Alfim który w pewnym momencie kulminuje w takim właśnie pierwotnym plemiennym zwarciu, kiedy to Turidu gryzie Alfiego, czy Alfia w zasadzie można powiedzieć, w ucho i krew tryska. No i, to, I to jest takie właśnie unaucznienie tej takiej prymitywnej, tak jak mówię, właśnie plemiennej niemal sycylijskiej moralności, bardzo pierwotnej. No i cóż, w ojcu 6 nie tylko cała właściwie ostatnia godzina, czy ostatnie 45 minut rozgrywa się w trakcie spektaklu rycerskości wieś, wieśniaczej w Teatrze Wielkim w Palermo, gdzie rzeczywiście śpiewa Antony Corleone ale także w, w, akcja filmu ma wiele scen, które odzwierciedlają e, fabułę tej opery. Między innymi Vincent, czyli ów Benkart, nieślubny, nieślubny syn Soniego, gryzie w ucho aż do krwi jakiego Joey'ego Zaze, czyli gangstera, który e, sprawuje pieczę nad nowojorskimi interesami rodziny Corleone, i którego Vincent oskarża przy Michaelu zresztą o zdradę. Sam Vincent z kolei, jako właśnie bankart w tej scenie tuż przed ugryzieniem, Joey Zaza mówi mu do ucha bastardo, czyli właśnie bankart. I w tejże samej scenie padają jeszcze słowa o tym, że też Zaza to mówi trochę wcześniej. Że no przecież Shakespeare pisał całe poematy o bankartach, prawda? A zatem ta postać bankarta. Benkarta, nieślubnego syna, syna z nieprawego łoża, w tym przypadku właśnie Vincenta, czyli Benkarta Soniego, zagranego przez Andiego García. To jest kolejny trop szekspirowski i także odsyłający do króla Lira, ponieważ to w królu Lirze jest postać bardzo ważna. Benkarta niejakiego Edmunda, który już na początku sztuki, to znaczy w drugiej scenie aktu pierwszego, wychodzi przed publiczność i Wygłasza bardzo słynną przemowę ku czci natury, jako ten zrodzony właśnie Benkart, czyli zrodzony z prawdziwej pożądliwości syn, a nie syn zrodzony z ospałej rządzy małżeńskiego łoża. Edmund mówi o tym, że jako Benkart ma więcej witalności, ma więcej życiowej siły, właśnie zawdzięczanej naturze, takiej takiemu pędowi do płodzenia, któremu zawdzięcza swoją egzystencję. No, on wprost mówi w tłumaczeniu Barańczaka, owoc naturalnej rządzy więcej ma w sobie wigoru i ognia niż całe plemię bęcwałów spłodzonych w zatęchłej nudzie małżeńskiej pościeli pomiędzy snem a obudzeniem. Edmund patrzy na siebie jako na super benkarta, właśnie kogoś, kto przez to, że został zrodzony z tej chuci, a nie z obowiązku czy nudy, jest kimś, komu władza się po prostu należy. I to oczywiście także jest prawdą o Vincencie, bo prawy syn Antoni nie tylko. Że wybiera tę ścieżkę operową, właśnie czyli ścieżkę artystyczną, wymagającą wielki, większej delikatności, subtelności, duszy, ale także wydaje się bardzo, mimo że ta postać jest bardzo mało zbudowana, w filmie wydaje się Antony bardzo mocno uwięziony, jednak w przeszłości, w tych dawnych losach rodziny Corleone. I w, też w takim wczesnym stadiu relacji ze swoim ojcem. W jednej scenie Antony wręcza Michaelowi stary rysunek zrobiony kredką świecową, który widzieliśmy już w części drugiej. Michaela w jego samochodzie. Rysunek zrobiony zresztą przez syna Kopoli, To też ważny osobisty znak w kontekście tego, co mówiłem, co mówiłem wcześniej. I Michael patrzy na ten rysunek i go. Wspólnie go kontemplują. Pamiętam ten rysunek, yy, mówi. Właściwie Michael jemu pokazuje ten, ten rysunek. On mówi: Pamiętam. Innymi słowy, ta wczesna, ta wczesna młodość jest dla niego wciąż bardzo ważna. No a dla Vincenta ważne jest tu i teraz. On, zrodzony, no właśnie, z nieprawego łoża, a my nawet wiemy dokładnie, kiedy został spłodzony, ponieważ domyślamy się, że Vincent został spłodzony w trakcie yy, tego szybkiego seksu z Lucy. W pierwszej części, w pierwszej części Ojca Chrzestnego, Sonny wymyka się żonie, idzie na pięterko z Lucy, jedną z druhen, i uprawiają szybki seks na stojąco. No i właśnie domyślamy się, że z tegoż seksu narodził się później Vincent. A jeśli nawet nie z tego, no to właśnie z tej relacji, bo Lucy jest, jest matką Vincenta. A zatem Vincent został tu pomyślany właśnie jako postać tego witalnego, mocnego Benkarta, który chce stać się prawowitym dziedzicem rodziny Corleone i koniec końców chce być kolejnym, kolejnym Michaelem. I to jest taki duży też zrąb fabularny tego filmu, to znaczy właśnie postać Vincenta i tego, że on mm, coraz to bardziej wyrywając się na niepodległość, w pewnym momencie y, mordujący Joey'ego Zaze w takim brawurowym ataku konnym na Elizabeth Street w Nowym Jorku w trakcie święta San Gennaro, Otóż, że ten Vincent umocni swoją pozycję właśnie jako prawowity nowy Don. Szekspir, opera, duże emocje, temat sukcesji, tego kim będzie nowy Don. Ale co z Michaelem? Michaela przecież żegnaliśmy w stanie ogromnego mroku duszy, właściwie w takim stanie makiawelicznym, czy może nawet faustowskim, kiedy Michael po prostu zaprzedał duszę, aby zostać nowym. Donem Corleone. No i pytanie, jaki, jaki pomysł na nowego Corleone miał Coppola przede wszystkim i na co zgodził się także Puzo? Otóż i też dlatego bardzo ważne było, żebym wam w tym odcinku opowiedział jednak tą, to wszystko, co się działo w latach 80. Coppoli, ponieważ Coppola mówił wprost nawet w wywiadach w trakcie realizacji filmu, że Michael jest także wzorowany na nim samym. To znaczy, Michael jest tutaj mężczyzną poobijanym przez życie, który szuka nowego spokoju, który szuka także nowego pojednania z życiem. No i to właśnie słowo pojednanie, które można też odnieść do sakramentu pojednania, czyli do spowiedzi, którą w tym filmie Michael wygłasza, którą przyjmuje przyszłemu papieżowi zresztą, Janowi Pawłowi I, o tym za chwilę. Otóż właśnie to pojednanie ze światem jest takim. Pragnieniem Michaela w tej części. Poznajmy Michaela, który wygląda inaczej, oczywiście nie tylko jest starszy, ale też ma inną fryzurę: ma krótsze włosy, postawione na jeżyka, troszkę tak jak niektórzy z tych żołnierzy, których widzieliśmy w kamiennych ogrodach takie właśnie ogolone maszynką, stojące siwe włosy. I Coppola w komentarzu do płyty Blu-ray z Ojcem Chrzestym, częścią trzecią, mówił, że to była jedna z najważniejszych decyzji w ogóle w tym filmie. To znaczy, nie tylko decyzja, jaki to ma być Michael, że to właśnie będzie taki Michael już przełamany, spokojniejszy, poszukujący pojednania, spokoju ducha który także chce wyprać pieniądze korporacji Corleone po to, aby ją ostatecznie odciąć od zorganizowanej przestępczości, ale że jedną z tych decyzji były właśnie włosy Al Pacino. To znaczy krótkie pytanie, jaką fryzurę powinien mieć Al Pacino w Ojcu Chrzestnym 3? I Coppola mówi w komentarzu, że długo się wahał, ale w końcu postanowił te włosy skrócić i właśnie uczesać w taki jeżyk. I mówi wprost, to jest cytat z tego komentarza, kiedy obciąłem włosy Ala, poczułem się trochę jak Dalila z Biblii obcinająca włosy Samsonowi. Czułem, że zabrałem mu trochę siły. Ale o to chodziło. Właśnie chodziło o to, żeby nie był to już ten Michael, o którym jesteśmy przekonani, że wykona każdy wyrok, nawet wyrok na swoim rodzonym bracie, tylko właśnie Michael, który jest zagubiony, który poszukuje, poszukuje nowej ścieżki. I tak właśnie wygląda Alpacino w tym filmie, swoją drogą rola się okaże dla niego dosyć wyczerpująca, w trakcie pracy nad nią umrze jego ukochana babcia między innymi i on sam będzie bardzo rozgoryczony, kiedy wśród siedmiu Oscarowych nominacji dla filmu Ojciec Krzestny 3 nie znajdzie się nominacja dla niego. To pierwszy raz tak się wydarzy, bo za pierwszy film był nominowany za rolę drugoplanową, za drugi film był nominowany za rolę pierwszoplanową, a za trzeci nie dostał nominacji, co uznał za taki przytyczek w nos, tym bardziej, że Andy Garcia, jego syn Bankard, właściwie przepraszam, syn Soniego, no tę nominację za rolę drugoplanową męską otrzymał, ale do tego jeszcze, do tego jeszcze dojdziemy. I, i, I te dwa zręby, czyli właśnie właściwie już wymieniliśmy trzy. Shakespeare, opera, nowy Michael. Michael poszukujący odkupienia, jakiegoś takiego, no co prawda, drogą biznesową, ale jednak wyprania pieniędzy, korlone. To był, to był kolejny wątek. I kolejny taki zrąbczy, ważny, ważny temat w przypadku tego filmu to była korupcja władzy. Korupcja władzy, która dociera na najwyższe. Piętra światowej władzy, w tym przypadku o tyle jest to perwersyjne, że te piętra to piętra watykańskie. A zatem kwestia Banku Watykańskiego, rozmaitych doniesień na temat oficjalnego bankiera stolicy apostolskiej, czyli jakiego Michele Sindony, który zmarł w 1986 roku, zatruty strychniną, no i wokół którego powstało bardzo dużo różnych biografii. Teorii, między innymi dwie książki czytane przez Kopole i Puzo, czyli Power on Earth, a także St. Peter's Banker, czyli dosłownie Bankier Świętego Piotra. No, Michele Sindona był postacią wymarzoną dla kina, a także inne skandale i postaci wokół zwłaszcza bardzo tajemniczej śmierci Jana Pawła I. W wrześniu roku 1978. Takie chociażby nazwiska jak Roberto Calvi, kolejny właśnie tak zwany bankier Boga, który zakończył swoje życie samobójczo, zwisając z mostu Blackfriars Bridge w Londynie. W filmie odnajdziemy dokładne echo tego zdarzenia. A zatem watykańskie afery, afery na najwyższym szczeblu kościelnych władz i kościelnych finansów, to była kolejna rzecz, która bardzo zainspirowała Coppola. Zainspirowała go o tyle, że sam, o czym mówi w komentarzu dosyć mgliście, i nie udało mi się też dotrzeć do, do końca do tego, żeby to wyjaśnić, ale sam był zafascynowany faktem, że Charlie Bludorn, czyli szef korporacji Gulf and Western, mu zawdzięczamy tak naprawdę finansowanie pierwszego i Chrzestnego, opowiadałem wam o nim w odcinku, który co prawda zmarł w 1983 roku, a zatem już nie dożył trzeciej części. Ale zdaniem Kopoli, on mówił o tym, że widział w budynku Gulf and Western, jak Bludorne zadawał się z bardzo wysoko postawionymi ludźmi z Banku Watykańskiego. I także pada takie zdanie w komentarzu Kopoli, które potem znalazłem, ale w, w źródłach, których wiarygodności do końca też nie, nie jestem w stanie zweryfikować że ziemia, na której stały studia Paramountów w Hollywood. Także należała do Watykanu. To pojawia się w kilku miejscach i w komentarzu Kopoli. To muszę zostawić trochę na boku, bo nie udało mi się tego tak dobrze zweryfikować. Tak czy inaczej, dla Kopoli, który mówił, dosłownie mówi w tym komentarzu, że widziałem tych bankierów, jak wysiadali z, wysiadali z wind w budynku Gulf and Western w Nowym Jorku, no dla niego było to bardzo fascynujące. Oczywiście uruchomiło mu się całe skojarzenie z Borgiami, którzy też byli obiektem fascynacji Maria Puzo, napisał oddzielną powieść, Rodzina Bordziów, a zatem tutaj zainteresowania tych dwóch Włochów właśnie wysoko postawionymi intrygami papiesko-dynastycznymi zaowocowało tym, że postanowili wpisać historię rodziny Corleone w szemraną historię Watykanu przełomu lat 70. i 80., w, których, w której trudno jest oddzielić to, co jest prawdą, od tego, co jest teorią spiskową, ale no zdecydowanie takie postaci, jak otruty Sindona, czy zwisający z mostu w Londynie Roberto Calvi, to są postacie historyczne i prawdziwe, a zatem możemy się domyślać tutaj faktycznych, zakulisowych machinacji to przepisanie historii, którego dokonuje Kopola i Puzo w trzeciej części Ojca chrzestnego, dotyczy oczywiście postaci Michaela, który w pewnym momencie otrzymuje od kościoła bardzo wysokie odznaczenie, order Świętego Sebastiana w, w uznaniu zasług filantropijnych, pomocy biednym na Sycylii, po czym Michael otrzymuje ofertę od arcybiskupa Gildaya, granego znakomicie tutaj przez Donala Donnellego irlandzkiego aktora fantastycznego zresztą możecie go znać jako wiecznie pijanego tragicznego Frediego w moim ukochanym filmie czyli w Zmarłych czy na Houstona o których opowiadałem w ramach mojego top, to, top 100 a zatem tutaj ten arcybiskup przychodzi do Michaela i mówi mu no że Watykan jest w kłopotach bank ma duży dług no i teraz pytanie czy Michael Corleone spłaci ten dług Michael Corlone mówi, że tak. Mowa o 600 milionach dolarów, a zatem to jakieś gigantyczne cyfry, z których nawet trochę śmiała się Pauline Kale w swojej recenzji, mówiąc, że nawet w tych cyfrach nie ma umiaru. W każdym razie, że pochodzą z takiej groszowej powieści bardziej. Tak czy inaczej, on mówi o tych 600 milionach dolarów i mówi bardzo ważne zdanie. Arcybiskup śmiejąc się, mianowicie. Mówi: w tych czasach moc darowania długów jest potężniejsza od mocy wybaczenia. Ten cytat też powinien być moim zdaniem słynnym cytatem z tego filmu. I teraz proszę odnieść to do samego Copoli, prawda, który spużo napisał te słowa i który wiedział coś o tym, czym są długi, po tym kiedy popadł w nie tak bardzo po realizacji bliskiego swojemu sercu filmu. One from the heart, o którym mówiłem w tym odcinku. A zatem to, że Michael Corleone angażuje się właśnie w sytuację, w której jest spłacanie czyichś długów, też można odczytać jako pewien znak tego, że o czym, tak jak mówię, Coppola mówił wprost: Michael Corleone odzwierciedla pewne aspekty osobowości i także historii życia. Kopoli w tamtym czasie. Coppola mówi w komentarzu byłem w tamtym czasie w ogromnym kryzysie i dlatego Michael także jest w kryzysie egzystencjalnym. Czyli właśnie w takim, jest pogrążony w takim stanie, kiedy nie wie do końca gdzie jest jego życie, czy jest jakakolwiek szansa na powrót jego byłej żony Kay, granej tu przez Diane Keaton, znowu, która co ciekawe była w tamtym czasie także zaangażowana intymnie właśnie z Alem Pacino. Z którym rozstawała się na planie tego filmu, w miarę tego, jak Kay i Michael ponownie się do siebie zbliżali. To paradoks, który nie najlepiej się odbi odbił na chemii ich na ekranie w tym filmie. No ale właśnie, Michael zastanawia się, gdzie jest w, re w relacji do swoich dzieci, które nazywa w liście pisanym do nich swoim największym dobrem, największym majątkiem. A jednocześnie widzi, jak jeden syn idzie właśnie w stronę tej ekspresji artystycznej, a córka Mary zagrana przez Sofię Coppola, o czym za chwilę, jest narażona na niebezpieczeństwo przez to, że wdaje się w romans taki ocieplający się z każdą minutą z Vincentem, czyli właśnie ze swoim kuzynem w pierwszego stopnia, zagranym przez Garcia. No i też pytanie właśnie, jak ma się zachować Michael wobec, wobec niej, czyli wobec dorastającej córki, o której bezpieczeństwo się boi. To też na pewno emocje, z którymi Francis Ford Coppola jako ojciec Nastolatki musiał, musiał te emocje dobrze, dobrze znać. Powtórzmy zatem raz jeszcze te filary opowieści. Z jednej strony Szekspir, król Lir, Magbet, Bankard z króla Lira. Z drugiej strony opera, rycerskość wieśniacza, arcywłoska, arcysycylijska opowieść o zemście w sycylijskiej wiosce z trzeciej strony mamy właśnie te wątki watykańskie czyli korupcja na najwyższych szczeblach władzy także duchowej a z czwartej strony mamy prywatny kryzys Kopoli to że po tych latach 80 czuł się bardzo mocno pobijany zadłużony i wiedział, że pracuje jako wynajęty reżyser on w komentarzu do tego filmu mówi wprost o latach 80 jako o okresie mojej pracy pańszczyźnianej, dosłownie tak o sobie mówi, że byłem jakby pańszczyźnianym pracownikiem, bo nie mogłem decydować o tym, co robię, pracowałem na cudze, cudze zlecenie. I te cztery filary, warto, warto o nich pamiętać, kiedy, kiedy oglądamy ten film. Kwestia oczywiście jest też taka, że Film ma bardzo poważne wady i o tym trzeba powiedzieć. Króciutko streszczając jego fabułę, do tych najważniejszych rzeczach już powiedziałem. Jest to ta historia Michaela u zmierzchu życia. Oryginalny tytuł tego filmu miał brzmieć Śmierć Michaela Corleone. Do tego jeszcze wrócimy, bo po latach Coppola dopiął swego. Przy czym nie chodziło o pokazywanie śmierci Michaela, tylko o pokazanie takiej jego śmierci. Śmierci duchowej i przede wszystkim chodziło o to, żeby pokazać Michaela, który traci swoją córkę, czyli właśnie Mary, która w kluczowej, najważniejszej operowej scenie, rozegranej na schodach opery, wielkiej opery w Palermo, umiera w jego ramionach, przyjmując kulę zamachowca, która była przeznaczona dla niego. Innymi słowy, ojciec za swoje błędy płaci życiem swojej córki. Rozdzierająca scena. I rozdzierający wątek oczywiście w kontekście śmierci Gio Coppoli, wcześniejszej o zaledwie 4 lata. Więc ten wątek także można czytać, czytać jako osobisty. Natomiast zanim jeszcze powiem o wadach filmu i o tym też, co się wydarzyło na planie, jak, ten, jak ta historia kręcenia się kształtowała, trzeba powiedzieć, że fabuła jest dosyć. Rozczłonkowana, to znaczy to nie jest tak, mimo że pierwszy i drugi Ojciec Chesny też miał, były opowieściami wielowątkowymi, a drugi film nawet zawarł w sobie dwa filmy: to znaczy film o młodym Vito Corleone i film o Michaelu i o jego dążeniu do władzy absolutnej. O tyle w trzeciej części ta równowaga jest zachwiana, to znaczy nie ma takiej proporcjonalnej korespondencji pomiędzy wątkiem Michaela, wątkiem Vincenta i Mary. Wątkiem Antoniego, który wydaje się tutaj tylko pretekstem po to, żeby w końcu wystawić pięknie tę rycerskość wieśniaczą pod koniec i stworzyć scenę wielokrotnych zabójstw, y, zmontowanych trochę tak jak wielokrotne zabójstwa w pierwszej części w scenie chrzcielnej. Y, I także tym wątkiem watykańskim, który trzeba powiedzieć, jest dosyć rozmyty: to znaczy nie ma jednego wyrazistego antagonisty. Antagonistą jest bardziej spisek przeciwko w tym przypadku nowemu papieżowi, czyli Janowi XXIII, który nosi inne nazwisko niż w rzeczywistości. W rzeczywistości był to Albino Luciani. Tutaj to nazwisko zostaje także zmienione niejako dla może zacięcia, zacięcia śladów, chyba tak można, tak można powiedzieć, i tak troszeczkę film kuleje wokół tych głównych wątków, bo żaden z nich nie ma takiej wagi, żeby zdominować całość. Myślę, że największą wadą i scenariuszową i realizacyjną i montażową zapewne też jest fakt, że ta spowolna powolne wzrastanie Vincenta jako właśnie przyszłego Dona jest pozbawione elementu tragicznego. To znaczy o ile w przypadku Michaela w części drugiej, kiedy widzieliśmy jak musi Odkrawać kolejne kawałki swojej duszy i jak musi kolejne grzechy popełniać, żeby stawać się tym właśnie niepodzielnym władcą. O tyle w przypadku Vincenta trudno mówić o jakiejkolwiek przemianie albo jakiejkolwiek ofierze. Poza tym, że w pewnym momencie godzi się uciąć romans z mery, co dla niej samej jest niesłychanie bolesne, nie widzimy ani jednego momentu, w którym. Vincent wykazałby się taką bezdusznością albo taką gotowością też do politycznych kompromisów albo do pozbywania się swoich politycznych wrogów z zimną krwią, bo jednak ta scena, kiedy strzela do Joe'ego Zazy jest zrobiona w takim kluczu kina akcji niemalże heroicznego westernu na ulicy Elizabeth w Nowym Jorku. Że tutaj jest gdzieś jakieś takie ogromne puste miejsce tego filmu. To znaczy w opowieści o tym, jak wielką cenę płaci się za władzę, nagle okazuje się, że ten nowy Don właściwie nie płaci za dużej, za dużej ceny, a na pewno nie poznajemy zakamarków jego duszy, tak jak pokazali, poznaliśmy zakamarki duszy Michaela. A drugim problemem jest to, że przemiana samego Michaela w tego niemal nobliwego staruszka w części trzeciej. I wypada trochę niewiarygodnie. To znaczy, to jest jednak facet, który zabił swojego brata i którego poznaliśmy jako zimnego diabła w części drugiej. A w części trzeciej my go od razu poznajemy, kiedy już właśnie tak nabrał pewnej wujaszkowatej, wręcz ogłady. Jest taki, chwilami nawet beztroski. Nie czujemy wagi tych, tych wydarzeń które, i tych czynów, które popełnił w przeszłości. Jest to tylko okazjonalnie przypominane, jak właśnie w tej scenie, kiedy krzyczy Fredo, Fredo. Natomiast nie ma tej wagi w postaci Michaela Corleone, która tak bardzo przygniatała nas do ziemi, kiedy on siadał w tym fotelu w drugiej części i wiedzieliśmy, że, no, że jego dusza została już gdzie indziej, że on w tym momencie skupia się tylko i wyłącznie na zimnym wykonywaniu władzy. Tego powiewu chłodu nie ma ani tutaj, w przypadku Michaela, ani w przypadku Vincenta, i w, przez to cały film też waży o wiele mniej. Scena spowiedzi, kiedy to właśnie Michael Corlone wyznaje bratobójstwo w scenie, w scenie konfesyjnej, no powinna ważyć całe tony. Powinniśmy czuć tutaj całą tą, cały ten ciężar właśnie tej, tej zbrodni sprzed lat. Tymczasem scena nie wybrzmiewa aż tak mocno i w pewnym sensie cały film jest pozbawiony takiego jednego środka ciężkości. Jest to o tyle dziwne, że przecież wszystko wskazywało na to, że z tym samym albo bardzo zbliżonym zespołem ludzkim dookoła siebie Coppola powinien bez problemu odtworzyć magię no może nie bez problemu, to za łatwo powiedziane, ale jednak powinien móc odtworzyć magię pierwszego czy drugiego ojca chrzestnego, bo jeżeli spojrzymy na tak zwaną listę płac w przypadku ojca chrzestnego 3, to zobaczymy tak wiele nazwisk, które powtarzają się z częściami pierwszą i drugą. No dość powiedzieć, że mamy znowu tego samego Operatora, to znaczy znowu Gordon Willis nakręcił ten, te zdjęcia do tego filmu. Mamy tego samego scenografa, czyli Dina Tavularisa, który już od lat pracuje w tym momencie z Copolą. Mamy Carminea Copola, czyli właśnie kompozytora, który dopisał nowe partie muzyczne, uzupełniając je oczywiście o partię tematu Nino Roty i który pojawia się na ekranie w scenie imprezy rodzinnej jako taki rodzinny dyrygent. I, i, I tak dalej, i tak dalej, oczywiście do, na, na czele z aktorami, takimi jak Al Pacino czy, czy Diane Keaton, czy nawet aktorzy występujący w rolach drugoplanowych, bo chociażby aktor wcielający się w Johnego Fontaina jest tutaj znowu, znowu obecny. No, ale, ale jednak. Czegoś najwyraźniej, najwyraźniej brakowało. Jedną z odpowiedzi jest to zmęczenie kopoli, w zasadzie pewna depresja kopoli, w której on już w tym momencie był. To na pewno jest ważna część tej odpowiedzi, ale niektórzy wskazywali także na elementy inne. I tutaj dwa przede wszystkim: brak Toma Heigena, to znaczy brak Roberta Diwala i na obsadzenie Sofii Kopoli w roli mery. I tym dwóm elementom w tym momencie chciałbym się. Na chwilę przyjrzeć. Otóż, nieobecność Roberta Diwala jest najbardziej krzyczącym brakiem tego filmu. Co prawda, George Hamilton, obsadzony dosyć zaskakująco w roli takiego zastępnika Toma Heygena, zastępuje go dość dzielnie, ale jednak bez tego konciliere, który przez dwie części był tak mocnym wsparciem, a jednocześnie Pewnym zwierciadłem dla upadku Michaela Corleone, no ta opowieść nagle traci tego, tego kolejnego brata. Mówiliśmy także o Tome Higienie jako o bracie, prawda? Jednym z braci Corleone de facto. Tutaj tego brata nie ma, i nagle okazuje się, że bez tego odważnika cała ta konstrukcja się chwieje. A przykry powód jest taki, że poszło pieniądze. Tak jak Robert Dival był częścią. Tej niemalże komuny twórczej Copoli, jeszcze w latach 60. wystąpił i w deszczowych ludziach, i w THX 1138 występował w tych wczesnych przedsięwzięciach American Zoetrop. Był przyjacielem rodziny i wydawało się, że zawsze będzie chodziło tylko o sztukę i o to, żeby spędzać razem czas. No, tym razem poszło pieniądze, bo Diwal po prostu chciał więcej. I Paramount powiedział nie, tyle nie zapłacimy. Adiwal potem mówił w wywiadach, że nie był w stanie wejść na plan, wiedząc, że Pacino zarobi od niego nawet nie dwa, ale trzy czy cztery razy więcej. No, można to z jednej strony zrozumieć, jeżeli wyceniamy swoją pracę, to chcemy, żeby ona była wyceniona dobrze, ale z drugiej strony, w tym zdaniu o tym, że nie wejdę na plan, jeżeli wiem, że mój kolega jest opłacany te cztery razy więcej. Pobrzmiewa taki zimny, metaliczny dźwięk, znany chyba jednak jako chciwość, chyba jednak jako zawiść. Jest trochę, trochę szkoda. Z jednej strony, że Paramount nie chciał więcej zapłacić Diwalowi, życzyłbym mu jak najwyższego honorarium, ale szkoda, że właśnie ta rodzina wokół zebrana wokół Ojca Chrzestnego została po części rozbita ze względu właśnie na. Takie merkantylne, finansowe elementy. A bez Roberta Diwala to już nie było to samo, i sam Coppola przyznał po latach, że tego Diwala bardzo brakowało. To był także błąd Paramountu, ponieważ i tak dołożyli później do budżetu 10 milionów, bo ten budżet, co naturalne, często wzrósł już po, po rozpoczęciu zdjęć. Ale no, szkoda, że wcześniej nie liczyli się z tym, że można by ten milion czy dwa dorzucić i byłby Robert Duvall i, i cały scenariusz byłby inaczej napisany, bo w pierwszych wersjach po prostu Tom Hagen tam był i dopiero odmowa Diwala sprawiła, że Coppola zaczął mocno ten scenariusz zmieniać, przepisywać, no i kiedy tak się zmienia i przepisuje tak bardzo ważną postać, a w zasadzie się ją wyrzuca, to może się coś zachwiać i w tym przypadku zdecydowanie się zachwiało. A drugą kwestią jest obsadzenie Sofii Coppoli oczywiście, w roli Mery Corleone, dlatego że tak nie miało być. Pierwszą, było kilka aktorek rozważanych do tej, do tej roli, ale nawet Madonna w pewnym momencie była rozważana, ale Winona Ryder otrzymała tę rolę i już miała grać, już zdjęcia ruszały, przyjechała do Włoch, gdzie te zdjęcia się zaczynały i nagle zrezygnowała. Z powodów zdrowotnych jej lekarz orzekł wycieńczenie, Ona chyba trochę też się wystraszyła. Potem bardzo przepraszała Kopole, On zdecydowanie jej wybaczył, bo obsadzi ją już chwilkę później w Drakuli. Natomiast Winona Ryder, no w zasadzie, jakby uciekła, tak? znaczy zniknęła w ostatniej chwili. I Kopola zwerbował do tej roli właśnie swoją córkę, co zostało bardzo źle przyjęte jako gest gest takiego nepotyzmu, to po pierwsze. Po drugie, Sofia nie była aktorką zawodową, nie miała treningu aktorskiego, chociaż oczywiście dorastając w takim, a nie innym domu, miała wszelkie artystyczne szlify, no zresztą później stanie się wybitną reżyserką i scenarzystką, natomiast no, nie była na tyle wytrenowana, żeby stanąć u boku Al Pacino, prawda, i, i innych wybitnych aktorów, Tali Shire, która tak naprawdę staje się najmocniejszą postacią całości w trzeciej części, czyli koni, no i grać na tym samym poziomie co oni. Kopola się uparł. Sofia powiedziała po latach, że było to dla niej dosyć naturalne, że to nie było dla niej aż tak straszne, można powiedzieć, ale jednak było dla niej to stresujące i niestety, trzeba to powiedzieć, ten stres przedostał się na ekran. To znaczy, Sofia wyraźnie odstaje, jeżeli chodzi o umiejętności. To, czy nie wnosi do swojej postaci czegoś innego niż umiejętności, to znaczy pewnej naturalności, pewnego po prostu bycia córką kopoli, co też jest istotne w tej układance, to jest temat oddzielny, który niektórzy krytycy podejmą. Krytycy, którzy będą gotowi na bardziej pogłębioną rozmowę o tym filmie, a nie ci krytycy, którzy po prostu przyznają. Sofii Kopoli aż dwie złote maliny, bo ona dostanie dwie złote maliny za tę rolę, za najgorsze odkrycie roku i za najgorszą rolę żeńską. Więc, ale niektórzy, jak zaraz się przekonamy, krytycy podeszli do tej roli trochę inaczej. W komentarzu na Blu-rayu mówi, że jest dumny i wzruszony, kiedy patrzy na Sofię, bo udało mu się uchwycić właśnie tę jej naturalność nastolatki w filmie i on sam jest bardzo z tej decyzji zadowolony, chociaż w takim dziwnym akcie narcystycznego odczytania całego filmu mówi, że no właśnie przez to, że prasa tak bardzo rzuciła się później na Sofię, to prawda, była bardzo atakowana, jako niemalże ta, która zatopiła film. Że, że przez to się powtórzyła ta sytuacja z filmu, w której córka Mary oddaje życie za ojca. No, wydaje się to zbyt melodramatyczna deklaracja, ze strony, ze strony Copoli. Ale faktem jest, że Sofia ma tutaj sceny, w których no, aktorsko nie do końca daje radę. Zwłaszcza u boku Diego Garcia, z którym powinna jednak wykrzesać tę chemię, niezbędną po to, żeby uwiarygodnić miłość kuzynów, w tym przypadku kuzynki i kuzyna. No, w tych momentach widać, że Andy Garcia jest bardzo otwarty i bardzo się stara, żeby pomóc swojej koleżance w scenie, a ona no, nie dostarcza tych, tych niezbędnych 10 jeszcze procent, żebyśmy uwierzyli, że tam faktycznie rozgrywa się jakieś, yy, jakieś zakochanie. No, już nie powiem o tym, że właściwie nie ma wspólnych scen Antoniego i Mery, czyli rodzeństwa w tym filmie, co byłoby jednak ciekawe w filmie o rodzinie. Żeby pokazać także ich interakcję, ale jakoś scenarzyści o to, o to nie zadbali, przez co Mary się porusza w takiej kolejnej próżni w tym filmie, to znaczy, ona ma swój wątek, Antony ma swój wątek, ale rzadko czujemy, żeby te wątki się organicznie zrastały w jedno. Chociaż trzeba powiedzieć, że w scenie flirtu kuchennego z Wincentem, kiedy to wspólnie delikatnymi ruchami palców, coraz to bardziej splatających się na stolnicy, Ugniatają niokki, czyli te kluseczki z ciasta i sera włoskie, to jest scena, którą Coppola z dumą komentuje po latach, ponieważ dba o to, żeby w filmach o Ojcu Chrzestnym były sceny kulinarne. Pamiętamy przepis na sos Marinara w pierwszej części, i tutaj on też powiedział, że cieszy się, że widać na ekranie prawdziwy sposób robienia niokki, No i na dodatek w scenie delikatnie. Opruszonego mąką erotycznego, erotycznego napięcia. Sofia w tym przypadku okazała się, no właśnie, takim, taką łatwą tarczą, do której bardzo wielu krytyków wystrzeliło swoje, swoje pociski. Co tylko przysporzyło filmowi kłopotów, które i tak były, bo bardzo wielu krytyków odczuło, że po prostu to nie jest film na poziomie pierwszych dwóch części, ale o tym momencie premiery jeszcze. Jeszcze za, za chwilę, bo ważnym, ważną rzeczą, którą tutaj też trzeba podkreślić, jest sam fakt tego, jak bardzo autobiograficznie podszedł Kopola do całości filmu, nawet właśnie w tym wątku Sofii, każąc jej zakochać się w swoim kuzynie. To może być no, taki zaskakujący element, bo nie, jest, nie mamy wielu historii teraz takich jak właśnie chociażby słynny melodramat Kuzyn, kuzynka, prawda, o miłości, kuzynostwa. Wydaje się, że stał się to bardziej temat tabu niż kiedyś. Natomiast tutaj mamy właśnie no, zakochaną w swoim pierwszego stopnia kuzynie młodą dziewczynę i film przyklaskuje ich miłości. Można zapytać, hmm, o co tutaj chodzi? Czy to też wątek operowy? Być może, bo w teatrzyku ulicznym lalkowym, który w pewnej scenie Kay i Michael oglądają na Sycylii, Widać dokładnie taki wątek właśnie miłości kuzynostwa, ale z drugiej strony, i to znalazłem tylko w tym komentarzu Kopoli na płycie, on mówi, że jest to hołd dla jego babki, a właściwie dla jego prababki, ponieważ jak sam powiedział, żeńska strona mojej rodziny, żeńska gałość, ta prowadząca do jego mamy, wywodzi się właśnie z małżeństwa kuzynostwa. I to jest historia warta opowiedzenia, Odsyłam oczywiście do płyty Blu-ray, Coppola tam o tym mówi. Otóż jego prababka jeszcze na Sycylii szydełkowała. Nie wiem na ile jest w tym prawdy, a na ile fantazji Kopoli, ale no brzmi to. Szydełkowała i skaleczyła się szydełkiem w nos. A zatem wykonywała no typową kobiecą czynność tak, tamtego, tamtego czasu. Skaleczyła się, wdała się infekcja w ten nos, i lekarze, którzy wtedy inaczej nie, nie działali w zasadzie. Amputowali jej ten nos, obcięli, tym samym ją do końca życia oszpecając. I jedynym mężczyzną, który, cytuję Kopole, zlitował się nad nią, i ją poślubił i stał się ojcem jej dzieci, był jej kuzyn. Właśnie. Ponieważ nikt inny by jej nie wziął, mówiąc językiem tamtego czasu, że tak powiem, językiem rycerskości wieśniaczej, kawaleria Rustykana, Wziął ją tylko jej kuzyn. I z, tej, z tego związku narodziły się potem kolejne pokolenia, no aż, aż do matki Kopoli. A zatem na cześć tamtej właśnie prababki oszpeconej w wypadku, w, w wypadku z szydełkiem, na cześć, na cześć tej prababki tutaj Kopola umieścił ten wątek miłości, kuzynostwa, no i rozegrał go między Andy Garcją i własną córką, czyli, czyli Sofią. Sofią. Kopolą, co też jest jakimś ciekawą psychodramą, można, można, można powiedzieć, ale nie podejmuje się rozwikłania tegoż, tegoż wątku. Film był kręcony, za, zaczęto kręcenie w listopadzie roku 1989. Budżet nie był mały, ale też nie był nieograniczony. Ale przekleństwem produkcji, i też częściowo wyjaśnieniem, dlaczego te wszystkie elementy aż tak dobrze się nie spięły. Okazał się jednak pośpiech. Paramount miał absolutną obsesję na punkcie tego, żeby premiera nastąpiła w Boże Narodzenie roku 1990. Swoją drogą później krytyk Jim Hoberman troszkę będzie się z tego śmiał, mówiąc, że jest bardzo dziwne, że cała Ameryka ma iść w Boże Narodzenie, w święto. Narodzin Chrystusa na opowieść o zupełnie innej rodzinie, nie świętej, ale to ciekawe. Tak czy inaczej, oni się uparli. Kopola bardzo wal walczył, mówiąc słuchajcie, jeszcze dwa-3 miesiące montażu, popracujemy nad tym bardziej szczegółowo. Inaczej trochę zmontujemy film i film będzie po prostu lepszy. Oni powiedzieli: nie, ten film musi wejść na ekrany 25 grudnia. I tak się stało. 25 grudnia nastąpiła premiera, i w wielu późniejszych recenzjach podkreślano, że szkoda, że ten pośpiech był taki duży, bo faktem jest, że. Czasami montaż nawet niewielu fragmentów potrafi zdziałać cuda, nadać całości od, odrobinę inną równowagę, odrobinę inny rytm i po prostu no, popchnąć film w o wiele lepszą stronę. W tym przypadku tak się nie stało i Coppola z goryczą mówił o tym pośpiechu Paramountu właśnie dla bożonarodzeniowego sezonu, który miał zapewnić większą frekwencję jako o czymś, co położyło się cieniem na tym filmie. Ale najważniejsza informacja z punktu widzenia dłużnika Kopoli. A właściwie kopoli dłużnika, który wchodził w sytuację tego filmu, jest oczywiście to, że film odniósł sukces kasowy. Na całym świecie zarobił ponad 130 milionów dolarów. W Stanach był także dobrze odebrany. Wielu krytyków wskazywało na to, że no, kolejny wybitny ojciec chrzestny to nie jest, ale stresze to nie ma wstydu. Nie ma wstydu, film może stanąć obok tamtych dwóch jako rodzaj epilogu, i także widownia wybrała się okazało się, że rodzina Corleone jest nadal źródłem zainteresowania a fakt, że różne mafijne historie lat 80., takie jak chociażby Joey Gallo czy John Gotti, dominowały w nagłówkach, sprawiły, że wydawało się, że wciąż te tematy mafijne są dosyć, dosyć interesujące. Coppola bał się, czy we Włoszech nie wywoła skandalu tymi wątkami watykańskimi. Zresztą, Watykan raczej nie chciał współpracować, jeżeli chodzi o udostępnianie lokacji swoich, więc troszkę tam kombinowali z tymi rzymskimi lokacjami. Ale okazało się, że Włos Włochom to w sumie nie przeszkadzało, bo są tak przyzwyczajeni do tych różnych spekulacji około watykańskich i trochę też przyjmują, że jest oczywiste, że w Watykanie zawsze coś idzie nie tak i zawsze jakieś tam intrygi są, że trochę mało ich to obeszło. Przy czym samo kręcenie filmu, co podkreślają wszyscy zaangażowani, było raczej szczęśliwym doświadczeniem, to znaczy Coppola to siedział w swojej srebrnej rybie, czyli tej srebrnej przyczepie, to wychodził, gotował, śpiewał, traktował ekipę jako wielką rodzinę, no, Sofia była de facto jej częścią, ale przecież także Talia Shire, siostra, wiele dzieci Coppoli, wnuków, którzy tam występują w różnych scenkach, także jako dzieci rodziny Corleone, i, I atmosfera była dobra, tym bardziej, że tak duża część zdjęć rozgrywała się we Włoszech, bo było tylko troszkę zdjęć w Nowym Jorku, ale reszta zdjęć to jest Rzym, to jest oczywiście Sycylia, to jest Palermo i to są studia Cinecita, w których scenograf Dintavularis musiał odtworzyć całe wnętrze opery w Palermo, która wtedy była w remoncie. Ale także, co ciekawe, w Cinecchita zbudował um, loft, czyli takie właśnie mieszkanie na szczycie wieżowca, w którym mieszka Michael Corleone, czyli to nowo nowojorskie mieszkanie z tarasem Corleone też było zbudowane w rzymskim cinecita, a jako że już wiecie, z pierwszej części tego odcinka, jak bardzo Coppola był przywiązany do myśli o Felinim, do myśli o Cinecita, właśnie o tym swoim Cinecita, Zoetrop, które utracił, to na pewno mu się w tym prawdziwym Cinecita Feliniego pracowało całkiem całkiem przyjemnie, więc to też jest taki malutki element, który sprawił, że zanurzony we włoskiej kulturze Coppola w końcu mógł sobie w tych Włoszech popracować z obszernymi partiami operowymi, właściwie cały finał właśnie zlokalizowany w operze i montowane cztery morderstwa, tak jak morderstwa w pierwszym Ojcu Chrzestnym. No, było to raczej szczęśliwe doświadczenie, które na pewno przyczyniło się do tego, że Coppola się poczuł Lepiej, mimo że oczywiście problemów na planie nie brakowało, na czele właśnie z tym zastąpieniem Winona Ryder przez Sofię Copole i także na ten pośpiech, który okazał się złym, złym doradcą. Dla nas, kiedy oglądamy ten film dzisiaj, na pewno smaczkami są różne rulki drugoplanowe, które tutaj się. Pojawiają. Bardzo fajnie jest zobaczyć Helmuta Bergera, chociażby znanego z filmów Viscontiego, dekadenckiego młodzieńca, który to już takim młodzieńcem nie jest, jako Frederica Kainziga, czyli tego właśnie bankiera watykańskiego, który w pewnym momencie zwisa z mostu. Berger wnosi ze sobą taką kroplę europejskiej dekadencji i zepsucia. Eli Wallach, czyli słynny brzydki z dobrego Złego i brzydkiego Sergio Leone, czyli tak zwany Tuco, aktor żydowskiego pochodzenia, który tutaj wszakże wciela się, może nawet trochę z za wielką emfazą we Włocha. Don Altobello, który okazuje się największym zdrajcą całej, całej rodziny, całej sytuacji. Ale także mikrorulki, jak chociażby. Staruszka, która podchodzi do Diego Garcia i mówi mu, że Joey Zaza bardzo źle rządzi tą dzielnicą, bo ja już się nie czuję tu tak bezpiecznie, jak kiedyś. Musicie tu zrobić porządek w tej dzielnicy. Tą staruszką jest niejaka Catherine Scorsese, czyli mama Martiego Scorsesego, zaprzyjaźnionego, oczywiście z kopolą, który w tym samym roku trzy miesiące wcześniej nastąpiła premiera 9 września 1990. Oczywiście zrealizował film gangsterski, który przykrył trochę, a nawet bardzo, Ojca Chrzestnego III, czyli Chłopców Sferajny. Film, który pokazywał, o, tak będziemy robili kino gangsterskie w latach 90., ale do tego odsyłam Was, bo odcinek o Chłopcach Sferajny jak najbardziej nagrałem i możecie go. Możecie go posłuchać, ale warto o tych smaczkach też tu wspomnieć, bo one po prostu są i sprawiają, że, że w tym filmie, tak jak mówię, dosyć nierównym, co chwilkę jakaś taka przyjemność się pojawia. Swoją drogą, Jeff Mini, czyli autor świetnej książki o Kopoli, o której już wspomniałem, który traktuje całą twórczość Kopoli jako jego medytację nad biznesem filmowym. Mówi, że jest jeszcze jedno tutaj nawiązanie do Scorsesego, mianowicie Scorsese także użył fragmentów rycerskości wieśniaczej w otwierającej sekwencji Wściekłego Byka z 1980 roku. I, I rzekomo tutaj też użycie tej samej muzyki jest takim dialogiem z kolegą Scorsese na temat właśnie tego, jak skończyła się epoka wielkich reżyserów w Hollywood, bo przecież Scorsese też większość lat 80. zmagał się z różnymi problemami i pracował na zlecenie, chociażby przy kolorze pieniędzy, poniósł klęskę z królem komedii i, i tak dalej, i tak dalej. Ale Scorsese w latach 90. wystrzelił do góry, podczas kiedy Coppola jednak będzie miał troszkę więcej problemów, mimo że już za chwilę czeka go wielki sukces kasowy Drakuli, który będzie dużym zaskoczeniem, ale o tym może przy innej okazji. Film ma swoją premierę, jest Boże Narodzenie roku 1990 i są pierwsze recenzje. Niektórzy są brutalni, mówią, że ten film w ogóle nawet nie może stać obok tamtej dwójki poprzedniej, ale większość recenzji jest mieszana. Pauline Kael na łamach New Yorkera z 14 stycznia roku 1991 i to była jej przedostatnia recenzja opublikowana przed wymuszoną chorobą Parkinsona emeryturą pisała tak. E, negatywnie, ale z pewnymi prześwitami. E, pisała tak. W finale Ojca... Prze, przełożyłem dla was ten fragment. W finale Ojca Chrzestnego II opowieść była kompletna. Przepięknie kompletna. Francis Ford Coppola doskonale o tym wiedział, dlatego też przez następną dekadę z okładem odmawiał prośbą Paramountu o kolejny sequel. Ale w miarę jak oferty stawały się coraz to bardziej lukratywne, a jego własna skarbonka uległa spektakularnemu roztrzaskaniu... Pod koniec 1988 roku Coppola doznał olśnienia. Stwierdził, że wie, jak kontynuować opowieść. Michael Corleone będzie oto niczym król Lear, a imperium będzie musiał się wyślizgiwać z rąk. Michael będzie przeżywał to samo, co Coppola, o czym reżyser zapewnił bez cienia zażenowania w prasie. W głowie Coppoli on sam stał się jego własnym bohaterem tragicznym. Mario Puzo, który napisał powieść źródłową, na podstawie której zrobiono dwa pierwsze filmy, Przezornie trzymał język za zębami. I co ciekawe, o Sofii Kopoli, pisze Kale. Jest jasne, że ta nastoletnia dziewczyna nie jest wyszkoloną aktorką. Chwilami widać w niej duży dyskomfort, a jej głos, o ile nie mamy do czynienia z dubbingiem, jest mało ekspresyjny, co w jej ostatniej scenie staje się dużym problemem. A mimo to, jej obecność ma w sobie coś niezwykłego, a nawet uroczego. Ona jedyna, daje całości trochę życia, za co ją polubiłam. Nie polubiłam natomiast tego, jak bardzo Kopola pragnie wzbudzić litość widowni wobec niej. No i kiedy na końcu Mary mówi, Tato, Dad, film zyskuje o co najmniej jedną warstwę za dużo. Dowcipem wykazał się w znakomitej zresztą, naprawdę, on już wtedy był świetny Jim Hoberman na łamach Village Voice, to jest 25 grudnia 1990, recenzja jest w całości online, przetłumaczyłem dla was fragment I, i trzeba wam wiedzieć, że Hoberman jest od lat fanem złego kina, napisał słynny esej Bad Movies i też złego aktorstwa, o którym pisze jako o fenomenie kulturowym, a nie po to, żeby się wyzłośliwiać, więc on pisze tak. Najbardziej zdumiewającą obecnością w filmie jest dziewiętnastoletnia córka kopoli Sofia. Najwyraźniej nie tylko papież miewa słabości i hojnie rozdaje honory. To odwołanie do sceny z orderem świętego Sebastiana. Na swój własny, głęboko satysfakcjonujący sposób, pełna twarz i niezdarność fizyczna Sofii usprawiedliwiają powstanie tego filmu. Od pewnego momentu, kiedy widzimy, jak bardzo stara się przyjąć właściwy wyraz twarzy do pierwszego z wielu, z całą pewnością niezbędnych, zbliżeń kamery, jej usta układają się w ekspresjonistyczny grymas, jej głos wnosi nutę kalifornijską, a całość występu jest cudownie behawioralna w tym sensie, że kamera łapie jej naturalne zachowania. Jak rzekł przed laty Jack Smith, twórca płonących istot, prawdziwie zły aktor jest unikalny, wielowarstwowy, jedyny w swoim rodzaju, niechcąco ujawniający coś o sobie. Żadna ze scen Ojca Chrzestnego 3 nie komentuje dosadniej natury patriarchatu niż wszystkie niepewne spojrzenia Sofii, rzucane jak się zdaje poza przestrzeń kadru. Jest w tych spojrzeniach obawa, że najdrobniejszy statysta w danej scenie ma być może większe prawo występu przed kamerą niż ona sama. Dostajemy także kulinarną scenę miłosną Sofii z Wincentem, nieprawdopodobnie powściągliwą, a przez to jeszcze bardziej efektywną. Przez cały film obserwujemy młodą kobietę, przeklętą dwoma ojcami, jednym mieszkającym w tej samej filmowej fabule i drugim sprawującym władzę nad filmowym planem. To dowcipna obserwacja, bo rzeczywiście jest coś niemal dokumentalnego w obserwowaniu Sofii w tym, w tym filmie. Swoją drogą ona po latach się wypowiadała z dużym spokojem, też o tych kontrowersjach, które ją wtedy dotknęły. Mówiła, że aż tak się tym, aż tak się tym nie przejęła, ale na pewno była częścią pewnego rodzinnego dramatu i, i chcąc, nie chcąc, kamera Gordona Willisa też troszeczkę ten dramat, dramat uchwyciła film po latach powrócił, dlatego, że w grudniu roku 2020 Francis Ford Coppola zaprezentował światu nową wersję Ojca Chrzestnego 3. Mianowicie pełen tytuł, uwaga, brzmi Mario Puzo's The Godfather Coda The Death of Michael Corleone. Czyli dosłownie Ojciec Chrzestny Mario Puzo Coda Śmierć Michaela Corleone. I m, tę wersję obecnie możecie oglądać na Netflixie to jest wersja, która no cóż, no chyba stanie się tą kanoniczną, bo powoli pewnie ta starsza będzie wypierana. Wersja przemontowana przez Coppola, tytuł The Death of Michael Corleone to rzeczywiście tytuł, który od początku chciał nadać Coppola temu filmowi i ciekawa rzecz, że przez lata oczywiście kopola ciągle gmyra w tych swoich filmach, przemontowuje je. Są różne wersje Czasu Apokalipsy, Ojciec Chrzestny w 1977 roku stał się miniserialem telewizyjnym, z ostatnią sceną, co ciekawe, też sugerującą odkupienie Michaela, bo w ostatniej scenie serialu Kay stawiała świeczkę w kościele i modliła się za Michaela. Ujęcie tej świeczki było ostatnim ujęciem, a zatem. Być może wymodliła tą, to nawrócenie Michaela. Ale dwie najważniejsze zmiany w, tym nowy, w tej nowej wersji montażowej Ocech 3, która koniec końców jest troszeczkę krótsza, te dwie zmiany to są pewne przesunięcia. Po pierwsze, co ciekawe, film zaczyna się inaczej. W tej wersji kinowej, którą wciąż możecie oglądać na Blu-rayu, jest tak, że Ojciec Chrzestny 3 Zaczyna się w zasadzie od ujęć dawnej glorii posiadłości Corleone w przyjeździe Tahoe. Obecnie ta posiadłość jest już zniszczona, zatopiona, rozwalona, tam są, leżą śmieci. Słyszymy głos Michaela Corleone, który pisze list do swoich dzieci i widzimy tą uroczystość kościelną, gdzie on otrzymuje w splendorze Order Świętego Sebastiana i w miarę jak są wypowiadane frazy kościelne. On przeżywa taką reminiscencję, i widzimy znowu śmierć Fredo na jeziorze Tahoe, Przypomnienie z jak wielką winą się zmaga, a jednocześnie już typowe dla Kopoli zderzenie kościelnej pompy z obrazem zbrodni jako kontrastem. Tak się zaczyna ten film. Po czym jest już impreza u Corleone, gdzie dokonuje się filantropia Corleone wobec Fundacji Watykańskiej i Jest to początek. Jak na no, jakieś zdecydowano się w roku 90. W 2020 roku ten początek wygląda inaczej. Mianowicie pierwsza scena to jest scena rozmowy Michaela z arcybiskupem, czyli z arcybiskupem, który tutaj no, namawia właśnie Corleone, Michaela Corleone do spłaty długów watykańskich. Corleone z kolei mówi, że chciałby kupić udziały w europejskim konglomeracie immobiliare. I ta scena oczywiście była w tej starej wersji, tylko że ona była około 40 minuty, ona już się rozgrywała po. Uroczystości kościelnej, po uroczystości rodzinnej, po śniadaniu biznesowym, które miał Michael, i to była no jakby kolejny punkt programu, to znaczy, to była ta biznesowa rozmowa, którą on odbywał w swoim typowym biznesowym dniu, tak można powiedzieć. No, oczywiście, potem wywoływała konsekwencje w postaci podróży do Rzymu, starciem z mafią watykańską itd. itd. Natomiast przesunięcie tej sceny na początek nie jest kaprysem Copoli. To nie jest tak, że on, nie wiem, dla celów merkantylnych tylko gmyra w tych filmach. On rzeczywiście już w komentarzu nagranym ponad 10 lat temu do wydania DVD i Blu-ray, on już wtedy mówił, że zawsze chciał, żeby scena pierwsza to była ta scena rozmowy z arcybiskupem. Między innymi dlatego, że jest to powtórzenie. Modelu sceny, jaka otwierała pierwszego Ojca Chrzestnego. Oto mamy Dona Corleone i mamy petenta. Tak? Kogoś, kogoś, kto przychodzi do niego po pomoc. Kamera oddala się od petenta, tak jak od błona Sery, który przychodził w pierwszej scenie do Wita, prosząc o zemstę na oprawcach swojej córki. I kamera oddala się od tego petenta i widzimy ramię Dona, w tym przypadku już Michaela. Ta scena jest niemal identycznie skonstruowana. Innymi słowy, dobrze się stało, że w tej nowej wersji, ja tę wersję bardziej polecam niż tę wersję kinową, że w tej nowej wersji to właśnie jest scena pierwsza. Bo od początku widzimy Dona jako tego, który ma właśnie petentów, który rozwiązuje problemy innych ludzi, który także chce sobie kupić wybaczenie, oczywiście, ale co ważne, ten order świętego Sebastiana. Już nie ma tej pompy, co prawda, w drugiej części, ale jest uroczystość rodzinna i, i sam order. On jest już rezultatem tego dealu. To znaczy, my wiemy już w tej nowej wersji, no że tak, no tutaj Michael Corolan już dealuje, prawda, z Watykańskim Bankiem, a zatem otrzymał ten. Ten order. Więc to jest bardzo ważna zmiana, i cieszę się, że Kopoli udało się tą prostą, strukturalną zmianę wprowadzić. Przy czym tracimy kilka rzeczy. Przede wszystkim tracimy obraz Freda, czyli to wspomnienie sprzed lat, które no, przypominało widzom o tym, o tym poczuciu winy, jakie miał Michael w, zwią w związku z, brato, z bratobójstwem. I bardzo z dużą radością przyjąłem tę zmianę, przy czym jest jeszcze jedna mikrozmiana i trochę nie, nie. znalazłem nikogo, kto by to skomentował. Nie twierdzę, że, że tak nie jest. Na pewno kto to gdzieś opisał, ale, ale ja nie znalazłem żadnego tekstu na ten temat. Otóż zwróćcie uwagę na jedno ujęcie ustanawiające, to znaczy, nowa wersja ojca Chrzestnego de facto zaczyna się od ujęcia dwóch budynków. To jest pierwszy obraz, jaki widzimy, zanim przejdziemy do rozmowy. Rozgrywającej się w domyśle, w środku któregoś z nich, no zapewne tego kościelnego. Otóż po prawej stronie kadru widzimy Katedrę Świętego Patryka przy Piątej Alei w Nowym Jorku. Po lewej stronie kadru widzimy Olympic Tower, czyli wieżowiec, który stoi tuż obok Katedry Świętego Patryka. I to jest pierwsze ujęcie Nowego Ojca Chrzestnego. To ujęcie pojawia się na chwilkę w tym starym Ojcu Chrzestym jako ujęcie łączące pomiędzy śniadaniem, a właśnie tym, tą rozmową biznesową z arcybiskupem. Ale tutaj w, nowym, w nowej wersji, w wersji Koda, to jest ujęcie pierwsze. Ujęcie, które no właściwie podaje temat filmu w pewnym znaczeniu. A z drugiej strony, z nowej wersji Koda wypadło ujęcie ustanawiające obecne w części. W części trzeciej, oczywiście, ale w, tym, w tej pierwszej wersji montażowej z 90 roku. Mianowicie nie dostajemy już ujęcia ukazującego wyspę Manhattan z wieżami World Trade Center. To na tle tego ujęcia był napis Nowy Jork, rok 1979, i tam był ważny kontrast pomiędzy tymi wielkimi wieżami World Trade Center a malutką statuą wolności. Ten kontrast był bardzo ważny, bo przecież na statuę wolności z dołu, jak na monumentalną figurę, patrzył młody Vito Corleone, kiedy w części drugiej imigrował do Ameryki. A zatem trzecia część, wybierając tę architektoniczną parę, to znaczy World Trade Center i statua wolności, wskazywała na to, że oto jesteśmy w Nowym Jorku, gdzie właśnie z tej małej statuły wolności wyrósł ten wielki biznes, czyli... World Trade Center, prawda? Które jest gigantyczne. Statua ma 93 metry wysokości, a World Trade Center miało wtedy 415 metrów wysokości. I tutaj to ujęcie ustanawiające wypada w tej nowej wersji może też dlatego, żeby za bardzo nie przypominać o tym 11 września no jednak wiadomo, co się stało pomiędzy ale Coppola wybiera inną architektoniczną parę na otwarcie swojego filmu to znaczy wybiera właśnie tę parę Katedra Świętego Patryka i Olympic Tower. I jeżeli będziecie na piątej alei kiedykolwiek albo byliście, to wiecie jak dziwnym i szokującym widokiem jest Olympic Tower, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że często katedry są najwyższymi budynkami w mieście, tak? Europejskie, zwłaszcza polskie oko. Tymczasem ten wieżowiec tak bardzo przewyższa katedrę świętego Patryka, że nagle ta katedra wydaje się takim malutkim tworem. Młodszym kuzynem tego wielkiego biznesu. Olympic Tower powstało w 1974 roku, wtedy zostało ukończone, a fundował je m.in. Arystoteles Onassis. I ma 190 metrów. I Patryka, który był w świątyni konsekrowanej w 879 roku, mają 100 metrów, a zatem to jest 90 metrów różnicy. I tutaj dokładnie to jest wybite w pierwszym ujęciu nowe, nowej wersji ojca 63. Czyli mamy ten ogromny wieżowiec, czyli świat biznesu, który dominuje nad budynkiem reprezentującym kościół. Reprezentującym wiarę, I jest taki sygnał, to będzie film o tym, że biznes dominuje nawet kościół. A niekoniecznie o tym, że to jest świat, w którym młody Corleone kiedyś zasadził ziarenka, a obecnie wyrosły te wielkie, wielkie drzewa World Trade, World Trade Center. I to wydaje mi się bardzo ciekawe, że właśnie. Taka zamiana tych architektonicznych pomników, swoją drogą pochodzących analogicznie z tych samych czasów, bo Olympic Tower to są lata 70., World Trade Center to są lata 70. i Statua Wolności to jest 886, a Katedra Świętego Patryka to jest 879, a zatem druga połowa XIX wieku. Że te dwa kontrasty wizualne tutaj zostały podmienione. To znaczy obecnie starszy Kopola chyba już po prostu bardziej rozumie naturę własnej opowieści i wie, że to zderzenie Świętego Patryka z Olympic Tower jest o wiele ważniejsze dla jego historii. A drugą największą zmianą w, montażową w Koda, czyli tym, w tej nowej wersji ojca Krzestnego 3, jest fakt, że nie widzimy już śmierci Michaela Corleone. To jest ten paradoks, że mimo że film nazywa się obecnie Śmierć Michaela Corleone, to tej samej śmierci nie widzimy. W wersji z 90 roku widzieliśmy, jak Michael nagle pada w fotelu na Sycylii, czyli umiera tam, skąd uciekał kiedyś jego ojciec. Wypada mu z ręki pomarańcza, która też nawiązuje do śmierci, wita w gaju pomarańczowym. No i tak się kończy film. Natomiast tutaj, stary Michael zakłada ciemne okulary, obraz się zaciemnia i pojawia się napis, kiedy Sycyliczycy śpiewają Czente Ani, to żyją, życzą długiego życia. Sycylijczycy nigdy nie zapominają. Koniec. To jest zgodne z tym zamiarem Kopoli, który mówił, że Tragedią Michaela Corleone i jego prawdziwą śmiercią jest to, że on żyje śmiercią za życia. Zabił brata, stracił dziecko, stracił żonę, stracił wszystko. Więc nie musimy już widzieć tej jego faktycznej fizycznej śmierci. W New York Times z grudnia 2020 roku Al Pacino się trochę skarżył na to. Mówił, że tak w ogóle to on chętnie by zagrał teraz tę śmierć, że teraz jest wystarczająco stary, że teraz w ogóle rozumie, co to znaczy mieć tak dużo lat i że on chętnie by tę scenę zagrał ponownie. Jak napisał, powiedział w wywiadzie dla New York Timesa: My, aktorzy, uwielbiamy umierać. Zapytajcie któregokolwiek aktora: uwielbiamy sceny śmierci. Ja bym to chętnie teraz zagrał. No i to też by było ciekawe, gdyby Coppola taką scenę zainscenizował i włączył do filmu, już ze starszym Alem Pacino. No ale się na to nie zdecydował, a zatem w nowej i Mam nadzieję ostatecznej wersji Ojca Chrzestnego 3 śmierci Michaela Corleone na ekranie nie widzimy. Widzimy jego śmierć duchową w tej opowieści o starciu biznesu i sumienia. Koniec końców Michael przegrywa, ponieważ zasiał ziarenka własnej zguby już w części pierwszej i drugiej, kiedy to stanął po stronie władzy i przemocy, a jednocześnie, jak twierdzi Jeff Mennie, Źle zrozumiał naturę charyzmy własnego ojca. Jeff Manny w książce Francis Ford Coppola, Contemporary Film Director, spisze bardzo przenikliwie, i chcę, żeby te słowa wybrzmiały na koniec tego odcinka: Siła władzy oparta na przymusie jest w świecie Ojca Chrzestnego mniej ważna niż siła władzy opartej na perswazji. Michael jest postacią tragiczną, bo źle zrozumiał naturę władzy, jaką dzierżył jego ojciec Vito. Michael uznał, że władza Wita płynęła z przymusu, będącego częścią zdecydowanego działania, podczas gdy władza ta w istocie zasadzała się na widoczności zdecydowanego działania. Michael nie może zapewnić swojej rodzinie dobrobytu, szczęścia, ponieważ brakuje mu tej części osobowości, którą zamiast niego odziedziczył brat Fredo. Fredo jest bardziej artystą niż biznesmenem. Dlatego zostaje oddelegowany do Las Vegas. Ma w sobie krople hedonizmu, całkowicie obcą Michaelowi. Gdyby ojciec chrzestny był o rodzinie artystów, to Fredo byłby główną postacią. W filmie Tetro z 2009 roku też w filmie Copoli, szwagierka mówi do Beniego: rodzina musi się umieć razem bawić. I te słowa Meni w ogóle traktuje Tetro jako poskryptum do ojca Chrzestnego, w którym w ostatecznym freudowskim gambicie brat dowiaduje się, że jego starszy brat to jest jego ojciec. Zostawiam to na freudowskim stole. W każdym razie myślę, że te słowa są bardzo ważne. Dla mówi w końcu, koniec końców, tragedią Michaela jest to, że nie jest artystą. Fredo miał w sobie artystyczny gen. Michael pomylił się w ocenie swojego ojca. Myślał, że będąc coraz to twardszy, będzie tak skuteczny jak ojciec, podczas kiedy jego ojciec nie opierał swojej charyzmy na czystej sile, ale także na no właśnie tej kropli zrozumienia innych, zrozumienia innych ludzi, co oczywiście nie rozgrzesza wita z jego różnych grzechów. W 2012 roku wyszła jeszcze to dla porządku chcę powiedzieć, uzupełniona wersja scenariusza Maria Puzo, który pracował nad kontynuacją rodziny Corleone. To się nazywa Rodzina Corleone. Mario Puzo et Falco uzupełnił scenariusz Puzo, taką wersję roboczą. No Puzo zmarł w 1999, więc już kolejnych części Puzo nie będzie, ale Rodzina Corleone była jeszcze takim no, postscriptum. Gdzieś w powietrzu unosi się pytanie, czy kiedyś powstanie Ojciec Wszysty 4, czy no, Paramount ma wszelkie prawa, więc mógłby zrobić na przykład spin-off pod tytułem. Koni Corleone, The God Daughter, na przykład. Jestem w stanie to sobie wyobrazić. Zobaczymy, czy tak będzie. Myślę, że historia rodziny Corleone nie jest jeszcze zamknięta. Wciąż te filmy bardzo fascynują. A w tym odcinku, długim co prawda, ale bardzo chciałem wam pokazać, że i w historii realizacji, i w tematach filmu Ojciec Chrzestny 3, tak jak w całej trylogii zresztą, jest odzwierciedlony sam Francis Ford Coppola. A zatem, aby dobrze zrozumieć. Opowieść o Michaelu i o tym, z czym się boryka, ale także aby zrozumieć, dlaczego ten film wygląda tak, a nie inaczej, niezbędne jest, żeby wiedzieć, w jakim momencie życia i kariery Coppola ten film robił i że trochę egzorcyzmował i własne demony, i łatał własne długi. Co ten film pomógł mu zrobić. Później także niespodziewany sukces Drakuli, bardzo niezwykłego formalnie filmu, który odniósł duży sukces kasowy, sprawił, że Coppola się wykaraskał. Do wysokobudżetowych filmów już nie wrócił, ale udaje mu się także, przez to, że zapisał firmę American Zoetrop swoim dzieciom, Romanowi i Sofii, także z nimi pracował. Oczywiście Sofia w międzyczasie stała się wybitną reżyserką i scenarzystką. No, robił kolejne filmy niewielkie, zazwyczaj przyjmowane różnie. Czasami bardziej flirtował znowu jako reżyser do wynajęcia przy takich filmach jak. Jack, czy, który w pełni można zrozumieć wtedy, kiedy pamięta się o tragedii odejścia syna Kopoli, czyli Gia, y, 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 oraz film Rainmaker, czyli Zaklinacz deszczu komercyjna adaptacja Johna Grishama, ale także bardziej osobiste filmy, jak Młodość, Stulatka czy Tetro, w których on ciągle poszukuje nowego języka. W 2012 zrealizował Twixt w trzech wymiarach, w 3D. No i obecnie czekamy na Megalopolis, czyli film, o którym on mówi od wczesnych lat 80., że chciał go nakręcić. I obecnie już, kiedy dosłownie kończę nagrywać dla was ten odcinek, czytam na Filmwebie doniesienia, że oto kolejne czas apokalipsy, klęska kasowa, kopola w długach, Megalopolis kosztuje więcej niż się spodziewał. No naprawdę, jest rok 2023 i historia lubi się powtarzać trochę chyba jak sprosto z, z serca, one from the heart, Francis Ford Coppola dalej rzuca wyzwanie budżetom, systemowi i chce zrealizować coś własnego, drogiego, takiego jakiego jeszcze nigdy nie było. Zobaczymy. O Megalopolis, jeżeli daj mu Boże zdrowie, film powstanie, ja na pewno zrealizuję odcinek. Ponieważ odcinek jest bardzo długi, ale mam jeszcze jedną rzecz do powiedzenia. Pozwólcie, że wypowiem ją w części odcinka, którą zatytułuję niniejszym. Koda. Koda do odcinka Spoiler Mastera. Ojciec Chrzestny 3 nie spotkał się z sukcesem Oscarowym, mimo siedmiu nominacji. Dla filmu, reżysera, dla zdjęć Gordona Willisa, dla scenografii, montażu, piosenki i dla aktora w drugoplanowej roli, czyli Andiego Garci. Film. Trafił bardzo szybko na polskie ekrany i już w czerwcowym numerze 22 tygodnika, film Piotr Wojciechowski pisał tak oto. Ten Włochów portret własny przerysowany jest miejscami poza granice karykatury. Wtedy na przykład kiedy początkiem miłosnego zbliżenia dwojga młodych jest wspólne gniecenie niokki, czy wtedy, kiedy arcybiskup od świtu włóczy się po schodach w swoim pałacu ubrany w szaty pontyfikalne po to tylko, aby jego śmierć miała bogatszą oprawę kostiumową. Przesłanie ideowe filmu jest więc nie tylko dwuznaczne, pisze Piotr Wojciechowski, jest pełne sprzeczności. Świat mafii jest wyidealizowany, Pacino kreuje postać wielką i tragiczną, a jednocześnie jest to wielkość z operowej sceny, a cały tragizm koncentruje się w tym, że w świecie kukiełek poruszanych sznureczkami przystajemnicze postaci zrządzonej światem kamaryli, finansistów i polityków, wielki mafiozo próbuje być władcą niezależnym. Wynika z tego, że rewolwerowcy, gangsterzy, handlarze narkotyków to w gruncie rzeczy drobne płotki, nieudolni poczciwcy od mokrej roboty. Naiwniacy, którzy nie potrafią uprać swoich brudnych dochodów. A prawdziwymi gangsterami są nieskazitelni politycy, poważni bankierzy, rady nadzorcze koncernów, złożone z szanowanych panów w nieskazitelnych garniturach. Francis Ford Coppola zachwyca się tym światem, krytykuje go, ostrzega przed nim, zaleca padać plackiem przed jego wszechpotęgą, szanować jego prawa, a w sercu piastować proste uczucia miłości do rodziny i sztuki wokalnej oraz Kulinarnej. Przypomina o niokki Piotr Wojciechowski. Ciekawe pytania, które padały w Polsce, która sama zmieniała się i w której pytanie o to, kto jest dobry, a kto zły i do kogo tak naprawdę należy władza, na pewno było bardzo istotne i palące. Ale w ramach tej kody zakończenia chciałbym, żebyśmy jeszcze na chwilę przenieśli się w czasie, do czasu, kiedy American Zoetrope działało jako studio i chciałbym przypomnieć jeden epizod mianowicie w jednym ze źródeł Kopola wspomina, że któregoś dnia wybrał się z edukacyjną pogadanką do liceum, które mieściło się dosłownie po przeciwnej stronie ulicy wobec studiów American Zoetrope. Opowiadał dzieciakom entuzjastycznie o tym, że nie tylko sam kiedyś o to samo liceum zahaczył, ale też jaką wielką frajdą jest kręcenie filmów, jest robienie kina, i nagle przyszedł mu do głowy pomysł. Słuchajcie, jeżeli ktoś chce być zaangażowany w filmową produkcję, zapraszam, możecie być stażystami w American Zoetrope. Tak jak powiedział, tak zrobił. Aktorzy i pracownicy Zoetrope wspominają, że już na drugi dzień studio zapełniło się licealistami, którzy byli traktowani całkiem poważnie przez kopole przydzielił im rolę, mieli się przyuczać, mieli podglądać jak robi się scenografię, jak robi się kostiumy i nawet nadał im konkretne tytuły w tej hierarchii. Nagle American Zoetrope stało się niemal Akademią pana Kleksa, Akademią pana Kopoli, w której obok dorosłych doświadczonych scenografów przyglądali się ich robocie także czeladnicy, licealiści. Co za piękna wizja. Pasji i biznesu, który jednocześnie może być rodziną, szkołą. Kiedy o tym myślę, myślę sobie o pierwszych słowach Ojca Chrzestnego 3. Kiedy Michael Corleone pisze list do swoich dzieci i mówi, że największym bogactwem tego świata są właśnie dzieci. Wydaje się, że Coppola i jako właściciel, ojciec wielkiej rodziny. Ale także jako ktoś, kto ciągle ten swój biznes przedefiniował, zmieniał, włączał swoje dzieci w rozmaite gałęzie swojego biznesu, nie tylko te filmowe, ale także te chociażby związane z winiarstwem czy z produkcją sosów do potraw. Otóż wydaje się, że ojciec chrzestny, godfather rodziny Kopolów, zawsze w tej młodości był niesłychanie rozkochany. I chyba dlatego zależało mu tak bardzo na autentyczności. Sofii Kopoli w tym filmie. Ale także dlatego w jego filmach jest tak dużo portretów młodych ludzi, bo właśnie w świetle tych słów padających w Ojcu 63, 3, że największym skarbem jest młodzież, największym skarbem są dzieci, możecie spojrzeć na twórczość, która zaczyna się de facto od filmu pod tytułem Jesteś dużym chłopcem, you're a big boy now, właśnie o młodym człowieku wchodzącym w dorosłość, a później zawiera takie portrety młodych ludzi jak chociażby outsiderzy, bojownik, odmłodzona. Peggy Sue, czy Jack, który mimo że wygląda na 40-latka, jest tak naprawdę 10-latkiem, a ponad 80-letni dzisiaj Kopola, być może w sercu wciąż jest po prostu a big boy, czyli chłopakiem wchodzącym w kolejną przygodę. W twórczości Kopoli, jak już wam wspomniałem, pojawia się często motyw buntu wobec hierarchii, także buntu wobec zorganizowanej religii. I dostrzegam pewną ciągłość, linię e, ciągłą, którą można poprowadzić od buntowniczej sceny, w której bohater You're a big boy now kradnie Biblię Gutenberga z nowojorskiej Biblioteki Publicznej i biegnie nią w dzikim biegu przez Bryant Park. Także widzimy to w scenie bluźnierczego chrztu w ojcu chrzestnym, czy rozwaleniu postaci maryjki w rozmowie, którą tę scenę omawiałem w odcinku poświęconej, e, poświęconym rozmowie. Na pewno jest. Też to w geście oczernienia hierarchii kościelnej w Ojcu Krześmym gdzie Kopola z lubością przypisuje papieżom i ich otoczeniu najgorsze możliwe zbrodnie. Myślę, że to jest część tej, tego samego buntu, tego samego sprzeciwu wobec właśnie hierarchii, takiej religii, można powiedzieć, zastygniętej w instytucji i formule. A jednocześnie nie ma żadnych wątpliwości, że tak jak Ojciec Wszesny 3, jest formą spłacenia długów faktycznych, finansowych, tak też jest to film o płaceniu długów moralnych. No, koniec końców jednak Michael chce się i wyspowiadać, i zmienić swoje życie, i przede wszystkim przeprosić tych, których skrzywdził, przynajmniej tych żywych, których jeszcze przeprosić może. Wydaje mi się zatem, że. W ramach tej kody końca odcinka musi być wypowiedziana jedna kwestia, mianowicie Ojciec Chrzestny 3 jest przede wszystkim najbardziej międzypokoleniowym filmem Francisa Forda Coppoli. Nie ma przypadków w tym, że pracując nad nim sam miał już 50 lat, dokładnie kończył 50 lat w 1989 roku i wydaje się, że to jego z jednej strony zapatrzenie w młodą Sofię, w przyszłość własnej rodziny, a z drugiej strony zapatrzenie w śmierć Michaela Corleone, wysuniętą w przyszłość, sytuuje jego samego dokładnie po środku, pomiędzy młodzieżą, którą przygarnął jako czeladników do swojego studia, kiedy jeszcze je miał w latach 80., a tą starością, która zaczynała się już wtedy zakradać i którą on oczywiście będzie zawsze, zawsze odpędzał y, chociażby w takich filmach jak Magiczna Młodość Stulatka, czyli w oryginale Youth Without Youth. Minęło dużo czasu, mało kto ogląda prosto z serca, mało kto ogląda z pasją Ojca Chrzestnego 3, mimo że dużo osób ogląda te, ten film na pewno z ciekawością. Neony z prosto z serca, czy tego od serca zostały koniec końców sprzedane i użyte w innym filmie, czyli w Łowcy Androidów Ridleya Scotta, gdzie do dzisiaj połyskują, ilekroć ten film oglądamy. I to czasem tak jest, że okruchy i strzępy i skorupy marzenia jednego wizjonera lądują w dziele wizjonera numer 2. I tak stało się pomiędzy Kopolą i Ridleyem Scottem. A my mamy niedoskonałego Ojca Chrzestnego 3, który wszakże jest znakomitym świadectwem drogi i tej biznesowej i tej duchowej i tej wewnętrznej, jaką przeszedł wybitny reżyser, wspaniały człowiek, wizjonerski producent i szalony biznesmen Francis Ford Coppola. Bardzo Wam dziękuję, że towarzyszyliście mi w tej długiej opowieści o Francisie Fordzie Kopoli w latach 80. i o ojcu 63. Pamiętajcie, że wysłuchaliście tej opowieści tylko dzięki wsparciu patronek i patronów. To ich wsparcie umożliwia mi to, że po godzinach po mojej pracy dziennej na uczelni mogę usiąść przygotowywać te notatki, czytać te książki, tworzyć dla was te opowieści. To jest owoc bezpośredni wsparcia patronek i patronów, dlatego serdecznie was zapraszam, patronite.pl łamane przez Spoilermaster. Jeżeli podobał wam się ten odcinek, wesprzyjcie proszę moją pracę, a jeśli nie możecie jej wesprzeć, proszę, szerujcie podcast, dzielcie się nim, tak żeby znajdował kolejnych słuchaczy, kolejne słuchaczki. Dziękuję wam serdecznie, tym samym domykamy sagę Ojca Chrzestnego w Spoilermasterze.